No i siemanko, witam wszystkich, Robino z tej strony, o kurcie, ale szybciutko, 16.45, a my już zaczynamy zabawę, zaraz zobaczymy, czy się wszystko odpali, jak się wszystko odpali, to zacznę wrzucać informację, że stream się zaczyna, żeby nikt nie przegapił pierwszego streama z Dragon Age, kurde, ale fajnie, że w końcu zacznę, bo już trochę nie mogę się doczekać, przyznam wam się bez bicia. Oczywiście wszystkich powtórkowiczów witam, no a za chwilkę przybędą cwaniaki na żywo, także się będę witał i napiszę siema. Zapraszam wszystkich na streamka. Dziś się zaczynamy nową przygodę z Dragon Age. No myślę, że będzie wesoło całkiem, bo pierwszy odcinek to zawsze będzie dobry start. Jak dobrze zaczniemy, to i dobrze będzie leciało. Witam Loczek Toczek, siema oficer Tempeny, siema Mikołaj, siema Koristo, prawilny ziomek, siema. Ale cwaniaków, witam, witam. Hal, dzień dobry, cześć Kuba. No witam cię Robinie, hej oczaty, cześć wszystkim. Siema, siema, dobra. Od razu tu wrzucę info. Wszystko póki co działa i to mnie cieszy. Siema, zapraszam wszystkich na streamkę. Dziś zaczynam nową przygodę z Dragon Age. Okej, myślę, że takie info na cwaniaczki Robina może lecieć. Na grupę magnacką również zaraz wrzucę. Co ja wrzucę też może na mojego fanpage'a. Powrzucam gdzie się da, będzie myślę spoko. Lecimy z koksem. Witam cię Robinku, siema w ogóle. PlayStation 4. Nie, to PC-cik tylko i wyłącznie. Elo, witam wszystkich. Kurde, dzień dobry, siema, siema. My man, siema oficer Tempeny, siema. Co ten cwaniaku, już tutaj jeszcze tylko, bo fanpage'e przerzucili teraz w jakieś inne miejsce, więc trzeba się naklikać. Na Discordzie już linczek jest, to dziękuję, to nie będę musiał na Discorda już wrzucać. Opublikuję na Facebooku, żeby każdy zobaczył i będzie w sam raz. Piękna gierka, lubię naleśniki, o, smacznego, też bardzo lubię. Dotrzyj ze swoim postem do większego grona, ale już na cwaniaczki wrzuciłem, także Facebooku nie trzeba. No i moi drodzy, zaczniemy dzisiaj. Dragon Age, początek na redukcję masy, zbieramy pieniądze, śmieszki oczywiście. Tutaj ustawiłem taki cel trochę ten. Chciałem, wiecie co zrobić? Chciałem zrobić tak, o. Weźmiemy to gdzieś tu, przerzucimy, pozwólcie. Nie wiem, nie gdzie do końca będzie lepiej, czy lewo, czy prawo. Później najwyżej będę kombinował. No i oczywiście bezi tańczący na liczniku. Zmieniłem żabę na beziego. A, ojej, okularów zapomniałem w sumie zdjąć po pracy, a bo dzisiaj sobie siedziałem w oksach. Zwykłe okularki takie niby z filtrem niebieskiego światła. Jest nawet coś napisane na nich, ale nie przeczytam wam dokładnie. Niby coś tam ten. Takie jakieś, takie zwykłe, najprostsze. A czasami sobie w pracy zakładam, no w sumie nie wiem, no w sumie, czy w okularach, czy bez okularów, cwaniaki, jak wolicie, Robina, to jest takie ten, Paulina, hejka, siema ty, witam, ahoj Macio, siema Adamek, w ogóle, siema Rafale, siema Tokar i witam wszystkich zielonych cwaniaków, cześć Karnisie, również Wojciechu, na dzień, no dzień dobry, siema, siema, także no, cieszę się, że was widzę wszystkich tutaj. Wydaje mi się, że już żeśmy tutaj wszystko ogarnęli. No i co, możemy zaczynać chyba? Kurde, ja tutaj wyjem i lasencja w tle gdzieś, a tu już gra odpalona, czekałem na was. Zwykłe okulary plus 20 do inteligencji. Cwany Robino. Nie no, nieźle. No, zdrowie dla oczek, dokładnie. Ja siedzę strasznie dużo ostatnio przy kompie, także no. Ale muszę sobie sprawić jakieś fajnie, trochę lepsze, fajniejsze. Ten pan inteligent, ta, oczywiście. No i moi drodzy, opcje wszelakie, nie wiem, czy was to interesuje. Gramy oczywiście na full wypas opcji, na maksa, wiadomo, na najwyższych, jakie się da. Paulina mi zrobiła listę różnych modyfikacji, także też parę jest wgranych, nie zmieniają one zbyt wiele, także też tutaj nie ma się co przejmować. Nie wiem też, czy one działają, czy nie, szczerze wam powiem. Mam nadzieję, że dobrze je zainstalowałem. Normalny poziom trudności chyba będzie spoko, raczej. No, takie pierdoły. Nie wiem, nie mogę zmienić tutaj tego, żeby było większe trochę. No, ale co, zaczynamy nową grę, Dragon Age początek, Origins, let's go. No i zaraz będziemy tworzyć postać, tylko posłuchajmy, co mają nam do powiedzenia tutaj w giereczce, co się będzie działo. O co w tym chodzi? Powiem wam, że ja grałem ostatnio... Zakon naucza, no, że to ludzka pycha sprowadziła na nasz świat temu mroczne pomioty. Z 11 lat temu może? Magowie chcieli posiąść niebiosa. Magowie. Lecz łapy precz od złota. Zniszczyli je. Adamek, 5 złotych. Ja osobiście wolę Robina w masce gazowej, kareta. Zostali wygnani. Spaczeni i przeklęci się walają, z powodu swego zepsucia. Macha jest, tylko że zakurzyła się. Powrócili jako potwory.
Pierwsze mroczne pomioty. Mroczne pomioty, no tak, tak było, rzeczywiście. Już zapomniałem, o co w tej gierce chodzi. Łapy precz od złota. Popcie Jezusa, 10 złotych. Siema. Masz Robin na bułkę za wrzucenie kolejnego. Stali się straszliwą plagą. Dziękuję bardzo. Niestrudzoną i niepowstrzymaną. Na masę, robimy masę, kurde, no, mroczne pomioty, jak widzicie, magowie, co się mrocznymi pomiotami. Królestwa krasnoludów. Co tu się dzieje? Potem pomioty ruszyły na nas. Z głębokich ścieżek. Łapy precz od złota. Kojarzą. Na skraju ulicy. Ale się sypie hajs. Co się dzieje? Nie zdążyliśmy nawet zacząć, kurde. Dziękuję bardzo za 3 złote. No jak widzicie tutaj, tu byli szarzy strażnicy chyba, no nie? Coś tak kojarzę. Bo wiecie, grałem dawno temu, więc coś pamiętam. Rozpierducha na całego. Ajaj, ale creepy giereczka. Przybyli szarzy strażnicy. No, właśnie śmieszne, bo Morrigan najbardziej mi zapodobał. Mężczyźni i kobiety, żebracy i królowie. Zaraz po... Szarzy strażnicy Zostańmy, poświęcili wszystko, by powstrzymać siły ciemności. I zwyciężyli. Strzały robią. No kurde, szarzy strażnicy, moi drodzy, koksy największe. Większe to mniejsza rozdzielczość. Znaczy, no, jakbym grał w 1000 Full HD, to by było większe na pewno wtedy, a ja gram w 1440p, także no. Chcę sobie na początek chwilę, potem lecę do maturki powtarzać. O, kurczę. Już matury? O Jezu, maj to już za miesiąc. To się... O, narobiło. No, Leliany to nie kojarzę, ale Morrigan bardziej. Ale Morrigan chyba była trochę wredna, ale fajna. Trzymamy strach na wypadek, gdyby pomioty powróciły. A ci, którzy obwołali nas kiedyś bohaterami, zapomnieli. Zawsze niepamięć prowadzi później do różnych skutków. To jakiś jest ziomo. Jest nas niewielu. Nasze ostrzeżenia zbyt długo były lekceważone. Oj, oj, kosa w żebro. Znaczy w klatę w sumie nawet. Sidro. Henek i Możliwe, że jest już za późno. Na własne oczy widziałem to, co nadciąga zza horyzontu. Co nadciąga zza horyzontu? Stwórco. O kurde. Wspomóż nas. Atak na Kermoren normalnie, co się dzieje? Bierz Morrigan albo kula w łeb? Dobra. Kim sobie zagrasz? No właśnie, bo to... O, chyba teraz to będzie moment. Wybrane pochodzenie określi twoją... którą z 6 początkowych historii rozegrasz. Płynie także na reakcję twojej postaci podczas gry. O, shit! To jeszcze te piękne czasy, gdy wybór jakiegoś tła bohatera miał jakiś wpływ realny na to, co się dzieje. Ja pierdykam. Dobra, cwajaki, co robimy? Babeczkę robimy? Jakieś fajne armorki są w tej gierce? Ja muszę tu taktycznie sprawdzić jedną rzecz. Oh, name, bro. Nie, no, dobra. Laska widzę, łapy precz od złota. Facet dobrego pizza. Ma to kart widzicie? Co jest? Halo, pieniądze. Ja cię sunę. Najpierw masa, potem hibernacja. No, kurde. Nie, no powiem wam, że te święta były naprawdę... pyszniutkie jedzenie. Super było. Naprawdę powiem wam, że się obżarłem okropnie. Dzisiaj praktycznie cały dzień na lekkim jedzonku i herbacie. Trzeba wrócić do rzeczywistości. A cześć, Robin. Cześć wszystkim. Oczywiście dzisiaj ma czaty. Dzięki za łapy precz od złota. O matko, co się dzieje, ty? 5 złotych. To mala, no subcio jest, powiem ci. Chciałem, właśnie tak liczyłem, że po streamkach odpalę od razu sobie streamka, no i to mi się podoba, także wszystko jest super. A, patrzę jeszcze, co tutaj piszecie. Rób kobitę jakąś truskawkową. Och, kurde, chcecie lasencja, żeby była? No ostatnio żeśmy Geraltem też ubiegali, także kobitek było mało. Tutaj jakaś lasencja jest. Która fajna? Elfka? Po zniewoleniu przez ludzi większość elfów straciła niemal cały dorobek kulturowy swej rasy i wiodła, że bracze życie w miastach. Co ty gadasz? O nie, to słabo, byku. A co daje ten? Co daje na przykład kobita? Do siły, zręczności, magii, do sprytu. To takie multifunkcja taka jest z tej kobitki. Nie dość, że biega, bije, to w ogóle wszystko, co się da, robi. Nieźle. Magię będę grać. A wiesz co, nie wiem właśnie. Zaraz pomyślimy. Elf Łotrzyk, też mi spoko. Z dotacjami szaleją, no kurde. Powiem wam, że no, to już streamka chwilę nie było. Wszyscy się stęskli na pewno za tym. Perez, siemaneczko, cześć. Go krasnolud z plepsu. Takiego turbokoksa z dwoma toporami lejącego. To by było całkiem spoko. Dragon Age jest pod człowieka szlachcica domyślnie, a za kiedy mówisz? O, to ja widziałem. Arbutrus, siema, robię w okularach. Dawno nie było. No zapomniałem po streamkach odpalę sobie streamka. No, po świętach sobie streamka odpalę, będzie fajnie. Także dobrze ten. O, laska w tym, a to ma jakąś różnicę tutaj ten? Kurde, co jest? Oszukują!
Ta pani Magini, coś tu się stało, dziwne. Ole, kurczę, ty, ej, ale taka wojownik kobieta, człowiek szlachcic, brzmi spoko. I ona ma kosę i tarczę, całkiem fajnie. A łotrzyk? A, łotrzyk ma dwie kosy. Uuu, to też fajnie. Ale tu jest, ktoś tu oszukuje, ktoś tu oszukuje, co jest? Jakaś zbroja oszukana jest trochę. Nie podoba mi się to, nie, żartami oczywiście, heheszki, ale nie wiem. Trudna decyzja. XD bierz, Paulina coś mi tu podpowiada. Co mi podpowiadasz, Paulina? Żeby kobitkę wojownik sobie strzelić taką fajną? Kurde, no, to mogło być spoko. Łotrzyca, Ilina po prologu. Bonusy są niezależne od płci, tylko rasowe. Okej, spoko. No to kobitkę możemy zrobić w sumie, może być całkiem fajnie. Chociaż nie wiem, no facet, a nie wiem, bo tu są jakieś romanse chyba, nie? To też, kurde, żeby nie było przypału, że wezmę sobie laskę i najlepsze romanse nam uciekną. Chyba był na początku pod Dalikę, elfkę nie zmienił. Łotrzyce mordo, łotrzyka mówicie, dobra. To kobita łotrzyk. No to kobita łotrzyk nam się robi szlachcianką. No spoko w sumie. Dwie kosy ja to lubię. Bladerem grałem w Kabala, to moje klimaty są. Ma sześciopak na klacie udawany. Wojem idź, bo najlepiej dwóch wojów, jeden mag, jeden łotrzyk. Dobra, damy radę, na normalny będę grał, to sobie zaoramy wszystkich. Z laska też można romansować. O, to git, to fajnie. To mi się podoba. Ej, no trzy części chłopa Gerwanda i teraz kobitę trzeba. No dobra, czyli mamy ustalone z czatem tutaj. Kobitka człowiek. Łotrzyca ten, chociaż elfka, a elfka co daje tutaj, jaki bonus? Do siły woli i do magii. Nie, to kobitka ta fajniejsza. Dobra, no to mamy wybrane, elo. Można, o kurde, jeszcze, o nie, tyle ustawień. Dobra, macie coś takiego fajnego, o, to już mi się podoba, renderowane, spoko. Coś, o, to też, o, to mi się podoba, fajne te warkoczyki na głowie. Bo kurde, ja tu będę pół streama dzisiaj robił tego babiszona, nie ma szans. Tylko jak grasz kobietą, to z Morrigan to nie da się. A no dobra, no to będziemy ocierać łzy, możliwy romans dla kobiety. A Alister? A to Alistar czy Alister? Jakoś tak, oraz Morrigan. To jak, to sprzeczne, tutaj widzę informację Paulina Jasakhedet, że można i nie można. Ma ustawień, masz niżej. Dobra, to nie wiem, weźmy startową taką sobie laseczkę, całkiem fajnie wygląda. Skóra kobura, o panie, o można tatuaż dowalić, co masz? O, zajebiste panie, dobra, to mi się podoba. Możliwe, że też tutaj jakaś modyfikacja na ładniejszy na przykład wygląd już wjechała. Ale te podkrążone oczy, to ja rano jak wstaję, tak wyglądam, to może być. Co to jest? Kolor tatuażu można. A to może taki jakiś lżejszy, żeby nie był taki walący po oczach. Jakiś taki żółty był ładny całkiem. Ja, no nie, mogli dać jakiś podstawowej Eldorado. Czekajcie, złoty taki też był ładny tutaj gdzieś. Gdzie jest ten złoty? O! Ten też całkiem fajnie wygląda. Łapy precz od złota. Pasuje mi. Dioblik, dziękuję za 6 złotych, Diobliku. Dajcie znać, jakby mi tu green screen się psuł w prawym dolnym rogu, bo wiecie, lampy się jeszcze rozgrzewają, także pewnie przyciemniałem później. Dioblik, dziękuję za 6 złotych. Pytacie mi o święta. No święta mi minęły na jedzeniu i siedzeniu przy stole tak naprawdę. Całkiem wesoło, muszę przyznać. Nie, no ogólnie bardzo sympatycznie. W końcu, no wiecie, tylko niestety jeden dzień był wolności od pracy tak naprawdę, no bo wczoraj. Także niestety niezbyt wiele. Dobra, taka w sumie lekko opalona fajna jest. Zmarszczki bruzdy, co to daje tutaj? O kurczę, nie wiem. Taka zwykła. Oho, dobra, nie no, siema. Weźmy, zróbmy jakąś taką cyk dwójeczka. O, cyk dwójeczka, fajnie to się prezentuje, ładna jest. Ale sobie kreator postaci, tak, super, nie, dlatego ja wolę jednak, jak mi dają, tak chyba od razu postać, graj se chłopie, no nie, bo tak to jest godzina siedzenia i o mój Boże, kombinuj człowieku. Dobrego dnia, dobrego, to Mateuszu. Do wymiany Dragon Age nie ma S, co gra akurat Worginsa, już szósty streamer, jakiego znam. Tytuł? A co, ja wpisałem Dragon Ages? Czy jak? Ja to, co ja zrobiłem? Ja popsułem coś, jakąś nazwę? Nikt mi nie mówi z czatu, że Robin, trollololo? Co ja wpisałem? Jaki ja mam tytuł streama? Zaraz to zobaczę, tylko się wczytuję 10 godzin. No dawaj, YouTube Studio. YouTube ostatnio ma znowu jakieś takie problemy z wczytywaniem. Halo. Zaczynamy nową przygodę. Dragon's Age. O, rzeczywiście. A to Dragon. Jeden był Dragon chyba tylko. O, fajnie, że mi... Okej, okay, się nie, coś nie wczytuję, bo jak edytuję, to mam to tylko test streama z GoPro 9. Dzięki YouTubie, no, bardzo fajna zabawa. O nie, dobra, Dragon's Age. Dragon's Age? Dragon? Dragons? Kurde, a YouTube podaje, że Dragon, że był jeden smok. Są jakieś problemy w zeznaniach tutaj. Dobra, elo, gramy, bo nie mogę tego zmienić teraz, to już pies tym. Włosy są fajne te, powiem wam. Taka krótka fryzura, jakieś tutaj takie warkoczyki, całkiem spoko. A jakie są jeszcze inne opcje?
Nie, ja lubię takie te krótsze włosy, zawsze mi się podobały. Sanie długie też są spoko, ale tak myślę, co by pasowało do takiej łotrzycy, no nie? Bo to jednak... Te, ale wszystkie krótkie, okej, okay, no to spoko. To nie wiem, wybierzmy sobie jakiegoś... No to jest git, kurda, brwi? Możesz mieć jakieś bardziej, mniej? Dobra, takie zwykłe. O, bez brwi będziemy jechali. Karyna sobie domalujesz później od tej linijki, pociągniesz. Kurde, kłaki! Rude byśmy mogli zrobić nawet, ale takie białe fajnie wyglądają. Pasowałyby, chociaż takie ciemne to bardziej takie łotrzyka, nie? Coś się chowa w cieniu, ciemne kłaczki, te sprawy. Brwi sobie możemy zrobić za to takie czarne, może bardziej? Nie wiem. Słabo to wygląda, może takie mniej czarne, jakieś brązowe? O, te są spoko chyba całe. Dobra, elo! Ja pierdolę, będę tu siedział teraz 2 godziny, co jest? No nie, dobra, kształt osób. Nie, no tak to wszystko tu fajnie wygląda już. Usta ma też takie całkiem ładne. Zgryz, co to robi? O kurde, mogę takie o... Zgryziątko małe można zrobić. Takie wyrównane raczej, nie wiem, no. Szczęka policzki, może być. Czoło masz całkiem spoko. Lądowisko będziemy otwierać chyba. Nie no, żartuję, jest okej. Okay. Szczena jest, szyja uszy. A uszu to nie widać i tak, więc lać na to. Podobizna, spójrz w górę, w dół. Co jest? A, tu, to jeszcze można. O, to spoko. Strzelimy sobie tutaj taką podobiznę. Zoomować możemy, nie ma problemu. Rów w górę, w dół. A to tutaj w lewo bardziej. Ja wolę tak, jak jest na środku. Będzie fajnie wyglądało. O, jakieś tło sobie zasadzimy. Fioletowe, zajebiste, no. O, co to? XD, co tu się dzieje? Jakie miny? Dobra, jaką minę bierzemy? Taka jest zarąbista, biorę to. Dobra, kończ waś wstydu, oszczędź. Nasza lasencja wygląda... A oczy? Możemy ci jakieś ładne jeszcze? Kształt oczu w sumie wygląda spoko. Najgorzej, że zazwyczaj oczy psują wszystko, co się da, więc no... Te są takie całkiem fajne, te są takie całkiem spoko. Wielkość oczu. O kurde. Kawaii! A! Japoński, o widzę, że już pociemniałem na szczęście, to będę mógł zaraz poprawić kamerkę. Nie, no kurde, nie będziemy robić, standard europejski będziemy tutaj lecieli chyba. Czekajcie, bo tu się już kamera powoli psuje, to jest sobie hits plus się. O, patrzcie jaki robino jasny, ładny. Co tam u was jeszcze tutaj? Jezu, ale podekscytowany jestem, widzę, że wszyscy na historię czekali bardzo. Grasz samą podstawkę, czy masz coś doinstalowane? No mam wszystkie DLC, które tam mi z Discorda cwaniaki kazali, żebym kupił i zainwestował pieniądze, ciężko zarobione, także tak. Tulio, w ogóle też witam serdecznie wszystkich, hej hej, witam. Jeśli kogoś nie przywitałem osobiście, to wybaczcie, ale no jestem zajęty tym tworzeniem. Chciałbym, żeby w miarę wyglądała ta nasza lasencja. Dobra, wielkość oczu zrobimy taką średniaweczkę typową. Rozstaw oczu, możemy Sida zrobić z epoki lodowcowej. Nie no, też tak średnio, żeby było, bo później to się psuje, jakoś tak niefajnie to wygląda. Oczy tu niżej, kolor oczu, jakie możemy mieć ładne, jakieś takie zielone by się fajnie wyglądały całkiem, albo takie błękitne. Kurczę, no nie ma zbyt dużo tych oczu, może taki jakiś niebieski kolorek. O, te zielone są całkiem takie fajne, bo taki pomiędzy kolorek, co tu się dzieje? Szerokość brwi. To nie brwi, tylko czoło nasze jest tutaj, a nie brew. A nie, dobra, tak. Taką zmartwioną dziunię robimy. Nie, no niech będzie taka w miarę spoko. Kurde, zrobista laseczka wyszła. Chociaż te kości policzkowe ma takie bardzo... Taka chudzinka jest. Będziemy musieli kiełby troszeczkę... Ze świąt jeszcze jedzenia zostało, to poczęstuję, zaraz się poprawi. O, szczęka policzki tu jest. Szerokość policzka. O, od razu, jak Robin po świętach, nagle. Robin przed świętami, Robin po świętach. Nie, no dobra, zróbmy normalnie tę laskę. Niech ma troszeczkę tutaj, o, buzię taką. No i super, robimy, jest idealna laseczka. Jezu, tak szale jest najlepsza Liliana. To Dungeons and Dragons? Nie, kapitan, to nie jest Dungeons and Dragons. To osobny zupełnie świat. Szale to wygryw, uwielbiam jej historię. Stwórz Raven. Waifu robimy. Czy jest waifu odpowiednia? Podobizna mi się przepięknie tu podoba. Ale chyba jednak wiecie co, zmienię jednak ten wyraz twarzy, bo jak mam patrzeć na to... To jest wyraz twarzy świetny, ale zróbmy taki w miarę jakiś taki sympatyczny, taki cwany może? Nie no kurde, chyba... Albo przypał turbo, albo normalka. Nie, no przypał turbo. Nie, dobra, normalkę zrobimy. Nie, bo jak będę miał przez całą grę patrzeć takie wykręcone coś, to ja nie chcę. Nie, przepadło. Witaj. O, to jest mój głosik, dobra jest. Nie wyszło. Ej. Moja broń nie działa. Witaj było fajniejsze. Zejdź z drogi. Weź powiedz witaj jeszcze raz. Do zobaczenia. Witaj, chcę usłyszeć. Oszalałaś. Nie, witaj. No. Witaj. Uszanowanie. Uszanowanko! A! Nie działa! Nie działa. Przesuń się. Ej, ale wgrywałem chyba mody, żeby miały ładne zęby, a tu jakieś takie kurde żółta... Cześć.
Żółte, niemyte. Moje zaklęcie! Brutalny. To nie działa! Dajcie coś innego! Uszanowanie. Zaklęcie przepadło. Witaj. Przecież tu jeden pies wszystkie nie są. Nie mogę czarować. Nie, no dobra, tajemniczy jest trochę inny. Ten doświadczony jest świetny. Witaj. 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 Witam was, siemanko, Rowińskiej, z tej strony. Witaj. Witaj. No nie mogę, dobra. Biorę witaj. I tak mało będziesz słyszał jej. A to spoko, to witaj. Witaj, zostawiam. Witaj. Witaj. Dobra, jak się nazywa? Eliza Konsusland? Nie, no panie, no nie. Elisa to mi się kojarzy z tą, z technikum, no. Nie, musi być jakieś inne imię cwajaki. U mnie też padał śnieg jak w Life is Strange. W ogóle co się dzieje z tą pogodą? Miała być wiosna, a jest jakaś kupa. Dawajcie kurde wiosnę w końcu, przecież ile można czekać na ciepełko. Nie no. Dobra, jakieś imię. Elo Elo. 320. Nie, dobra. Macie jakieś Robinara? Nie, no bez przesady, zróbmy coś normalnego. Romanse to będą później, spokojnie. Janina, o, Janina jest ładne imię. Raven albo Nira, nie, no zróbmy coś takiego, ten. Dobra, ja tu muszę pomyśleć. Janina, Zdzisława, to bardzo ładne imię, ale nie będę, może przesadzał. Robina Skateboardia. Śliczny Robin w okularach, a dziękuję, dziękuję. Dobra, i Jaina, o, Janina, Jaina, to już tak spoko. Grita, będziemy sprzedawać sukienki, żeby mieć pieniądze na itemy. Coastland, się czyta nazwisko, Coastland, a mogę zmienić nazwisko, czy to, o, to tylko imię, to git, jak samo imię Bogusława, o, Bogusława, a wejdzie, Sława? No panie! Bogusława działa! A Bogusława przez ukreskowane? Co ty mówisz? O mój Boże, to ja pomyliłem. Gocha, 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 3 złote, będą dotacje leciały. Gocha, gocha, a nie można trójki wpisać, to trzeba wpisać tak. O nie, gocha, ale gocha, gocha mieści się idealnie! No, ale nie można nic więcej dopisać, o kurde. Dobra, Velaya, o, Velaya też spoko, w sumie by się kojarzyło gotikowo fajnie. Bogusia, ty, Bogusia to jest takie ładne imię. Z Bogusią jakoś kiedyś pracowałem. Czekaj, w której robocie z Bogusią pracowałem? Nie wiem, czy w KFC nie mieliśmy Bogusi. Bogusława, Bogusia, no widzę, że tutaj Bogusława, Paulina jakieś, nie, bo nazwisko z pochodzenia wychodzi. A, dobra, Nadia, o, Nadia spoko, robię to też chyba żeńskie imię? No tak, je, chyba tak, chyba jest. Hilda, Milwa, widzę tutaj, dawaj Velaya. W sumie, kurczę, Velaya będzie fajnie pasowało nawet. Możemy zrobić taką jakąś odmianę egzotyczną imienia Velaya, na przykład a my gramy laseczką człowiekiem, tak? To chyba ten, Vela... Robimy przez na przykład 2A, nie wiem, Velaya? Velaya, kurde, niezłe jaje. Jessica! Elo, Boguś, fajna oksy i clickbait na miniaturce, szkoda, że nie... aż szkoda nie zobaczyć tej Morrigan. Miniaturka taktyczna od Robina. Wiadomo, siema, John. Ciema, cześć, no wiadomo. Rizzo, dzień dobry, witam. Dobra, to robimy taką Velaya przez 2A. Coastland, czy jak tam podpowiadaliście. Szybka gra, nie, no dalej, let's go. Patrzcie, jaka esencja. Dobra, punkty jeszcze do wykorzystania. Mamy sprytu 15, to zgaduję, że jest mi potrzebne jako koksowi łotrzykowi. Ja myślę, żebyśmy dobili do 12 każdą możliwą tą. Każdą możliwą tutaj jakby statystykę. I byśmy sobie załadowali w zręczność, jako że jestem łotrzykiem. Jak myślicie? Będzie dobrze? Chociaż ta magia mi niepotrzebna, wywalaj z tym. Zręczność 17, elo. Zręczność plus spryt. A zostawić te na najniższych, jakie można? Jak myślicie? Na najniższych punktach? Zręczność i spryt. Spryt 16 najlepiej, żeby był. To zręczność ten. By można było tak, co najmniej, pewnie. Bo siła określa sprawność fizyczną postaci, bezpośrednio wpływa na obrażenia fizyczne zadawane przez nią podczas walki, a także na celność ataków w walce wręcz. No to mi się przyda, skoro gram takim tym łoczykiem, cwaniakiem, bydlakiem, śmierdzielem. Zręczność i spryt. Wszyscy magia, siła, woli są bezużyteczne dla łoczyka. Okej, okay, okej, okay, no to na pewno nie będę dawał. A zręczność, spryt, reszta wyladne na ten moment i kondycję dawaj. Aha, dobra, czyli co, na początek rozdajemy tak punkciki mniej więcej, coś takiego, a później ładujemy, później kolejnymi poziomami będziemy kombinować, tak? Możesz siłę dla zbroi. A, okej, okay, niby łotrzyk, a zbroja u jakużymskiego gladiatora, no kurde, fajna laseczka nam wyszła, taka, nie garb się, co to ma być, zaraz cię pajączka zamontujemy. W kondycję też trochę można, ale to może zrobimy, nie wiem, coś takiego, jak myślicie, 18, 16, 11, także żeby, wiecie, żeby nie mieć niczego na 10,
jakby, nie? Żeby na tej najniższej możliwej nie mieć żadnej statystyki. Łuczyk jest tu jak łucznik używający sztyletów w ostateczności. A, będziemy pizgać z łuku. Survival, siemaneczko. A to spoko. Przynajmniej cycki zakryte nawet. No, family friendly content. Ale takie tutaj widać, że coś tam jest. Znajdziemy dobrą zbroję, spokojnie wszystko przed nami. Dobra, staty są całkiem gitara, siema. O, jeszcze tu mam jakieś umiejętności. Dobra, statystyka, znaczy możemy ważyć trucizny. Szkolenie bojowe mamy już rozdane. Taktyka, potrafi szybko formułować strategię podczas walki, zyskując dodatkową akcję taktyczną. Okej, zielarstwo, to jest spoko, widzę. Kradzież. Postać jest dostatecznie szybka, by podkradać innym wrogom lub sojusznikom po drobne przedmioty, o ile nie mają się na baczności. Ty, złodziejstwo to brzmi spoko. O, sztuka przetrwania by pasowała. Perswazję dawaj. Perswazja, okej. Okay. Perswazja, które to jest dziadostwo? Perswazja, to będzie ten przymus, tak? Silnym darem przekonywania, by mogli nakłaniać inne osoby do zmiany zdania. Poziom siły wpływa na zdolność zastraszania rozmówców, podczas gdy spryt czyni postać bardziej przekonującą. Okej, okay, czyli przymus. No to brzmi, że otworzy nam niejedną ścieżkę dialogową na jakieś fajne, questy i tak dalej. Także na pewno spoko sprawa. Zależy od sprytu, tam było, tak? Więc my jesteśmy sprytnymi cwajęczkami. Będzie w sam raz. Dobra, to kolejne jakieś do wykorzystania. Dwie bronie, łucznictwo, łotrzyk, nieczysta walka. Łotrzyk obezwładnia cel, który nie otrzymuje od tego ataku obrażeń, ale zostaje na chwilę ogłuszony. O, spoko. Cios poniżej pasa, zręczne łapki, kamuflaż. O, kamuflaż byłby fajny. I co mówicie, żeby lepiej pod łuki iść? Jak myślicie, cwajaki, czat? Przymus dla łotrzyka jest okej, to spoczko. Panie, bo pisałem ci pod jednym odcinkiem, że w Bensali Kowal ma zajebisty projekt miecza mistrzowskiego, Wojtek. O, to spoczko. Jeszcze mam plan przelecieć się po wszystkich kowalach i kupić, żeby mieć każdy możliwy właśnie plan, projekt, więc Wojtku na pewno też odwiedzę ziomka z Bensali. Pod duale bierz. Siema Stachu, siema, witam. Pod duale łuki są useless w tej gierce. No ładnie, ładnie. Ale to przynajmniej to wagon coś spartoli podczas tworzenia postaci. O kurczę, to lepiej nie wiesz ten. Dawaj pod duale, dobra. Lecimy pod duale. Walka dwiema brońmi i jedziemy. Podwójne uderzenie, zamach dwiema broniami. Podczas wykonuje szeroki zamach obiema broniami, trafiając po bliskich wrogów i zadając znacznie większe obrażenia niż normalnie. A tutaj podwójne uderzenie. W tym trybie atakuje jednocześnie obiema broniami, ataki powodują większe obrażenia, ale postać nie może zadawać regularnie trafień krytycznych. O nie! Ciosy krytyczne to jest spoko sprawa. A poniżej pasa? Łotrzyk wyprowadza błyskawiczny i bardzo niehonorowego kopa, zadając im normalne obrażenia i obniżając obronę i szybkość poruszania się, o ile cel nie wykona testu odporności fizycznej. To brzmi spoko, ale wydaje mi się, że można by było jeszcze tutaj na przykład zamach dwiema brońmi, bo to jest właśnie znacznie większe obrażenia niż normalnie zadajemy i trafia po bliskich wrogów. To by mogło być spoko, jak myślicie? Wydaje mi się, że tutaj tak rozdalibyśmy te punkciki. Może to albo to, szczerze nie ma to większego znaczenia, ale łuk daje większy damage i efekty. Okej, okay, ale walka dwoma brońmi myślę, że będzie całkiem fajna do oglądania, niż będę stał i pist, pist z łuku co 5 sekund. Granie pod łuki to wiecie, kurde, wydaje mi się dwie bronie fajniejsze. Ja zresztą grałem właśnie Bladerem w Kabala po prostu miliard lat i bardzo mi się zawsze podobała walka dwoma brońmi, broniami w sumie tutaj powinienem, chyba broniami jest, dwiema broniami. Więc tak, dobra git, to są gramy moi drodzy, zaczynamy, mamy fajną naszą tutaj licencję zrobioną, całkiem fajnie wygląda, powiem wam, podoba mi się nawet, chociażbym tu jakąś szminkę pierdyknął, ale nie ma co narzekać, poziom oczywiście weźmiemy sobie normalny, bo grałem ostatnio w Dragon Age miliard lat temu, nic nie pamiętam i to optymalny poziom dla graczy znających już gry fabularne, no ja znam, grałem w nie jedną, tu jakieś dużo większe wyzwanie niż średni poziom, więc wolę chyba taki normicki, normalny poziom, gramy w gierkę, o mój Boże, o, już myślałem się, że wywaliła się gra. Kuslandowie zarządzała ziemiami wysoko. Kuslandowie, okay. Dzięki sprawiedliwości oraz powściągliwości zdobywając sobie lojalność poddanych. Mhm, okej. Kusland. Kiedy wasz kraj okupowany był przez Imperium Orezjańskie, twój ojciec i dziad służyli bardzo królom, dziękuję, którzy toczyli nieustanne boje. Dzisiaj to twój starszy brat niesie sztandar rodu Kuslandów w służbie korony. Nie przeciwko Orle, lecz powstającym na południu bestialskim mrocznym pomiotom. Oj, to mi się podoba. Ufam więc, że te wojska wkrótce tu będą. Czyli wywodzimy się ze spoko miejscowego. Dziś w nocy, a jutro będzie rodu można ruszyć w drogę. Przepraszam za opóźnienie, mój panie. To wyłącznie moja wina. Nie, nie.
pojawienie się na południu mrocznych pomiotów wprowadziło chaos, ojej, prawda? Znam ten głos. Ledwie zdążyłem otrzymać wezwanie od króla. Ale co jest? Najstarszego syna wyślę z żołnierzami. My wyruszymy jutro, jak za dawnych czasów. Ale w ogóle, wow. Mój mózg, co jest? Mieliśmy wtedy mniej siwych włosów na skroniach i walczyliśmy przeciwko Orlezjanom, a nie potworom. Przynajmniej zapach będzie taki sam. Wybacz mi, dziecinko, nie zauważyłem cię. Halo, pamiętasz moją córkę? How? Widzę, że wyrosła na silną, młodą kobietę. Ale słuchaj. Miło cię znów widzieć, moja droga. No siema. O, i zaczynamy, moi drodzy. Nie wiem, czy... No tak, za przeproszeniem, gówno widzicie, bo oczywiście w lewym dolnym rogu musieli dać dialogi. Oh no, kurde, muszę wgrać jakąś modyfikację, może jest, która zmienia HUD, czy coś takiego. Bo jak widzicie tam, gdzie po prostu są zebrane wszelakie możliwe i czatek, i dotacje, i wszystko inne, to jest właśnie zawalone. I dialogi są w lewym dolnym rogu. Czy zostałam tu poproszona w jakimś konkretnym celu i wzajemnie Arluhou, czy twoja rodzina jest tutaj, a więc wjeżdżasz dopiero jutro? No to będziecie musieli się zdać na dialogi, jak nie będę wiedział co klikać, to będę wam dawał znać, będziemy razem wybierać, a tym razem ja tutaj mój syn Tomasz, wzajemnie o ciebie. Hołu. Może następnym razem powinienem zabrać go ze sobą. Etam, ty syna będziesz zabierać? Co to ma znaczyć? Geralt nawet wdało się załapał. Od razu, nie ma streama z Geralta po prostu. Dobra, on nas pyta, że syna chce zabrać. W jakim celu? Nie mam nic przeciwko temu. Tomasz jest o kilka lat młodszy ode mnie, nie interesuje mnie zaaranżowane małżeństwo. A w jakim celu? A w jakim celu, mówi. Jaka wygadana. Bardzo przypomina swoją matkę. Okej. Widzisz, z czym mam tu do czynienia, Hał? Mej zawziętej córce nic już nie można powiedzieć. Niechaj jej stwórca błogosławi. Co jest? Jadą nas na wejściu. Z pewnością ma talent. Co ma znaczyć? Trzeba jej się bacznie jest przyjrzeć. Jest modna zmiana czcionki, tekstu i tak czy siak, dziecinko, wezwałem cię nie bez powodu. Też będę musiał. Ponieważ chyba twój brat i ja wyjeżdżamy, może w przerwie wgramy? Zostawiam zamek pod twoją kuratelą. Albo weźmy chociaż przejdźmy do jakiegoś pierwszego zapisu i najwyżej na szybko wgram te modyfikacje. Na gogu jest zwiększony rozmiar czcionki. No ja właśnie gram na gogu i jest malutka. Chyba, że można to jakoś zmienić czy coś. No nie, no bo wiecie, chciałbym, żebyście widzieli, co się dzieje. Fajnie by było to gdzieś, nie wiem, przesunąć, powiększyć, żeby to było widoczne. Tak czy siak, dziecinku, wyzwałem cię z powodu, ponieważ twój brat jest i ja wyjeżdżamy, zostawiam zamek pod twą kuratelą. Jesteś pewien, na czym miałoby to polegać? Zrobię co w mojej mocy, ojcze, co takiego? Dlaczego nie mogę wyruszyć na wojnę razem z tobą i Fergusem? Czy to naprawdę konieczne? Gramy dobrego cwaniaka, czy takiego ten? Jesteś pewien, na czym to miałoby polegać? Co takiego? Dlaczego? A dlaczego nie możemy jechać na wojnę razem z wami? Jestem pewien, że dowiodłabyś swoich umiejętności. Ale nie chciałbym mieć do czynienia z twoją matką, gdybyś wyruszyła na wojnę. A, okej. Okay. Gdybym cię życie puścił pod pantoflem. Chyba bym nie zabiła. Już i tak strasznie się niepokoi, że Fergus i ja wyjeżdżamy. Okej. Okay. Jeśli nie pozwolisz mi jechać, to ja cię zabiję. O, shit, ale można jechać z koksem. To nie w porządku, chcę walczyć, dobrze, więc zrobię to, co według ciebie będzie najlepsze. Pozwól mi z nią porozmawiać, przekonam ją. Wątpię, znasz swoją matkę. Wyraziła się jasno, nie ma dyskusji. To poważne zadanie, proszę cię, byś wzięła na siebie wielką odpowiedzialność. Pozostaje tutaj tylko symboliczna liczba strażników. A w regionie należy utrzymać spokój. Wiesz, co mówią o myszach, które zostają bez nadzoru kota, prawda? Jeszcze kogoś musisz poznać, proszę, wprowadź cię Gdzie Duncana. Nie ma kota, tam myszy harcują. Duncan jakiś. No ci walną w klatę, co to miało być? To ma oznaczać wprowadzenie? To zaszczyt móc gościć w twoim zamku. O, to ten gościu... Wasza lordowska mości, nie wspominałeś, że obecny będzie szary strażnik. Duncan przybył niedawno, bez zapowiedzi. To jakiś problem? Nie. Oczywiście, że nie. Proszę o wybaczenie. Byłem po prostu zaskoczony. Uki. Spoko. Rzadko mamy przyjemność oglądać ich na własne oczy, to prawda. Dziecinko, mam nadzieję, że brat Aldus wyjaśnił ci, kim są szarzy strażnicy. Grałem w DAO, ale grałem jakieś spokojnie z 11 lat temu prawie, że coś tak czuję. Także było sporo czasu temu to, a wiecie co zrobimy? Spróbujemy może tak, żebym zrobił... się zastanawiam. Jakby można było to ładnie ogarnąć. Mógłbym wyłączyć layout i wtedy już widać więcej na pewno. Tylko wiecie, bez layoutu tak ten. Znaczy w sumie do przeżycia jest. A ostatnie dotacje byśmy mogli wtedy przesunąć troszeczkę. Może je przesunę bardziej tutaj gdzieś bliżej mnie.
Niech sobie lecą, chociaż tak się kończą, nie wiadomo nigdzie tak naprawdę. Trochę trzeba popsuć, żeby było widać, co tu się dzieje. Okej, nie wiem, ile będzie opcji dialogowych, ale to możemy zrobić coś takiego. Czas też bym mógł przesunąć troszeczkę gdzieś sobie tu bliżej wtedy. O, żeby było. I z tego czasu na przykład niech wyjeżdżają dotacje, to też by było spoko. Coś takiego. Co prawda bidnie to strasznie wygląda, ale chociaż będziecie widzieli w lewym dolnym rogu, co się dzieje. Znaczy i tak ta czcionka jest na tyle mała, że nie wiem, czy będziecie w stanie przeczytać, co tam jest napisane. No i dlatego tak trochę bida, ale no póki co niech będzie takie, tak ten. Tutaj cel dotacji w lewym górnym rogu nie zasłania niczego, więc chyba będzie okej w miarę. Dobra. I kocham cię, Robin, że grasz z człowiekiem. No wziąłem sobie laseczkę, tu z czatem wszystko wybieraliśmy, także no. Kurde, na tę właśnie serię czekałem PogChamp grać kiedyś w DAO. No właśnie grałem dawno temu, bardzo, bardzo dawno temu, dlatego zupełnie nic nie pamiętam. Także tym fajnie będzie grało. To jest zakon wspaniałych wojowników. Tu chodzi o szarych strażników. Brat Aldus wyjaśnił ci, kim szarzy strażnicy. Dawno temu pokonali mroczne pomioty, powiedział, że są małym zakonem o niewielkim znaczeniu. Dlaczego miałabym się przejmować? Dawno temu pokonali mroczne pomioty, z tego co obawiam słyszeliśmy. Obawiam się, że nie do końca. Gdyby nas teraz niestety nie ostrzegli o groźbie ze strony mrocznych pomiotów. Ale tekstury wywalone, co to jest? Połowa kraju mogłaby znaleźć się pod ich kontrolą, nim zdążylibyśmy zareagować. Siema, szefo! Duncan zajmuje się poszukiwaniem rekrutów. Nim razem z nami dołączy do pozostałych strażników na południu. Wydaje mi się, że ma na oku Sir Gilmora. Jeśli mogę pozwolić sobie na śmiałość, chciałbym zwrócić uwagę, że twoja córka także byłaby doskonałą kandydatką. Choć byłby to wielki zaszczyt, to mówimy tutaj o mojej córce. A co jest z nami nie tak, że mnie tu ale ten ojciec jest chamski, jak szkaluje ty. On jest jakiś uprzedzony do kobiet normalnie. Gościu, wiesz, tamten, że no, twoja córka by mogła fajnie tutaj nas wziąć ten, wziąć na nas wspomóc i w ogóle, i jest, by się może nadawała ten. Łe, mówimy o mojej córce, weź gościu, co ty gadasz? No w ogóle, co? Dlaczego tak szkalują? Wrenne to panie, takie towarzystwo. Jeszcze chciałem cel. Gdzie jest cel? Cel jest tu. A może jakbym ustawił mimo wszystko na środku? Nie będzie tak przeszkadzał? Bo tam na górze jest podpisane oczywiście. Także nie byłoby tak źle. No, całkiem. Teraz będzie chyba troszeczkę przejrzyście. Okej. Okay. Podoba mi się ten pomysł, ojcze. Czy nie jest jakiś powód, dla którego nie powinnam... Czy jest jakiś powód, dla którego nie powinnam się do nich przyłączyć? No właśnie. Sam dopiero co stwierdziłeś, stary przyjacielu, że szarzy strażnicy to bohaterowie. O co ci, ojcze, chodzi? Co to nie ma być? Nie mam aż tylu dzieci, żeby chętnie wysyłać je wszystkie na wojnę. Spoko. Chyba, że zamierzasz powołać się na prawo werbunku. Nie obawiaj się. Mimo, że przyda nam się każdy dobry rekrut, nie zamierzam naciskać. Kurde, ale rodzinka. Dziecinko, czy dopilnujesz, by pod moją nieobecność wypełniane były wszystkie prośby Duncana? Oczywiście nie wstawiaj na próbę mych umiejętności, wątpię, by moja obecność była konieczna, mam rację. No dobra, ziomo. Tymczasem odsłuchaj Fergusa i przekaż mu, by wyruszył pierwszy i poprowadził wojska do Ostagaru, dobrze? Okej, a gdzie jest Fergus w takim razie? Chciałbym zostać i porozmawiać z Duncanem. A gdzie ten Fergus? Bez wątpienia na górze, w swych komnatach. Spędza ostatnie chwile ze swoją żoną i moim wnukiem. Bądź dobrą dziewczynką i zrób o co proszę. Wkrótce ale ojciec jest trigger, nie mogę. Moi drodzy, nowe zadanie. Przełęcz z czegoś tam. Dużo, jak widzicie, nowych wpisów jakichś różnych. O mój Boże, co to za wpisów? Miliard. Zaczekam, niech zniknie i będziemy mogli wtedy zacząć granko. Nowe zadanie. Zadanie ojca. Okej, okay. Zaktualizowano zadania. Zadanie ojca. Znajdź Fergusa. Król Kailan wezwał Terna. Bryce'a tego Kaslanda, twojego ojca oraz Arla Hau na bitwę pod Ostragardem, czy jakoś tak. No całkiem grubo widzę tutaj, co to jest, zawartość do pobrania jakaś widzę. Łopanie, co tu się dzieje w ogóle? Jakieś statusy, aktywne, szczęśliwy kamień, łopanie, co to jest? Dobra, moi drodzy, mamy oczywiście już tutaj granko, jak widzicie. Jest nasza laseczka, mogę sobie biegać. Stosunki fabularne to znaczniki na mapie obszaru, które wskazują, gdzie musisz się udać, by posunąć do przodu aktywne zadania. Okej. Okay. Korzystaj z klawiszy wsad, aby się poruszać, no to standardowo. Korzystaj z myszki, przypisz obraz i tak dalej, no pewnie. Dziennik już żeśmy znamy. Dobra, cwęk, jest... Możemy grać! A mapa jak mi się przedstawia, tu jesteśmy my. Jest nasza Velaya, twój pokój, pokój Fergusa. To już widzę, gdzie musimy więcej biec. To może przebiegniemy się, a mogę z kimś zagadać, na przykład Duncan. O, jest na pomarańczowo, w ogóle tak od razu piszę. O nie, chce mi spuszczać w pierdy, co to ma znaczyć? Wpisy z DLC. A, okej, dobra. A jak widzicie, tu jest nasza ta
laseczkę. O kurde, ja tu mogę, już jakiś pancerz mam w ogóle. Co mogę z tym zrobić? Sprawdź wyposaż, wyposaż. Czy ja mogę... O kurcze, ja już tu zakładam jakieś itemy w ogóle. Co to ma znaczyć? Nieźle, buty jakieś lepsze. To chyba są z DLC też jakieś rzeczy. Wszystkie do atrybutów jakieś tutaj. Talizman dzikiego wilka. Regeneracja, pancerz, proto siły. Wow, panie. To chyba musi być ten, rzeczywiście. Z DLC jakieś pierdółki. Pas przywódcy gildii. Okej, okay, jakiś pierścień obietnic, ognista obrączka. Łopanie, co tu się dzieje? O, mogę dwa pierścienia, to też fajnie. Do wszystkich atrybutów plus jeden. Dobra, na razie to się, tak chciałem rozejrzeć, co po prostu mam. Układy lecznicze, jakaś księga. Okej, okay, dobra, na razie po prostu pójdźmy, pobiegajmy, zobaczmy, co tu się dzieje. Okej, okay, chciałem otworzyć drzwi. Prawym przyciskiem myszy, aha, prawym przyciskiem myszki, dobra. Wszystko jasne, to idziemy do naszego zioma, który ze swoją żoną siedzi. Z DLC, ty to zniszczyłeś, Kubaj. Co zniszczyłem? Halo? Zawartość do pobrania to, co masz pobrane i zwiedź mapę dokładnie. Użyj tej księgi. Okej. Okay. O, kurde, ile porad. Księga Formari. Chodź dążenie. Użyj. Ta księga daje czytelnikowi jeden punkt do wydania na umiejętność, co jednak czyni ją później bezużyteczną. A, okej. Okay. Spoko. Użyj. Hyc. Użyłem tę księgę? Nie wiem. Coś średnio ta księga. Chyba się nie chce użyć, niestety. Nie mogę nic zrobić. Zniszcz. To chyba było słaby pomysł. Jak widzicie, dużo tutaj tego, ale z księgą nie mogę nic zrobić. Póki co chyba. A nie, dobra, poszło. Ojej, musiałem ten. Wykształcony nowe osiągnięcie zdobyłem i mogę awansować. Co mi to dało w sumie? Mam 0 punktów tutaj i 0 specjalizacji. To tak średnio bym powiedział, że coś mi to dało. Zdobyłem awans, nic nie popsuło. Klikasz, wchodzisz z EQ, używasz po wyjściu z pauzy. Dobra, ale to tak coś, ten awans średnio mi wyszedł. O, gruby. Twoja matka powiedziała mi, że wezwał cię Tern, więc nie chciałem przerywać. Kto to jest w ogóle? Dlaczego mnie szukałeś? I ja witam ciebie, Sir Glimorze. To dobrze, biorąc pod uwagę towarzystwo ojca. No siema, Glimor. A dlaczego mnie szukałeś właściwie? Obawiam się, że twój ogar znów narobił w kuchni zamieszania. Co? Miania grozi odejściem. Jak to? Pies znowu wlazł do spiżarni. Zanim została kucharką, była moją nianią. Nie odejdzie, niania tak tylko gada, zawsze taka była, więc dlaczego mnie szukasz? Coś... A wlazł do spiżarni pies? Niezależnie od tego, jak bardzo służba stara się utrudnić mu wejście, zawsze tu trafia. O nie. Wiesz, jakie są te ogary Mabari. Słuchają tylko swej pani. Wszyscy inni ryzykują utratę ręki. Okej. Okay. Dobra, głupi pies nie potrafi się zachować, on dobrze wie, że nie powinien nikogo krzywdzić, w tej chwili jestem zajęta, no on dobrze wie, że nikogo krzywdzić. Wolę tego nie sprawdzać. Spoko. Masz szczęście, że posiadasz swego własnego ogara bojowego, wystarczająco sprytnego, żeby się nie odzywać, jak zwykł umawiać mój nie ojciec. Twoja Rambo to oczywiście Bambo. Oznacza, że bardzo szybko się nudzi. Niania twierdzi, że robi to całe zamieszanie wyłącznie ogrywać? Dla nie zabawy. Wiem jeszcze, Macio, zobaczymy. Tak czy inaczej, twoja matka kazała, bym ci towarzyszył do czasu, aż sprawa zostanie rozwiązana. Pójdziemy? No to idziemy do kuchni. Idź tam, skąd dochodzą krzyki. Kiedy niania jest niezadowolona, dba o to, by każdy o tym wiedział. Słusznie. Zamieszanie w spiżarni. On przyszedł gdzieś stąd, tak? Gdzieś ta spiżarnia tutaj jest. W takim razie arterium. Kuchnia jest tutaj. Dobra, jak dostać się do kuchni? Tutaj od prawej strony jest wejście, jakoś tak dziwnie. Podejrzane wejście do kuchni, tak tutaj z boku. Dzień dobry, gdzie jest niania? O, widzę, tu jest impreza. Zabierz twojego parszywego kundla ze spiżarni. Bambo, Rambo. On nas do siebie nie dopuści. Jeśli nie będę mogła wejść do spiżarni, obedrę was ze skóry, wy bezużyteczne elfy! Przysięgam! Halo. Spokój się, dobra kobieto. Przyszliśmy pomóc. Halo, odpalona. Ty i ty! Twój przeklęty kundel zakrada się do mojej spiżarni. Trzeba go uśpić. Ona była nianią tej laski? To trochę takie... Powiem wam, że ta rodzina jest dziwna. Nie podoba mi się tutaj to. Masz podziałkę na itemy, jak i są bonusy i możesz od razu najlepiej teraz pogadać z Duncanem. Okej, okay, okej, okay, spoko, spoko. Chciałem tutaj tylko zobaczyć. Przykro mi, że sprawiam ci kłopoty. Nianiu to nie kundel, tylko czystej krwi Mabari. To może powinnaś lepiej zamykać swoją spiżarnię. Może to ciebie należałoby uśpić. Ostro! To mi się podoba. Ale bym pocisnął niankę. Chyba. Ale to nie kundel, tylko czystej krwi Mabari, ty piaro. Wilk plagi, tym właśnie jest. Niby jak mam pracować w takich warunkach? Weź się, ojej, uspokój. Niech się pani uspokoi. No właśnie, proszę. Kurczę. Dość tego, odchodzę. Przekażcie to Ternie. Będę gotować w majątku jakiegoś miłego bana. Nianiu, proszę, schwytamy tego psa. Uspokój się. Po prostu się go pozbądź. Mam i tak dość problemów z regimentem wiecznie głodnych żołnierzy. Wy dwaj! Nie stójcie tam jak idioci! Z drogi! Matko bosko, ale nianika to jest jakaś straszna w ogóle. Co tu się dzieje? A tu pies jest taki fajny. O kurde, ten pies jest spory chyba całkiem, nie? Holy shit.
Okej, okay, punkty są spoko, to zaawansujemy później. Co ten pies tutaj robi? Merda ogonkiem. Ale ucieszony! Ale cute! Ojej! Szczeka podekscytowany. Dosyć niedobry pies, słyszysz co mówię? Jaki mądry piesek, tak mądry piesek. Siedź tam, mam już do tego dosyć, próbujesz mi coś powiedzieć. Jeszcze więcej szczekania i kręcenia się w kółko. Okej, okay, no pies ewidentnie jest przeszczęśliwy. Rzeczywiście wygląda, jakby chciał ci coś powiedzieć. Chwileczkę, słyszysz to? Pisz imię dla psa. Oh no, kolejna decyzja. Ciężka. Jak nazwiemy psa? Może jakiś niczek z czatu tutaj weźmiemy. Nie no, psa to tak nieładnie by było nazywać. Robin, polecam się zobaczyć i poglądać na zamku ze wszystkimi osobami. Okej, Solejuk, spoko. Okej, Aritata. Okej. Piesał Rambo. No kurde, nie twoja sprawa, Bambo. No Rambo pasuje idealnie do sytuacji, która jest tutaj. Pimpek, Sebix, Reksio. O, Reksio to całkiem ładne imię. Matis, Macio, halo. Nie, dobra, dobra, szanujmy się. Popek, nie, ale ten Marvin też słusznie. Marcinek, Ścierwojad. Reksio brzmi tak sympatycznie. Reksio, Reksio pies. Ja dużo Reksio oglądałem, jak byłem mały w dzieciństwie. No i mamy kultura tego. O kurde, ty, jakieś szczury, jedziemy z koksem. Tu się dzieje jakaś akcja, co ja mam? Zamach dwiema broni, nieczysta walka i te tworzenie trucizn, dobra. Chyba będziemy się bić tutaj z tymi, ze szczurami. Kurde, szczuro, szczura na strzała ściągam, ale leszcze. Jak kurde rzeź robię, co jest? Ale tych szczurów tutaj. Czyli Bambo przyszedł, Rambo tutaj ten. Ze szczurami się bić, ładnie. Dobra, wezmę w tym. W czasie rzeczywistym sobie pomacham. Kurde, ale ze szczurów to krwi. To nie przejdzie na zapasy? To przypał. Jeszcze coś tu żyje? Ogromny szczur. Ten jak się przypomina mi to początek marnych historyjek przygodowych, jakie zwykł mi opowiadać dziadek. Trochę tak. Twój ogar musiał je przegonić. Wygląda na to, że jednak nie chodziło mu o to, by pomyszkować sobie w spiżarni. Mhm. Ale jak ty wszyscy zakrwawiałeś, że parę szczurów tylko było. Co to jest? Mam nadzieję, że nam z jakieś 5 GP i kawałek sera ze szczura to dropnie. Rzeczywiście na to wygląda, to były bardzo duże szczury, a więc to po prostu zbieg okoliczności, a więc mój własny ogar stawia mnie w niebezpieczeństwie. Świetnie. Rzeczywiście na to wygląda. To były szczury z głuszy Korkari. Lepiej nie wspominajmy o nich niani. Jest już wystarczająco roztrzęsiona. Jakiś taki specjalny. Idę do swego Mabari, więc mogę zająć się swoimi sprawami. Mam przygotować się na przybycie kolejnych ludzi Arla. Okej. Kurde, ale wypas. Witek, siema, witam. Także moi drodzy, pierwsza walka za nami. Szczury zostały pokonane. Widzę, że tu możemy zlutować trochę jeszcze jedzenie. Czysty welin, dokładnie czyszczona skóra jagniąca. Biorę, oczywiście, wszystko co się da unieść, to biorę. Widzę, że mój piesek tu nie próżnował. Zaczynajmy! Elfi korzeń na szczęście jeszcze tutaj. Reksio jest z nami, mamy dobrą ekipę. Lecimy. Oto i on oblizuje się pewnie po tym, jak zeżarł moją pieczeń. Nie klikaj jak porąbany. A co, ja klikam coś nie ten? Nie tak? Tak naprawdę to bronił twoje spiżenie przed szczurami, takimi dużymi. Nie jest taki zły, nie ani zachowuje się jak każdy pies. Tak, no cóż, co zrobić? Ale przed dużymi szczurami bronił. Ale nie takie duże i szare. Oczywiście, że takie duże. Was na kawałki! No. Widzisz, wystraszyłaś mi służbę! Mam nadzieję, że te ohydne stworzenia są już martwe. Tak, szczury są martwe. Mój wierny ogar bojowy zdał. Zadbał o to, by było bezpiecznie, zająłem się nimi, o czego się bawić. Ogar zadziałał. Założę się, że to ten pies wpuścił szczury do środka. Ale ciężkie przypadki. Elfi korzeń? Och, Krzysztof, nie zaczynaj nawet z tymi smutnymi oczami. Jestem odporna na ten twój tak zwany urok. Reksio za granatami u komandosów aportował. Dobrze, proszę, bierz wieprzowinę i nie mów, że niania nic ci nie daje, przeklęty pies. Jednak. Dziękuję, moja pani. Możemy wreszcie wziąć się do pracy. Wy dwaj nie stójcie tak. Ale jak... Nie, taką niańkę i kucharzową mieć, to przecież ja pierdykam. Tyle przegrać. Dobra, fajna deska do krojenia. Okej, udało nam się. Mówicie, żeby nie od razu biec tam do tego ziomka naszego brata, tylko sobie pobiegać trochę po zamku, pozwiedzać. Jak sobie życzysz? Włamywacz, osiągnięcie zdobyte jakieś. Zapisywanie giereczki zrobimy pierwsze w końcu. Siemano wszystkim, cześć Krystianie, jeszcze raz, o ile nie dostaniesz stuna albo wytrącenia z równowagi, to automatycznie atakuje. A, dobra, zieleniec jakiś żeśmy zdobili, okej, pewnie. Kurczę, sterta worków, to na pewno będzie dobry loot. 6 brązowych monet, to nie złotych, a chciałbym złote monety. Żelazny pierścień, pewnie, zbieramy co się da. Czy da się jakoś po... O, tabem, ty kot tu siedział! Siema kocie, co ty tutaj robisz? Żeby cię pies nie zeżarł mój. Dobra, psie, uciekamy, bo tu koteł. Nie, no, jest dobrze.
Jak była młodsza, to była milsza, na starość stare baby tak zwane prądem. Nie no, bez przesady. Dobra, gwardzista, tu czegoś pilnie. Dobry wieczór, moja pani. No siema, nie, co to ma być? O, dobra, patrzysz tutaj. Jakaś miejscuwa, fajne portrety mają na ścianie. Trzeba pozwiedzać swoje, jakie ma wyjścia. Trzeba wszystko tu obczaić. Widzę, że Reksio słusznie tutaj biega za nim. Bardzo mi się podoba, że mamy pieseła. Zawsze tak raźniej w towarzystwie będzie. Zrobimy kolejnego sejwika. Reksio, widzę, że tutaj możemy coś tam mu jakieś poruszać się swobodnie i tak dalej. Jakie różne ma opcje. Tu byliśmy w środku, oczywiście tu siedzi ten szary strażnik razem z naszym ojcem i tak dalej. Użyję podświetlenia, pewnie, no będę co jakiś czas pewnie próbował, żeby nic nie przegapić. Tu jakaś sługa? Sługini chyba jakaś, nie wiem jak to nawet nazwać. Widzę, że to nic ciekawego, jakaś pralnia to chyba była. Aha, czy te książki poddaję też expa? O, dobra, spokojnie, wszystko będziemy tutaj ten. Dobra, tu widzę, że mamy jakąś skrzyneczkę, to mi się podoba, możemy się włamać nawet do niej. Też jakieś 7 brązowych monet, fajnie, zawsze jakiś pieniążek na start. Mówiliście tak, żeby ten, żeby tutaj sprawdzić co nieco. Dobra, tu mamy łuk Bregana jakiś, 24 zręczności aż wymaga, to jakiś super łuk chyba musi być. Buty już mamy fajne, tutaj jakieś te pierścienia, jakie ma złożony, kondycja i odporności, jakieś regeneracja żywotności, otrzymanie efektów uzdrowienia. A coś fajniejszego jest? Tu zwykły jakiś pierścień. Ten do wszystkich atrybutów, to by było spoko. Kondycja plus 3 to w sumie też chyba sporo jest, no nie? 6 do obrony jakieś tutaj, 5 odporności psychicznej. Tutaj regeneracja jakaś, to też by mogło być spoko. Od obrażeń, od ognia, elektryczności, o panie. To ten do kondycji sobie byśmy rzucili, to wtedy będzie tak atrybutów dużo. No i to jakieś pierdoły, póki co niczego więcej. Ten awans jeszcze mówiliście, że mamy. Także możemy sobie tu zobaczyć. Dalej, zobaczmy. Jeden punkt umiejętności. Można by było ulepszony przymus na przykład zarzucić. Zwiększa się poziom zdolności postaci w odczytywaniu zamiarów innych postaci i wpływania na nie. Mogłoby być spoko. Albo ulepszone bojowe też by było chyba całkiem fajne. Jak myślicie, cwaniaczki? Które by lepsze? Mi się wydaje, że najlepiej by było jak najszybciej przymus na mistrzowski wrzucić, bo wtedy będziemy mieli o wiele fajniej. Siema czaty, siema kruszas, siema cześć, hej. Regen życia chyba najużyteczniejszy jest. Okej. Szkoda, że kobieta nie zrobi dobrego gospodarza w pokoju dziedzica ze służką elfką. Co jest? Halo? Kradzież też jest spoko. Postać jest dostatecznie szybka, by podkradać innym wrogom lub sojusznikom drobne przedmioty, ile nie mają się na baczności. Chyba ten przymus będę kontynuował. Może otworzyć mi po prostu jakieś fajne ścieżki historii i tak dalej. Jakieś różne dialogi, których normalnie mógłbym nie przeprowadzić, byśmy mogli ogarnąć. Także chyba ten przymus. Leć w fajnie, przymus kradzież z ludzi. No widzę, że tak tutaj ten. Zdania podzielone, ale tym razem zaufam swojemu takiemu temu przeczuciu, że to może być spoko. Co to za kaplica tu będzie? Można się pomodlić, znaczy się. Dzień dobry, witam. Kogo mogę okraść? Gwardzista. Matka Malul jakoś tutaj jest. O, są księgi. Mówiliście, że księgi też dają expa chyba, więc możemy od razu sprawdzić. Czy na przykład tutaj? Tak, 50 expa. Oblubienica. Czegoś tam, kurde, była. To jeszcze jakaś księga leży. I plaga, wpis do dziennika również się pojawił. Zobaczmy, czy mogę zagadać do tej lasencji. Kurca, przygotuj dla nas miejsce. Ale się rozkraczyła. Uwolnij nasz świat od grzechu. Wybacz nam siema nasze XD, występki. XD. Witam, wybacz witam. Wybacz wszystkim, stwórco. Ale gruby temat. Przychodzisz, by pomodlić się za brata i ojca? Z radością będę wraz z tobą prosić stwórcę o błogosławieństwo. Byłabym wdzięczna, matko Malol. Może później, jeśli to sprawi, że poczujesz się lepiej, nie widzę sensu. No dobra, jeśli to ma pomóc, proszę, to pewnie. Mów mi Malol. Malol. Znamy się przecież od kiedy Malol. Byłaś malutkim szkrabem. O, stwórco nieba, ziemi i morza. Wysłuchaj swego każdą przez rzecz z kropką karnis byku. Potrzebie. Co to ma być? Przymus najlepiej, ale pewnie będę gadał z każdym. Przymus najlepiej na samym początku gry ulepszać na maksa i jest tak, jak mówisz. No, bo to tak typowo jak to w grach RPG, nie? Jak można wpływać na inne postacie, to najlepiej się tego uczyć jak najwięcej. Stwórco miej nas w opiece. Niechaj nikt nie ma powodu, by obawiać się cienia. Kurde, ładna pogoda się zrobiła za oknem. Podnieś wszystkich na duchu swoim powrotem. Niechaj tak się stanie. Stwórco, wybacz nam wszystkim. Organizuję dziś w nocy czuwanie. Jesteś zaproszona. No dzięki. Wielu musi otrzymać błogosławieństwo Stwórcy, nim wyruszą w drogę. Pozwolisz mi się tym zająć? Jasne, nie ma problemu. I tak powinnam już iść. Dziękuję ci, Malol. Czy możesz odpowiedzieć na kilka pytań? No dzięki, chociaż laseczko. Tyle mogę zrobić. Moje dziecko, gdyby stało się najgorsze,
Niechaj ukojenie da ci świadomość. Dajcie znać, czy dobrze słyszycie dialogi też, nie? Może przejawiać się na wiele sposobów. Czy wszystko u was jest okej w słuchaweczkach? Czy ja też jestem dostatecznie słyszalny? Adji, o, streamek, nie znam gry, ale chętnie poglądam. Adji, siemaneczko, cześć. No ja powiem ci, że ostatnio grałem milion lat temu, także też to jest tak bardzo przyjemnie wrócić do tej gry, zwłaszcza, że naprawdę no robi robotę ta gierka. Pamiętam, że się świetnie bawiłem grając te ileś lat temu i myślę, że teraz równie fajnie będzie. No już, tam wszyscy podrywają laseczkę. O, 5 doświadczenia dostanę za to, że się wbiłem tutaj. Takie klimaty naprawdę jakiegoś Dungeons and Dragons momentami wjeżdżają. I wjeżdża Krzysztof, kurde, do kolonii, który został cieniem w naszym malutkim przybytku. Witam, witamy. Siema Krzysztofie, siema, cześć, witam w kolonii oczywiście cię. Chatka z niewielkim baldachimem, proszę o to klucz dla ciebie, cwajaku. Proszę bardzo, dziękuję bardzo za wspieranko. Bardzo mi miło, że się zdecydowałeś. No i tak, i co do Dragon Age'a, to na pewno chciałbym, żeby streamy pojawiały się często, żeby było ich dużo. Dialogi trochę cicho, jak dla mnie, Tokar, podpowiadasz. Sprawdźmy. Ojej, chyba mam na maksa tu już pogłośnione wszystko. Najgorzej, bo nie mogę więcej. Co jest? Włącz mówione dialogi, włącz muzykę, włącz efekty dźwiękowe, wymuś dźwięk stereo dla słuchawek. Nawet jeśli system macOS jest inaczej skonfigurowany. Co? Okej, okay. Jeśli wyłączona, gra wykorzystuje ustawienia z preferencji systemowych. Nie no, to wszystko jest tak kurde na maksa, cwaniaczki. Ojojoj. Dobry, mam nadzieję, że wieczorami na arenie będą rakietowe gobliny. Będziemy strzelać z goblina, no pewnie. Łapy precz od złota. I Tokar 20 złotych. Ale pieniądze lecą. Jak zawsze stream, obyś nagrał wszystkie części Kareta Kareta. Dziękuję bardzo za pieniążka, ale wysłał. Dziękuję. Oczywiście, no zobaczymy z tymi wszystkimi częściami. Na pewno jedynkę bardzo chcę przejść. A kolejne części, no myślę, że jak się wkręcę tutaj, to możemy polecieć z tematem, na pewno. Co myślisz o ankiecie dotyczącej kolejnego odcinka z Gothica? Jaka ankieta, Witek? Nie rozumiem za bardzo. O kolejnego odcinka? Znaczy się... Nie wiem, co masz na myśli w sumie. Pozwól na dole, możesz poszerzyć i daj tam itemy leczące. A, dobra, to za chwilę sprawdzę. W takim razie zostawię cię w spokoju, możemy porozmawiać później. Miałem nadzieję, że odpowiesz mi na jedno czy dwa krótkie pytania. A możemy później ojciec pogadać? Ojciec zostawił pod twoim nadzorem cały zamek? A więc zobaczymy się jutro przy obiedzie, jeśli nie wcześniej. Aha, okej. No to będę czekać z niecierpliwością w takim razie. Ja również. Do zobaczenia. No i będziemy go męczyć, bo widać, że chłop ma wywalone jajca na tą naszą główną bohaterkę. Trochę nie chcę się teraz z nim gadać. A ten Arl-Ho to jest jakiś... Hej ho! Witam cię, Arlu, cwaniaczku, bydlaczku. Okej, okay, tu mamy pasek, który mogę zrobić wręcz taki długi. Aż taki długi, że się baguje. Ale dobra, o kurczę, to taki najdłuższy pasek mogę mieć. Trochę za długi. Wiecie co? Skrócimy tak, żeby się tutaj kończył w momencie, gdy pojawiają się... O, gdzieś tak, o, coś w tym stylu. Tu się kończą dotacje, tutaj ten. I mówicie, że itemki leczące by było dobrze tu wrzucić. Co ja mam tutaj leczącego? Słabszy układ leczniczy, to brzmi jak coś leczącego. Mniejszy balsam naturalny. Ta gęsta brązowa maść sprawia, że od użytkownika czuć zapach ziemi oraz ziół. Na krótki czas zwiększa odporność na obrażenia od natury. Dobra, może być. Zieleniec, to chyba jest do tworzenia coś chyba i tutaj ten czysty welin też. Okej, okay, a jak działa na przykład te trucizny? Postać przetrwala niełatwą naukę przyrządzania najprostszych trucizn i granatów. Granaty? Można granatami? Co jest? Dobra, sprawdzę. Co jest? Aha! O kurczaczki, to takie coś jest. Mówię, kolbę i trupi korzeń, albo stężono truciznę i kolbę. Okej, okay. Czyli alchemia to nie jest takie od razu. Dobra, posterunek straży tutaj widzę, że jeszcze do odwiedzenia mamy. Dzień dobry, witam, co tu strażnik, co robicie? Nie, pani, my tylko... Obiboczki, lekceważycie swoje obowiązki, gracie w karty, łobuzy? Cóż, skarbiec jest bezpieczny. Właściwie to nie wiem nawet, dlaczego Tern nas tutaj wysłał. Co to za grańsko w karty na służbie? Ładne rzeczy. Już patrzę, co piszecie. Rantantan, na przykład kategorie dla widzów, Witek. Otwieranko skrzyń.
A, znaczy, to nie widzę sensu takiej ankiety tak naprawdę, bo wszystko już mniej więcej mam zaplanowane, także to tak ciężko by było raczej coś wymyślić. Na tle Wiedźmina 3 to postacie tutaj strasznie nieruchome są. No widać, że takie kukły momentami, ale wiesz, no stara gierka też nie ma co. Nie martwcie się, nikomu nie powiem, zawsze kwestionujecie swoje obowiązki, żeby mój ojciec obawiał się, że ktoś mi by coś ukraść. A to tak zawsze kwestionujecie swoje obowiązki. Ja bym chętnie tutaj pojechał po nich, ale w sumie będę git ziomkiem. My doceniamy to. Nie będę kapusiem, kurde. No, nie będę wredny, niech sobie grają w karty, skoro widzą, no jak coś, to im się dostanie poubijanie nam, także no wiecie, spoko. Potrzebny jest klucz. Czy ja mogę ukraść klucz od któregoś z gwardzistów na przykład? Dzięki ci za łaskawość, moja pani. Spoko, ziomki, ja nie będę wrednym cwaniaczkiem, ale nie mogę się niestety jeszcze tam dostać do pokoiku obok, także niestety, nic tego. Karty na służbie, no ładnie się bawią tutaj, łobuzy. Kurczę, no, nieładnie, dobra. W takim razie wbijam tutaj. Co tu się dzieje? Widzę, że chyba tutaj już jesteśmy na miejscu. Księgi Giermek Aldonus. Ojej, to chyba jeszcze nie ten. Dobra, historie jakieś. Bibliotekarz, czy bibliotekarzu? A może jeszcze jakieś fajne książki w bibliotekarzu? Tu widzę, że jest jeszcze księga. Fajnie, bo z tych ksiąg, kurde, exp leci. Okej. Po 50 exp, znowuż kolejne. W sumie te historie też mogą być całkiem ciekawe do poczytania, także myślę, że jest szansa. Czy mogę zagadać do bibliotekarza? Dobry wieczór, moja cześć, pani. A co z tymi witaj, gierkami? Moja droga. No hej. Tak się składa, że zaczynam właśnie uczyć tych młodych giermków historii twego rodu. Musimy, historia jest nudna. Plus jeden byku. Mówicie o Kuslandach, rodzie, w którego zamku wszyscy mieszkacie. Pokażcie trochę szacunku. Skoro karty to i kości, będzie można w karty później pograć. Nie ma sprawy, historia rzeczywiście jest nudna. Widzę, że tyran się nie zmienił. Przydałoby się trochę dyscypliny. Widzę, że tyran się nie zmienił. Jeśli go nie ćwiczyć, umysł usycha, podobnie jak ciało. Tak jest. Może zechcesz poprowadzić lekcję razem ze mną? O kurde, no nie wiem, czy mam czas. Nie, dziękuję, mam ważne zadanie do wykonania. To taki typowy Robin, hehe. No oczywiście uczynię to z radością, dość dużo wiem na ten temat. Wydaje mi się, że jestem trochę za stara na lekcję. Dobra, uczynię to z radością. Wspaniale. Historia Kuslandów jest długa. Oh, no. Od czego zaczniemy? Robin, graj jak chcesz, bo cwaniaką odbija i zalają cię poradami, zamiast samemu odpalić gierkę i grać, jak im się podoba. Ja spoko, pewnie, szefie. Taki mam plan, że raczej większość wyborów to będą różne moje decyzje, ale w razie gdybym właśnie miał jakiś pomysł lub bym czegoś nie wiedział, to będę się po prostu was pytać, cwaniaki, na czacie i wtedy będę liczył na wasze podpowiedzi. A jeśli właśnie no, czegoś nie będę wiedział, a tak to będę raczej sobie ten... No właśnie, Adrianie, problem w tym, że z tymi napisami... A czekaj, jak kliknę Escape, to coś się stanie, to wiesz co, no właśnie myślę, że będę musiał tutaj ogarnąć, bo to tak, kurczę, średnio wygląda, nawet, no mimo, że widać to, to trochę słabo. Właściwie mam coś do zrobienia, kiedy nasz ród został założony, kiedy nasz ród powstał przed powołaniem do życia królestwa. Okej, okay, to w sumie kiedy został założony? Archiwa nie są w tej sprawie precyzyjne, ale wiadomo, że Kuslandowie zostali ternami podczas Czarnego Wieku. Brzmi znajomo, moje dziecko. Okej, okay, mogę wykorzystać spryt w okresie zarazy likantropijnej? Dobrze, cieszę się, że zapamiętałaś coś z moich sprytny lekcji. Sprytny cwajaczek. W tamtych czasach twoja rodzina dzierżyła tylko mało znaczący tytuł ban. 4K, ja nie streamuję w 4K. Gdy wilkołaki dotarły na te tereny, ban Mater Kuslan wprowadził jakbym grę odpalił w 4K, to tak. No ja mam w 1440p giereczkę, no bo w takim streamuję, wiesz, chodzi o jakość. Wsparło jego wysiłki, składając przysięgę lojalności. A zaraz coś z tym ogarniemy. Czyniąc go swoim ternem. Okej. Okay. Cieszę się, że choć część moich lekcji nie zniknęła w otchłani ziejącej między twymi uszami. Oho, ale wredne to jest. Lepiej mnie obrażaj, starcze, robię co w mojej mocy. Twoje wykłady rzeczywiście prowadzą do ziewania. To oczywista zasługa twych umiejętności pedagogicznych. Gdybym rzeczywiście był dobrym nauczycielem, nie natykałbym się na taką apatię wśród swoich uczniów. Znaczenie trudniejszych słów sprawdzisz sobie później. Tak czy inaczej, twoja rodzina kontrolowała Ternir Wysokorze i król Kalenat zjednoczył Ferelden. Tak naprawdę to Eletea Kusland walczyła o niezależność Wysokorza przeciw Kalenadowi. O matko, rzeczywiście ta historia jest niesamowita. Sprzeciwiliśmy się królowi, Kalenat pozwolił nam zatrzymać Ternir? Kalenat nie pragnął podboju Fereldenu, tylko jego zjednoczenia. Mm-hmm. Po tym, jak żołnierze Eletei zostali pokonani, w ogóle Kalenat poprosił ją, by przysięgła mu lojalność. Głaz, przy którym pertraktowali, po dziś dzień stanowi pamiątkę tamtego wydarzenia.
Okej, cisną tobie, to ciśnij im, no nieźle. A sprzeciwiliśmy się królowi, tak? Dzisiaj Kuslandowie są żarliwymi royalistami, ale w tamtym okresie Kalenat nie był powszechnie znany, a wielu uważało go wręcz za człowieka niebezpiecznego. O kurczę. Gdy armia Kalenada dotarła do Wysokorza, Terna Eletea poprowadziła przeciwko niej miejscowych banów. Kalenat oczywiście zwyciężył. A stosunki z Arlem Hoł? Gościu wygląda... Rody Kuslandów i Hoł mają wspólną przeszłość, sięgającą czasów orlezjańskiej okupacji. Okej, kiedy Orlezjanie okupowali Wysokorze? Za rządów twego dziadka. Oczywiście mieli poważne problemy z utrzymaniem. Gościu powinien się trochę wyspać, podczas nie? Podczas powstania przeciwko Orle w pobliżu Wysokorza stoczono kilka bitew. Portowa wioska Brut Harpera była stolicą Terniru. Tyle gada, że usypiam, no ja też, dajcie spokój. Ja i tak nic nie rozumiem z tego. 90 lat, wciąż był bystry i zawzięty. 9 dyszek. Mój dziadek otwarcie wspierał powstanie, podczas gdy Rut Hołów opowiedział się po stronie Orle. Zanim wszystko dobiegło końca, twoja rodzina zmuszona była zająć Brut Harpera. Aha, okej, o mój Boże, czyli walczyliśmy przeciwko Hołom. Mój dziadek nie mógł pozwolić sobie na utratę Brutu Harpera. Co to jest? Utrzymując miasto, twoja rodzina zdołała wyprzeć siły Orle ze swych ziem. Bo już mowa o modzie, tak, za chwilkę zadziałam. Żeby nie było lipy. Hołowie przyłączyli się w końcu do powstania, gdy cały Ferelden zjednoczył się pod przywództwem króla Marika i generała Logena. Tak jak teraz jesteśmy zjednoczeni pod wodzą króla Kejlana, syna Marika w walce z mrocznymi pomiotami. Okej, pewnie. Chyba trzeba zakończyć tę lekcję, jedyna opcja. Dziękuję. Sprawiłaś przyjemność staremu teraz człowiekowi. Teraz idź gościu spać, bo wyglądasz... To znaczy, że teraz ciebie będziemy musieli słuchać? Nie. Cisza, nie pozwolę, byście zamienili się w przemądrzałych chuliganów. Powinnaś już iść. Rozpraszać. Ja tymczasem sobie tutaj usiądę i będę przemyśliwał jednak pewne sprawy, które... Okej. Szlachetne Rydyfere, coś tam Deinu, czy jakoś tak? Zaktualizowany kodeks, no nareszcie, Boże, ile można gadać? Znaczy no, ja mogę dużo. Chodźmy do gabinetu w takim razie. Dzień dobry, co można tu ukraść? Widzę, że jest kolejna księga do przeczytania. O mój Boże, dobra, wiecie co? Zróbmy sobie save'ika. Nowy plik zapisu, zapisz grę, tak, jak najbardziej. Zamek tam, Kolusan, niech to się nazywa. I tak chciałem jeszcze zobaczyć, grafika tutaj... Poziom szczegółowości, synchronizacja pionowa. Tak, chcę sprawdzić, czy tutaj da się na przykład zwiększyć HUD, czy jakoś tak, rozmowy i dialogi. To tutaj to, przywróć do myśli. No chyba będę musiał niestety wgrać jakąś modyfikację, wiecie co? Tak wezmę na szybko, poszukam. Chyba, że tu się coś da jeszcze. Opcje wczytaj autorzy. Tak, ten, sterowanie oczywiście nie, w grafice, no mam tutaj wszystko ogarnięte, więc chyba HUD-u się nie da bardziej, także ja tu na szybko wyjdę z gierki i po prostu wiecie, no bo będzie też wygodniej wam się oglądało, na pewno się będzie tutaj się dało coś takiego ogarnąć. 2 godzinki jeszcze streamka jak najbardziej, dlatego żeby nie tracić czasu już tutaj. Dragon Age mod z modyfikacją Origins Mod and Community Nexus, lecimy. Na Discordzie ktoś mi wysłał podobno linka do tej modyfikacji, także dziękuję, Kubaj mi wysłał. Mam nadzieję, że Kubaj to nie jest jakieś kurde, straszne ten i podobno działa. FTG UI mod, bardzo dziękuję, Reaper, powrócił chyba cwajak tutaj w służbę cieni, witam, chatę odzyskujesz, cwajaczku, bardzo dziękuję, już tu pobieram modyfikację, wersja 2.1 jakaś tutaj jest, niby, że provides upcoming DLC support, fixes issue, z 2010 to jest modyfikacja, o człowieku, dobra, pobieram w takim razie, szybciutko. Mam nadzieję, że zadziała. Będzie śmigało. Odpalę Vortexa, bo widzę, że można przez Vortexa zainstalować. To by całkiem było spoko. Zapis streamka oczywiście będzie, jak najbardziej. Wszystko będzie, także no. Okej, teraz tu szybko robię install, enable. Okej. Zobaczymy, czy się odpaliła modyfikacja. Sprawdźmy. FTG UI mod jest enabled i powinno, kurde, śmigać w takim razie. Okej, czyli co, mogę z powrotem odpalić giereczkę w takim razie, sprawdźmy czy ten. A mogę stąd odpalić sobie gierkę? Prosto z tego Vortexa można odpalać gry? Kurczę, chyba nie można. Można czy nie można? A nie, można, to odpalam. Dobra, zobaczymy czy zadziała.
modyfikacja. Bardzo śmieszne. X do śmieszki. Dziękuję za wszystko. Witrobinie, dawno mi nie było. Co tam, jak tam? A, po świętach to jestem bardzo, bardzo przemęczony świętami. Łatwo nie było. Dobra, jak korzystać z tej modyfikacji teraz na przykład? Czy muszę coś tu kliknąć? Zawartość do pobrania profil grającego. Co to jest profil grającego? Jakieś osiągnięcia, okej. Okay. Zawartość do pobrania. Aha, to są te różne jakieś takie DLC. Już się odpaliły same z siebie, z tego co widzę. Wczytaj znów zawartość do pobrania, opcje autorzy. Jak korzystać z tej modyfikacji w ogóle teraz? Czy musi się wczytać? Działać powinna automatycznie, jak już wejdę, tak? No tutaj są małe jeszcze troszeczkę te wszystkie rzeczy. Zobaczymy. Dobrze, mam na SSD, więc no. Okej, okay, i teraz kontynuuj opcję profil grającego. Prosto z mostów znów. Okej, okay, no jestem, ale dalej jest chyba malutkie troszeczkę. Coś mi się wydaje. Chociaż wejdźmy w jakiś dialog, to wtedy będę wiedział też, czy dialogi są jakieś większe. Ten tu już zasnął. Ten śpi w ogóle, rzeczywiście. No widać, że śpiący. Wczytaj i zobacz. Okej, okay, no nie wiem, zagadałbym do kogoś. Dobry wieczór, moja pani. Dobry wieczór. O, ho, ho, dobra, widać, że działa. No, ekwipunek w końcu widać, co tu się dzieje. No i proszę państwa, jeszcze Kirugo jako magnat. O, panie, co się dzieje? Siema, siema, Kirugo! Witam cię oczywiście, pięknie Kirugo! Co tam u ciebie, cwaniaku? Witam oczywiście wśród magnatów, jako magnateria oczywiście na zamku. Najlepsze możliwe. Vortex, czarny wybór? No raczej, jestem leniwym cwaniaczkiem, wiesz? Po stronie straży, ale widzę, że tutaj tak troszeczkę ucina gdzieś coś, nie ten? Kirugo, oczywiście, dla ciebie specjalna magnacka komnata z najlepszymi różnościami przygotowana. Rozgość się wygodnie na zamku, zasypcie cwaniaka tam bryłeczkami, niech Kirugo ma dużo wszystkiego. No moi drodzy, żeśmy tutaj obiegli ładnie teren. W bibliotece byliśmy, w gabinecie byliśmy. Na posterunku straży tutaj w skarbcu nie możemy, bo brakuje nam klucza. Czyli tak naprawdę zostało nam chyba ostatecznie pójść do naszego brata i powiedzieć, że możemy go kopnąć w dubsko. To jakieś jeszcze towarzystwo. O! To w zobaczcie, jakie duże, ładne. Ale już widzę, że coś mam trochę do popsucia. To wiecie co? Przerzućmy to może gdzieś tu w lewy gór. Tak, o, coś takiego zrobimy. Dobra, już wracamy. Na córka, z obecności twego uciążliwego Ogara wnoszę, że sytuacja w kuchni wróciła do normy. O kurde, jakie teraz to jest ogromne! Dobra, kurde, no i teraz będziecie widzieć, co się dzieje. Dobra, cel, nie wiem, cel możemy zrobić, żeby był... Mógłby być nade mną tak naprawdę ten cel, szczerze wam powiem. Ale nie, będzie zasłaniał dużo. Lepiej jak gdzieś jest tak w lewym górnym rogu i Eldorado. Może, chociaż kurde, nie wiem, może tutaj na dole go gdzieś też upchniemy? Ja i tak upchnę wszystko tutaj na dole. Ajajaj, to jest ten problem, jak layout tak się nie zgadza. Wezmę też te ostatnie dotacje tutaj, poprawię. Tylko oczywiście, gdzie to jest? Dotacje, czas do końca. Łapy precz od złota. O, kurde, Anubis. I kolejny obóz. 20 złotych. Anubisku. No witam cwaniaka, stukające się kufle piwa. Szkoda, że na live nie mogę zostać, ale na pewno obejrzę powtórkę. Tak, dziękuję Anubisie bardzo. O, dziękujemy za pozdrówki. Dzięki Anubisie za wiedyszki, ale rzucił sianem. Dziękuję pięknie, bardzo mi miło. No, widzisz, kurczę, właśnie ten. Ale powtóreczka oczywiście będzie do obejrzenia w razie czego. Bardzo ci dziękuję. Okej, okay. A może tutaj też troszeczkę zmniejszę na przykład tutaj to. No, tak czy ten. No, ale dorzucony do timerka oczywiście dotacja, bardzo dziękuję. Piwka, no niestety nie mam żadnego w domu. To jest straszna rzecz, ale no. Ale bym wypił zdrówko. Kurczę, herbata też mi się skończyła prawie, ale jeszcze ostatnimi tutaj łykami twoje zdrówko, cwaniaku, bardzo dziękuję. No i fajno. Patrzę, czy jeszcze coś piszecie tutaj na czatku. Widzę, że tak między sobą piszecie raczej, więc tutaj ten, no wydaje mi się, że upchnięte wszystko bardzo, ale że będziemy dzięki temu mieli jakąś tutaj przyjemność z gry, będzie widać, co się dzieje i tak dalej, także nie będzie nic złego się działo. Tak, matko, nie, właśnie zbiera się do pracy, tak w spiżarni zagnieździły się ogromne szczury, głowa niani eksplodowała, a mój ogar pożar kuchenną służbę. Wolałbym nie zajmować się ganianiem z tym głupim psem. O, to mi się podoba. Ja jestem trolet. Cóż, przynajmniej on jeden zjadł porządny obiad. Łeb jani wybuchł. Być może twój ogar zostawił coś, czym będę mogła nakarmić gości. Kochanie, pamiętasz panią Landrę, żonę bana Lorena? Wydaje mi się, że ostatnio spotkałyśmy się na wiosennym przyjęciu.
u twojej matki. Oczywiście dobrze móc cię znowu widzieć, moja pani. Nie byłaś wtedy przypadkiem pijana, skoro tak twierdzisz? No i musiała zaczekać, oś rzucą mi, żebym znalazła Fergusa. Nie byłaś pijana przypadkiem? Jakże jestem dumna z taktu i dyplomacji, jaką na każdym kroku okazuje moja dziewczyna. Oro! Z tego co pamiętam, było to cudowne przyjęcie. No, chociaż nie ma kija w dupie, za przeproszeniem ta pani. Niewiele, biorąc pod uwagę, że po wszystkim musieliśmy zanieść. No i takie są najlepsze imprezy. Pamiętasz, na drugi dzień się budzisz i wiesz, co się działo. On też nie założył jeszcze rodziny. Łapy precz od złota. Dobrze mają widzieć, moja pani. To znowu wiesz, jak zwykle wyglądasz olśniewająco. Dziękuję bardzo, wbijają mnie na, mają na piwko. Gdzie ty tam, kurczę? O Jezu, panie, taki kawał drogi lecieć. Ale takie imprezy właśnie, ja przez taką jedną imprezę, której nie pamiętałem, środka troszeczkę i całego końca, właśnie od tamtego momentu przestałem pić prawie. To wydarzyło się raz i już nigdy więcej. Ale no, także takie imprezy, no może się fajnie wspomina, ale to było ciężkie, to było bardzo ciężkie przeżycie. Dobra, co on tam chce? Dobrze móc znowu cię widzieć, moja pani, jak zwykle wyglądasz olśniewając. Co to za jakieś podrywy tutaj na streamku są? Co tu się dzieje? Dziękuję, pochlebca, zejdź mi z oczu i ty wyglądasz niczego sobie. A Elmao. Oto moja górka Jona. Powiedz coś, moja droga. Cześć, też jest taka fajna ta Jona. To dla mnie ogromna przyjemność, moja pani. Jesteś tak piękna, jak opisuje twoja matka. Można by sądzić, że zamiast utrudniać, powinno to ułatwić znalezienie dla niej pary. Być może twoja córka ma po prostu swoje zdanie, jaśnie pani. Powinnaś być... Dobra, Rudy, nie podlizuj się, bo i tak nic nie zamoczysz. Wyjazd, kurde, stąd. Duma nie da mi więcej wnuczot? Ta już parcie na wnuki ma. Kurde, przecież to moja tutaj to na ledwo 18 skończyła. No, w sumie w tych takich jakichś tam średniowieczach królewskich to oni tam, kurde, 14 i jazda już była. Ale no... Poradzę sobie ze sprawami, dziękuję. Matko, czy mogę odejść? Zdajesz sobie sprawę, że jesteśmy w stanie wojny? Może powinniśmy pomówić kiedyś na osobności? Darianie. Jak myślicie? Nie, no Rudemu! Rudemu nie daj! Poradzę sobie ze sprawami, dziękuję. Polecam porozmawiać z nim, iść do biblioteki. Ziom, odpal boksy w tle. O kurczę, właśnie, ale tego Pokemona, Powermona zapomniałem ten, bo tu już 18. Gdzie go wcisnąłem? Bo mam go, mam go w tym, w przedpokoju. Ale racja, odpalę sobie poksiki, bo jakieś komunity daj. Co, myślicie, że Rudemu, ten, Rudy się żeni? Co, czekajcie, skocz tylko po ten, po itemek jeden. O, shit. Nie, ale z Rudy... Znaczy, ja nie mam nic oczywiście do rudych ludzi, wiecie co, jakieś, żeby nie było. Oczywiście, każdy kolor jest fajny, włosów i kolor włosów nie ma nic w ogóle do niczego. Tylko tak z Rudym. Siszkuję oczywiście, co, idziemy? Bardzo chętnie. Może pomówimy na osobności. O! Sądzę, mój drogi, że powinnam udać się teraz na spoczynek. Ty, no nie mogę kliknąć, co jest? Dejrenia, z tobą oraz Joną zobaczymy się przy kolacji. Oho. Być może udamy się do biblioteki. Spotlight hour, a no właśnie. Do biblioteki chcesz się dobry udać? Dobry wieczór, jaśnie pani. Dobry wieczór? Co? Dobry wieczór, to jest przecież przywitanie, a nie pożegnanie. Co, na do mnie dobry wieczór i se idzie? Ale niewychowane. Dobra, matko, słuchaj, idę do biblioteki. Powinnaś pożegnać się z Fergusem, póki masz po temu okazję. Masz rację, powinnam ruszać. Widziałeś, że jest tutaj członek Straży Szarej? Tak, twój ojciec o tym wspominał. Chyba nie wbiłaś sobie do głowy, by się do nich przyłączyć. O, ile królików tu bięga. O, matko, oczywiście, że się przyłączę. Mroczny pamięt powrócił, Szara Straż jest potrzebna. Tutaj na zamku znajdziesz wystarczająco dużo do zrobienia. Nie musisz wystawiać się na niebezpieczeństwo, jak twój brat. A gdzie Fergus? Jeśli nie ze swoimi ludźmi, to pewnie na górze z Orianą. Okej, okay. Dlaczego nie mogę wyruszyć razem z ojcem i Fergusem? Wiem, że trudno ci zostać na zamku i patrzeć, jak inni odjeżdżają. Ale każdy z nas musi przede wszystkim robić to, co do niego należy. Okej, okej. A coś beze mnie zawiodą? Mogłbym robić coś znacznie razem z... Nie, no dobra, no wiadomo, jeśli takie jest, tak chcą, to tak zrobimy, nie? Zaufaj mi. Już wkrótce niech tak i ty będzie. Zaznasz emocji. Emocji? Zaznam? No, jak pójdę do biblioteki, to będą takie emocje! Uhu! Będzie się działo! Dobra, wiesz, gdzie może być Fergus? To już chyba byliśmy, ale co do wszystkiego, to złe przeczucia mamy. Ja również. Twój ojciec i brat to wyruszają. Cześć, turbostrażarka! Piękny nick. Żadne zapewnienia nie przynoszą mi otuchy. Ale nic by to nie Vortex dało, gdybyśmy chwyciły za broń NMM i pojechały za nimi. Fergus i twój ojciec mają swoje obowiązki, a my swoje. Romansuj z kim się da? Nie, no dlaczego? Nie, no bez przesady, niech nasza ma dziewczyna godność i rozum człowieka też, a nie, że tam każdemu wskakuje i w ogóle. Wiesz, gdzie może być Fergus? Planujesz zostać na zamku w ogóle przez też? Kilka dni.
Później udam się z panią Landrą do jej majątku i dotrzymam jej. Ale zobaczcie, takie podobne nawet są. Znaczy te oczy przynajmniej takie są. Tu zielone, tu takie niebieskie. Może nadszarpnąć twój autorytet. Nie wiem, no może nie do końca. Twój ojciec uważa, że moja obecność... Okej. Sama chciałam coś takiego zasugerować. Myślę, że nie powinnaś wyjeżdżać. Nie no, jak tam... Jak pani czuje. Dobrze. Obawiałam się, że perspektywa zarządzania zamkiem w pojedynkę może wzbudzić twoje obawy. Niepotrzebnie się zamartwiałam. Dobra, idziemy stąd. Kocham cię, moja droga dziewczynko. Wiesz o tym, prawda? Jut. Też cię kocham, nie jestem dziewczynką. A to dlaczego? A dlaczego kochasz? A o co ci chodzi? Dobra, też cię kocham. A więc ruszaj i rób, co do ciebie należy. Matula nie wygląda na złą. Kurde, ta tutaj po prostu prawie, że wprost przewidziała po matce, że idzie na... Za przeproszeniem, bolcowano. I ona tam, a nie, no spoko. W ogóle jakieś tam pierwsze, szóstka biblioteka cała. Kurczę, na zakręcie, co za mi będzie. Gwardzista tu podrywający jeszcze. Boże Chryste, gdzie tu się, co tu się dzieje? Ten już zasnął. Tu jest ładny kominek. Kurczę, tam normalnie za kominek można było wleźć. I z tego co, czy ja jestem, w ogóle gra mnie gdzieś tak przyniosła dziwnie. Żadnego królika mi nie pokazuje, oszukana gra. Horrera, co to za community day. Dobra, gdzie ten leszczu siedzący? Chyba poszedł tam do tego, do bocznego. O, jest tu. Zobaczymy. To co będzie, romans z żartownisiem? Nie, tu daj Rien. Macie tu na zamku wspaniałą bibliotekę. Mogę wiedzieć, czyja to kolekcja? Nie chcę rozmawiać o książkach. Na żadną mojego dziadka przychodzę tu często, żeby sobie poczytać. Ja tak samo. Masz jakąś ulubioną książkę? Właściwie to nie. Smoki Tewinteru. Autorstwa brata Tymiusza, sztuka namiętnej miłości, autorstwa brata Capri. No to my, kurde, wiadomo. Akurat została zakazana przez zakon, nieprawdaż? Co ty mówisz? Jest dość prowokujące, jak rozumiem. Ja sam jej nie czytałem. O, tyle przegapiłeś, ziom. Siema, Karmelek, witam. Cwaniak, trzeba Robinowi dobić 40 tysięcy słów. O, kurde, powolutku. Darlene tylko żartuje, tak naprawdę nie służę do czytania. Mogłem ci pokazać, czego się nauczyłam, lmao. Tak naprawdę nie służę do czytania. Nie, ja słyszałem o tym, stąd ten zakaz. Więc wiesz, że jutro razem z moim ojcem, wiesz cokolwiek to masz od tej straży, pomówmy o mnie, podoba mi się ten temat, chciałbym poznać cię trochę bliżej, a pogadajmy tak z nim jeszcze, nie żeby od razu tam wiecie. Jest jeden z jej członków? Miałeś okazję go poznać? Siemano Witek, miłego dnia wszystkim, lecę zmywać tony naczyń, o Witku, po świętach czyżby, kurczę, ja na szczęście zmywarka i do przodu. Miałeś okazję go poznać? Tak, poznałam go. Przyłączyłbym się do Szarej Straży bez chwili zastanowienia. Wyobrażasz to sobie? Odważnie. Raz na zawsze zniszczyć mroczne pomioty. Zostać bohaterem. Tyle, że Szara Straż nigdy nie zwróci na mnie uwagi. Będzie mi musiała wystarczyć służba pod rozkazami twego ojca. Możliwe. Wierzysz jutro z ojcem? Tak, choć nie wiem dokładnie o jakiej porze. Wyruszę, kiedy zrobi to twój ojciec. Nie no, daj spokój, pojadę się składki, jak pupcie niemowlęcią. Ktoś w rodzaju giermka, mniej więcej. Będę dbać o jego rumaka, zbroję i tak dalej. Bym to dla mnie ogromny zaszczyt. Vortex to jest instalator modyfikacji po prostu. W tym wypadku użyłem go do Dragon Age, żeby łatwiej mi było zainstalować wszystkie modyfikacje i uruchomić, bo tak to bym musiał się bawić z instalacją z palca tak zwaną. Będziesz brał udział w walce. Mam nadzieję. Przyznaję, lękam się starcia z mrocznymi pomiotami, ale nie wyobrażam sobie przeciwnika, którego w większym stopniu warto byłoby pokonać. Okej, czyli jakieś kochones tam ma. To już to mi się podoba. Służenie obcym ludziom to według ciebie zaszczytne zajęcie. Pomówmy o mnie, podoba mi się ten temat. Ja nie znam cię aż tak dobrze, moja pani. Zobaczymy. Jesteś piękna, zdolna. Ale poza tym stanowisz dla mnie tajemnicę. No byś się postarał chociaż trochę, gościu. A co słyszałeś? Wszyscy mówią, że masz większe szanse zostać następczynią Terna niż twój brat. O? I że ród Kuslandów nigdy nie był silniejszy. No to już. Nie wiem jak dobrze, tutaj, dobrze. Ale poza zamkiem ludzie często dyskutują na temat twojej rodziny. Niektórzy mówią, że zamiast Kejlana królem powinien być twój ojciec. Sądzę jednak, że to tylko takie gadanie zrodzone z miłości do twojego ojca. Okej, okay, nam już pora, albo chciałbym poznać cię trochę bliżej. No kurde, jak się już tak postarał, posłodził, to jakiegoś buziaka może chociaż dostanie, no. Co masz na myśli? What do you mean? Opowiedz mi o sobie. Może pójdziemy w jakieś bardziej odosobnione miejsce? Może pójdziemy przyjdziesz wieczorem do mojej komnaty? Może będziemy mogli porozmawiać po tym, jak wrócisz z południa?
O mój Boże, a opowiedz mi o sobie jeszcze coś. Niewiele jest do opowiadania. Jestem najstarszym synem pomniejszego lorda. Mm-hmm. Trudno mi uwierzyć, że wzbudzam twoje zainteresowanie. Jaki łeb w ogóle. Gościu, trochę wiary w siebie. Nie rozumiem. Dobra, kurde, bo widzę, że też ten, jak jest trochę dłuższy dialog, to trochę ten. Wiecie, co zrobimy? Ja będę cwaniaczkiem. Zrobimy to troszeczkę tak. Timerek. Gdzie jest timer? Nie mogę złapać timera! Cholera jasna, co to jest? Chciałem tutaj trochę jeszcze poprzesuwać co nieco, bo spróbuję tak, żeby oczywiście też nie woziło na mnie to wszystko. I teraz ostatnie dotacje tutaj zrobimy. Tak, chcę upchnąć troszeczkę. Okej, może być nawet tak, tylko że wtedy timer będę musiał jeszcze trochę niżej zrobić. Będę miał wtedy takie dwie linie, jakby ten. O! Nawet spoko, bo wtedy przy dialogach właśnie nie będzie zasłaniało nic i będzie wszystko ładnie ten. Kamil, dwójkę wybierz, panie! Kto na czacie jest rudy? Nie, no ja nie, że szkaluję rudych, kurde, czat, tylko po prostu taki ten, no. Tak zawsze śmieszkuję, nie wiem, w sumie nie powinienem, bo to nieładnie. Jak myślicie, wieczorem do komnaty czy odosobnione miejsce? Ale twoja matka oczekuje mnie wkrótce na obiedzie. Moja zresztą też. Może innym razem. Ale gościu, mnie załamujesz! Nie mogę, nie! Idę stąd, serio! Co za... Po prostu... Nie wierzę w gościa, ty! Na mnie już pora, powiedz mi o sobie. Przyjdź wieczorem do mojej komnaty. Nie! Ja mu już daję szansę tutaj na... O Boże! Nie! Idę stąd! Idę stąd, nie dajemy, nie, nic nie będzie z tego. Siema, Tomasz. Nie, po prostu nie wierzę w chłopa, co robi. Brak mi słów po prostu na gościa, brak mi słów, po prostu nie mogę. Może będziemy mogli porozmawiać o tym, jak wrócisz z południa, może przyjdziesz do mnie wieczorem komnaty, powiedz mi o sobie, na mnie już pora. Ja mam ochotę kliknąć, na mnie już pora i weź gościu w ogóle, wywalaj stąd. Nie, no naprawdę, no wieczorem do komnaty... Dajcie spokój, gość się zasłużył, żeby taką lipę odwalać, co jest? Nie mogę patrzeć na to, co się dzieje. Trzeba mu kosza, nie. Ale on będzie jakimś ważnym, kurde, ziomkiem później? Czy to jest taki tylko po to, żeby hehe, śmieszki i wiecie? Nie, nie, stracił szansę. Mógł chłop jeździć, nie pojeździ. Oczywiście, moja pani. Wywalaj. Z pewnością masz dużo do zrobienia. Nie ma tego, szanujmy się, nie. Nie, proszę, Damian, przecież to już tak, już nawet było blisko, już prawie i kurde, w pizdu. O, może Joanna będzie bardziej fajna, normalnie. O, piesowa pochwaliła od razu, już plusuje. Witaj ponownie, moja pani. No cześć, a może z nią tutaj coś będzie fajniej tutaj w ogóle? Że zdarza mi się wydywać elfie dwórki w okolicznościach, jak poznałeś Lady Lidranę. Jesteś naprawdę bardzo ładna, ej, lmo. Ale najpierw pogadajmy normalnie, dobry wieczór. Nie no, no tak normalną rozmowę poprowadźmy. Od wielu lat. Nie, chłop, pani po prostu Andra przegrał. Pani wyniosła mnie do wyższego stanu w nagrodę za naszą lojalność. Mam nadzieję, że ta pozycja przejdzie także na moją córkę. Serio, gościu tak przegrał? Masz córkę już, o kurczę. Proszę o wybaczenie, nie powinnam była o niej wspominać. A dlaczego? Założę się, że ma twoje piękne oczy. To prawda. Wiele osób twierdzi, że jest do mnie bardzo podobna. Tylko ja jedna widzę, jak bardzo przypomina swojego ojca. To chyba pani elfka bardziej mi tutaj siada. Powiem wam z tej dwójki, co tu przyszła. Nie, no jakiś szlachcic. Tam mówi, że dawaj ziomo, idziemy gdzieś tam kurde w kąt, a ten... Nie, bo musimy na obiadek do mamusi jechać. No co za chłop, co on robi? Jak można, dobra. Wygląda na to, że Lady Landra była dla ciebie bardzo dobra. Nie pragniesz dostać z córki czegoś lepszego, niż zdarza mi się wydawać elfie dwórki w sumie też. Pani Landra była dla mnie bardzo dobra. Mam szczęście. Super. Jeśli mogę... Widzę, że nie masz przy sobie dwórek. Czy to normalne w przypadku szlachcianki? W sumie to nie wiem, czy to normalne. Może odrobinę, nigdy nie potrzebowałam służącej. Gdybym miała służącą podobną do ciebie, mogłabym to rozważyć. Ale mało. To bardzo miłe z twojej strony, moja pani. Nie jestem kimś wyjątkowym. Sprawiasz, że zaczynam się rumienić. Ho, no nieźle. A powiedz mi więcej na swój temat? Jestem jak otwarta księga, moja pani. Co chciałabyś wiedzieć? Bardzo miło. W ogóle, no, normalny ten. Gdzie przyszłeś na świat? Czy w domu czeka na ciebie ktoś szczególnie bliski? Co sądzisz o ludziach? Nic takiego, przepraszam. Czy ktoś czeka na ciebie już poza nie. córką? Nie mam czasu na takie rzeczy. Okej. Okay. Z pewnością żartujesz. Ktoś taki piękny jak ty? Kepo. Pochlebiasz mi, pani. Nie jestem aż tak piękna, by u mych drzwi ustawiała się kolejka zalotników, jeśli to masz na myśli. Okej. Okay. A gdzie przyszłaś na świat? Dworek pani Landry nie jest nawet w połowie tak wielki jak twój zamek. Więc moja rodzina zmuszona jest mieszkać w obcowisku.
A dobrze się wam żyje? Tam nie wyróżniamy się tak bardzo. W obcowisku moja córka uczy się, co to znaczy być elfem. Siemano, Adrianie, cześć. Mógłby jeździć, nie pojeździć. Wiele z naszej historii zostało utracone. A co o ludziach? To trudne pytanie. Co dokładnie masz na myśli? Czy ludzie cię pociągają, bo ludzie uważają elfy za bardzo atrakcyjne? Czy czujesz do ludzi urazę za to, co zrobili twemu ludowi? Czy uważasz, że bardzo różnią się od przedstawicieli twojej rasy? Całkiem ciekawe w sumie. Bardzo mnie kręci jedno z tych dwóch pytań tutaj na dole. Myślę, że właśnie... No uraza tutaj to też tak, kurczę, czy uważasz, że bardzo różni się od przedstawicieli twojej rasy? To całkiem spoko pytanie. No tutaj, że ludzie uważają, że jest bardzo atrakcyjnie, to wiadomo, że pewnie tam będzie, o kurde, spoko, spoko. Pepelowe, mamusia ważniejsza. Ojej, tak powiedzieć w realu to 2 miesiące szlabanu. No nieźle. No właśnie, kurczę, bardzo mi się podoba tutaj to, że czy uważasz, że bardzo się różnią od przedstawicieli twojej rasy? No niby tutaj też można by było, widzę, że jakieś kwestie romansowe, ale nie chcę tak konkretnie. Szczerze mówiąc, my elfy utraciliśmy wiele z naszej historii. Mhm. Niewielu zna język swych przodków, a duża część nie wie, co to znaczy być elfem. Żyjemy pośród was. Mamy te same wierzenia, śpiewamy te same pieśni, jemy te same potrawy. Jestem kobietą z Fereldenu. Tyle, że zawsze będę się wyróżniać z powodu mojej rasy. Okej, czyli tak naprawdę tutaj oczywiście. Ten... A mogę jeszcze zagadać o jeszcze coś? A, że poznać się bliżej. Nie robimy tego w tej chwili? Co właściwie masz na myśli? Okej. O, dobra, widzę, że tutaj też można jakieś romance z panią elfką. Nie jestem pewna, po prostu cię lubię to wszystko, by spotkać się i porozmawiać o tym, jak to wszystko się już skończy. Coś bardziej intymnego, później w mojej komnacie. Kurde, normalnie ten? Rozumiem. Jak to będzie wyglądało? Myślę, że może mi się to spodobać. Jeśli przyszłabym nocą pod drzwi twojej komnaty. Spodobałoby ci się to, moja pani? Damn, bro! Mów mi Velaya, tak bardzo mi się spodobało. Przemyślmy sprawy. No pewnie, mów mi Velaya. O kurde, normalnie, urocza Jona! No dzień dobry! Chociaż jedna normalna, co tutaj... Dairen, przegrałeś żyćko na pełno. O kurde, spoko, fajnie, pokczem. Dobra, widzicie, czyli warto było się przejść do komnaty, do biblioteki. I się tutaj okazuje, że romanse jakieś takie grubsze, no, fajnie, fajnie, dobra. Śmieszki śmieszkami, możemy, myślę, że pędzić dalej. Tu widzę, że jeszcze drzwi, których nie otworzyłem wcześniej, chyba... Nie, wydaje mi się, że już tu byłem, a to sam po raz kolejny 5 expa. Okej, spoczko. No i teraz możemy już wejść do głównych komnat, pójdziemy pogadać z tym. Ale trafiłem Adrianie, no kurde. Nie, ale serio, no co? Nie, no tamten gościu tak przegrał. Dobra, i teraz tak, po prawej stronie jest nasz brat jakby. Okej, potrzebny jest klucz tutaj, dobra. Tam jest brat, a tu możemy wejść sobie dalej i podskoczyć... A nie, Fergus tutaj stoi, dobra. A to my wcześniej, to co to za komnaty tutaj są? No to są jakieś takie małe komnaty w ogóle, śmiesznie. Potrzebny jest klucz, no to ewidentnie nic nie zrobimy. Siema Robino, dawno mnie nie było, pozdro, siema Dominiku, cześć. No to dobrze, że przybyłeś z powrotem. Zaczynamy dzisiaj właśnie grać w Dragon Age'a, także... Dobra okazja, żeby zacząć oglądać streamki znowuż u Robina i być na bieżąco z tematem. Dobra, co to jest ten? Wszędzie pozamykane, także chyba idziemy do tego. Do tutaj ziomeczka. Naprawdę będzie wojna, papo? Przywieziesz papo? Mi miecza? To tak mówi. Miecza? Naucz się... Mówi się miecz, no właśnie. I tak dostaniesz największy, jaki uda mi się znaleźć. Przyrzekam. Wrócę, nim się obejrzysz. Chciałabym wierzyć, miecza, że zwycięstwo jest tak skurczne pewne. Miecza. Moje serce jest niespokojne. Nie strasz chłopaka, kochanie. Mówię prawdę. A oto i moja mała siostrzyczka. Przyszła, żeby mnie odprowadzić. Wytrzyj oczy, kochanie, i życz mi szczęścia. No kurde, ale gangster. Mam zaczekać na zdolność, dajcie mi znać, kiedy skończycie. Żaden mroczny pomysł nie zdoła zrobić krzywdy Fergusowi. Jest tak samo śmiertelny jak każdy, choć nie chce w to uwierzyć. Jest koksem na większym. No, kochanie, nie smuć się. Ej, fryzurę mi podpieprzyła, co to ma być, kurde? To jest... jak to? Żona brata? To jest kto? Franca, kurde, nie wiem, ty. Dobra, nieważne, nie, te korelacje rodzinne to mi zawsze ciężko wychodziły. Wiesz, że na zamku jest szary strażnik, ziomuś? Naprawdę? Przyleciał na gryfie? Na dupie. Cholernie, gryfy istnieją tylko... Dokładnie, słuchaj matki. Słyszałem o tym. Zdradził, co tu robi? Zamierza poddać testowi Sir Glimora chyba, tak? No i dobrze. Mam nadzieję, że wynik okaże się pomyślny. Jednak ja na miejscu szarych strażników miałbym cię na oku. Chociaż ojciec nigdy by się na to nie zgodził. Okej, chciałbym zwrócić się razem z tobą. Chciałbym, żebyś mogła to zrobić.
Zabijanie tych wszystkich mrocznych pomiotów w pojedynkę będzie męczące. A, to na pewno. W Kalabrii nie do pomyślenia jest, by kobieta brała udział w walce. Ojej. Naprawdę? Wielokrotnie słyszałem, że kalabryjskie kobiety są dość niebezpieczne. Dzięki swej dobroci i truciznom, mój mężu. Okej. I to mówi kobieta, która podaje mi herbatę. X ze śmieszki. Bratowa? Może i bratowa w sumie, kurczę. Chyba tak, no właśnie tak bym strzelał, ale nie chciałem. Może rudy jak ołysieje, to będzie odważniejszy. No może po walce mu to wyrośnie trochę więcej, wtedy będzie. Ja rozumiem, ludzie elfy są dobre i to przypomina mi, że wybrałem złą rasę IRL. No nie ma niestety elfów, ale nie, no tutaj no po prostu to jakiś background taki, no ludzie zniszczyli elfom tę jakąś kulturę i tak dalej i no to mogą być z tego powodu trochę wkurzeni. Będziemy za tobą tęsknić, bracie, przenoszę wiadomość, ojciec chce, byś wyruszył bez niego, naprawdę sądzisz, że wojna tak szybko się skończy, no będziemy, to przenoszę wieści w sumie, a więc no. Ludzie Arla to naprawdę przesady. Się spóźniają, można by pomyśleć, że maszerują tyłem. Chyba cóż, tak. Czas się zbierać, trzeba jeszcze odrąbać łby tylu mrocznym pomiotom. A więc w drogę. Zobaczymy się wkrótce, kochana. Co to było? Dlaczego tak szybko nagle? Drogi chłopcze, że planowałeś na nas zaczekać. Co tu się dzieje? Życzę ci szczęścia, synu. A, ojciec z matką. Każdego dnia będę się modlić o ciebie. Spoko. Dobra, tarcza byłaby bardziej użyteczna. Sam mogłeś dostarczyć swoją wiadomość. Ojcze, Fergusowi nic się nie stanie. Może się okazać, że modlitwy mu się przydadzą. No, tarcza na pewno się by przydała. Twórco, chroni i pomagaj nam wszystkim. Ja jestem praktycznym człowiekiem. Bosper, siema, siema. I witam taką. I bezpiecznie sprowadź ich z powrotem do nas. A przy okazji sprowadź nam piwa i dziewek. Dla naszych ludzi, znaczy się. Fergusie, w obecności swojej matki też byś coś takiego powiedział? Dziewek? Małych drzew w lesie? Młody, nie słuchaj. Co jest? Dziewka to kobieta rozlewająca w gospodzie piwo, Orenie. Albo taka, która sama dużo tego piwa wypija. O, no. Guys, na oddech stwórcy, jakbym mieszkała z parą niedojrzałych chłopców. Na szczęście mam jeszcze córkę. Będę za tobą tęsknił, droga matko. Zaopiekujesz się nią, siostro? Och, idźże już, możesz na mnie liczyć, tobie ochrona bardziej przyda. Matka potrafi sobie poradzić jak zawsze, możesz na mnie liczyć. Och, wspaniale wiedzieć, że znalazłam się w tak dobrych rękach. Ale rodzinka, starczy, kurde. Starczy. Lepiej Geralt, idź przestań. Dziś wcześniej spać. Masz jutro dużo do zrobienia. Gierka jest z roku 2000... którego? 10 plus minus? Nie pamiętam nawet już teraz. Chyba jakoś tak, ale mogę się mylić. Samoczek, osiąganie kolejnych poziomów. Za każdym razem, gdy osiągniesz kolejny poziom, twoja postać otrzymuje nowe umiejętności i zwiększone współczynniki. Kliknij lewy przycisk myszy na przycisku obok portretu twojej postaci, by przejść do kolejnego poziomu. Wow, super. Czekaj, obok mojego portretu, tak? Aha, tu jest jakiś plus i minus. Łapy precz od złota. Łapy precz od złota. Tomaszu, Tomalizm. Na masę, czekaj, co? Na redukcję masy. Nie, no kurde, masa już święta była robiona. Teraz to się przydałoby coś tu zrobić. Oj, oj, oj. Nie no. Okej. Nie no, kurde panie, ja tutaj to ten, no przydałoby się trochę redukcji. Później kurtka mocno będzie chciała zapinać, panie. Tutaj co to jest? To są jakieś jeszcze te, a to specjalizacje chyba na którymś, na 7 i 14. Ty, to serio jak w D&D normalnie tutaj jakieś klimaty. Atrybuty, 3 aż mogę rozdać, o kurde. To co, mówiliście, że w zręczność i w spryt mam lecieć jak najwięcej. Na 20 zręczność to już naprawdę wysoko jest chyba. Okej, to mi się podoba. Umiejętności rozwijamy oczywiście ekspercki, teraz już przymus będziemy mieli. Talenty. Robin, talenty zaklęty. Może to podwójne uderzenie by nie było takie złe? Bo widzę, że nie mogę tutaj. Ulepszone wyszkolenie bojowe bym musiał się nauczyć, a to jest tutaj w tym ulepszenie. No ale póki co to podstawowa walka, i tak nie mieliśmy jeszcze okazji, żeby za dużo walczyć, więc będzie spoko. Zręczne ręce. Kurde, może te zręczne ręce? To też jest pod sprypt, to by mogło się przydać. Otwieranie zamków, dostrzegania pułapek. Premia przy otwieraniu zamków i rozbrania pułapek. Siema Robin, siema Almette, siema. Siema Robin, siema Szpondel, no bardzo dobrze wszystko. Po świętach najedzony Robin, nie, no, oczywiście śmieszkuję, nie jest tak źle, waga się nie zmieniła, nic, tylko po prostu no tak się śmieję, bo przydałoby się trochę zadbać w końcu o kondycję i sprawność fizyczną. Poniżej pasa lepiej mówisz, Macio. Łyczyk prowadza błyskawiczne i bardzo błyskawicznego, bardzo niehonorowego kopa. Jeśli testu nie wykona, to wtedy zmniejsza obronę i szybkość poruszania się.
to by mogło być też spoko całkiem. Chociaż to otwieranie zamków mogłoby być fajne, kurczę, bo tu widzę, że później to dodaje tam jakieś właśnie, że ten, lepsze skomplikowane zamki i pułapki. Kolejna premia otwierania zamków i zbierania pułapek. No nie wiem, jak myślicie, cwaniaczki? Tutaj. Macie podpowiada, żeby właśnie cię wspomnieć z J-Passa. Macie to wie, że grał w Dragon Age, więc był ten. Stun na przeciwnika wtedy wchodzi. A otwieranie zamków mi się nie przyda, ale może będziemy mieli jeszcze jakiegoś bohatera, który by się mógł zająć otwieraniem zamków za mnie jakby. A myślę, że taki cios poniżej pasa rzeczywiście może uratować nam tyłek momentami. Dobra, awans oczywiście jest. O, Reksio awansuje też, no to super, Reksio. Reksio ma kondycję dużą. Reksio to myślę, że w siłę, żeby gryzł po kostkach cwaniaków. O, i on tyle. Ukończono zadanie oczywiście, zadanie ojca i zamieszanie w spiżarni. Nowy zrzut ekranu zrobiłem? Kiedy? Gramie coś tu kłamie. I kodeks oczywiście, jakieś tutaj mroczne pomioty, 160. O matko, rzeczywiście tego kodeksu dużo. Dobra, save'a robimy? No i co? Cześć się z kimś? Do pogadania mamy? Jeśli będziesz potrzebować pomocy, najlepiej zrób tak, jak... Wyzwali cię wcześniej do łóżka, co? Zobaczymy się z samego rana. Nie o nic przeciwko, ktoś tam na mnie czeka. Miłego długiego marszu na zimnie i tak wolę iść z tobą. Mam nadzieję, że ten... Nie o nic przeciwko, ktoś na mnie czeka. Co? Masz ci los. Wyrgu się do prawdy. To ta elfka, która przybyła z Lady Landrą, prawda? Tylko mi nie mów, że nie. O, patrz jak zna braciszek siostrę, tak, ty. Będzie mi ciebie brakować. Dbaj o wszystkich jak i bądź się wziął tu, tutaj kiedy wrócę. Lelianę możesz potem wziąć do siebie i jej dasz otwieranie zamków. Okej. Liliana jakaś. Oren. Mama mówi, że będziesz się nami opiekować pod nieobecność taty. Tak będzie. Czy to prawda, ciociu? To prawda, ciociu? Jestem ciocią jego? Nie lubię, jak mnie tak nazywasz. To prawda, Orenie. To nie będzie zbyt ekscytujące. Nie lubię, jak tak mnie nazywasz. Zobaczmy, przecież co będzie. Jesteś moją ciocią. Jak inaczej miałbym cię nazywać? Twoja ciotka z pewnością sądzi, że to ją postarza. Tak, a o co chodzi? Przecież jest stara, ale nie aż tak jak ty, mamo. Ale młody ciśnie! Ała! Przecież nic nie powiedziałem. O kurde. Nauczysz mnie, jak posługiwać się mieczem, ciociu? Ja też mógłbym walczyć ze złem. No młody, żebyś się nie zdziwił. A masz, straszliwy króliku. Mroczne pomioty obawiają się mego miecza prawdowatości. Ale cringe'owa została zapodana przez młodego. Co to jest? Prawdowatość? Uczymy go, żeby zawsze mówił prawdę. A. Nie martw się, synu. Okej. Obiecuję, że niedługo zapoznasz. Muszę sprawdzić, jakie poksy mi się... Ale... Prawdowatości miecz brzmi lamersko, ziomu, nie mów, tak? Dobra, sprawdzę, jakie mi się poki na szybko złapały, bo mi się już kończy miejsce, kurde, w tym. Kończy mi się miejsce w... no, w Pokédexie, na króliki, cholera jasna. Wymyślili sobie event, akurat jak Robin streamuje. Wezmę to na szybko, sprzedam trochę tych takich mniejszych, później będzie na trade'a jeszcze. Co tu się połapało tego shitu, matko bosko? Dobra, wywalę te wszystkie takie jakieś maluchy. Powiedzmy do 700 wszystkie wywalajcie. Okej. Dobra, transfer 25 do wywalenia. No to poszło w pismo. Okej. Także no, kontynuujemy. Zresztą może mówić prawdę, a potem matka słucha, że jest stara. Tak, że ciocia stara, a matka jest starsza. Wszystkie babki tutaj. Dobra, nowy plik zapisu, zamek i jedziemy. Okej, z tym pogadałem tej rana tutaj też. Ojciec? Już się zbiera. Jutro czeka nas długi dzień. Dobra, ojciec, a nie miał być jakiejś kolacji przypadkiem? A ostrożnik. A już się zastanawiałem, ile to potrwa. Chciał cię zwerbować? No pewka. Ja chcę, żeby mnie zwerbował. A jeśli tak, nie, dlaczego miałbym chcieć do nich wstąpić, tylko się zastanawiałem. A jeśli tak? W takim razie musiałbym rozważyć jego propozycję. Jeśli naprawdę na południu zagraża nam plaga, dzień dobry, szara Łukaszu. Straż Siema. Będzie potrzebna. Nie ma wczoraj wychodziłem z mieszkania sprawy. Typek 16-17 lat do mnie, dzień dojdzie, dobry. Porozmawiamy zawolało. O tym, gdy wrócę. O, do aż. Tego czasu traktuj go z pełną uprzejmością. Duncan, nie ma co ukrywać. Człowiek. I do tego bohater. Żeśmy się posunęli w wieku, kurde. Nie no, ja też pamiętam przecież, ale teraz jak dzieci mówią właśnie dzień dobry albo proszę pana, to takie jest uff, jak do mnie mówisz proszę pana? Ziomo. To, ale to rzeczywiście, to boli. Jak tak przypadkiem gdzieś właśnie w sklepie czy coś zagada jakieś młodsze, to takie bolące jest, bo sam przecież człowiek nie tak dawno temu biegał i był taki sam. To tak. No cóż, jeśli spotkacie Robina gdziekolwiek, kiedykolwiek, to mówcie do mnie po imieniu najlepiej, albo Robino i tyle. Nie przejmujcie się żadną różnicą wiekową, ale to jest rzeczywiście niezłe grube. No cóż, starzy ludzie z nas. Ten ojciec mogł z Geralta, no ma, dokładnie. Dlatego też tak fajnie, tak pierwszy jak go usłyszałem, takie, halo Geralt, co jest? Skąd się tu wziąłeś?
Nie w Wiedźmina nie ma, ale jednak jest. Siema Gabriel, cześć. No kurde, mam tak samo, Christian. Nie, naprawdę. Dobra, jeśli do tego dojdzie, to porozmawiamy. Na pewno sobie poradzisz. Czy wysłanie całych naszych sił na południe to dobry pomysł? Skoro król tego żąda, tak naprawdę to niewysłanie naszych wojsk na południe byłoby zdecydowanie złym pomysłem. Też mi się tak wydaje. Nie zamartwiaj się, dziecinko. Nie powinnaś mieć wielu problemów. Chcę jednak, abyś przygotowała żołnierzy, którzy zostają tu, na miejscu, na wszelki wypadek. A na jaki wypadek? Legendy o plagach pełne są różnego rodzaju okropieństw. Okej. Mroczne pomioty zagrażały niegdyś wielu ziemiom. Pana, proszę pana. Jeśli nie uda nam się ich powstrzymać, musisz przygotować się na najgorsze. Kurde, zaczynasz mnie przerażać, ojcze. Zrobię co w mojej mocy, ojcze, przyrzekam. Co mogę zrobić z garstką strażników? Dobra, no przyrzekam, co... Wiem o tym. Że zrobię, co mogę. W końcu należysz nie będę do go zamartwiać przed wypadem. Ale nie mówmy już o złych rzeczach. No. Powinniśmy założyć, że wszystko pójdzie jak należy, a stwórca jakiś wielki ptak przyleciał nad swojej opiece. Nie jestem zbyt ciemny cwaniaczki troszeczkę tutaj na tym kamerce? Ojej, no i najgorzej, bo się muzyka wyłącza. Od razu słychać, że zrobiłem alt-tab. Co mi się wydaje, że coś mnie tu kamerka trochę troluje. Zaraz sprawdzimy. No tak by było trochę lepiej. Tylko się zastanawiam, czy wtedy nie zbić trochę tu z jasności. O, może zrobimy coś takiego, cwaniaki? Będzie chyba trochę lepiej. Taki Robinos widoczny. Okej, na pewno sobie poradzisz, ojcze. Wyruszamy z twoim bratem na wodę. Będzie klepane. A nie popołudniową herbatkę. Kto wie, co nas czeka. Chciałbym powiedzieć ci jedno. Jesteś moją ukochaną córką. Wyglądasz młodziej ode mnie, a jesteśmy rówieśnikami, masz więcej rozmów. Jeśli spotkam mnie najgorsze, będziesz godnie nosiła nazwisko Kuslandów. Nie martw się o mnie, moja droga. Będziesz miała wystarczająco dużo na głowie pieprzyka pod moją nieobecność. Chyba, że chodzi o... Na tym mam brodę, a tutaj mam pieprzyka na policzku, jeśli o to chodzi. Tak, to też śmieszna historia, bo moja mama ma idealnie po drugiej stronie po prawej, a ja mam po lewej pieprzyka. Zawsze się z tego śmiałem, jak byłem młodszy. Dobra, wiem, że będę mógł być z ciebie dumny. Widać, że wyrosłaś na rozsądną kobietę. Ano. No, rozsądna zdecydowanie, bo wybraliśmy sobie ten, no, o wiele lepszego partnera na noc niż tego leszcza tamtego. Co jest? Kurde, czekajcie, bo coś się tutaj baguje. O, spróbujemy teraz. Księga. Plus 50 eksła, polityka Fereldanu. W ogóle świetnie, bo ten lore jest tak rozbudowane, tu się tyle dzieje. Kurczę. Okej. Okay. Giereczka się wczytuje. Na szczęście mamy SSD, więc to jest raz, dwa, cza. Ojej. Zrobiło się creepy, muzyka taka jakaś podejrzana. Pieprzyk? Czy to znaczy, że lubisz się gotować? Oczywiście. O! O, o, o! O, kurde, jaki stanior wypasiony mamy. Ładne to było. Pieprzyk dobry. O, kurde, laseczki jakie roznegliżowane. Szczeka groźnie i warczy. Nasz dogo. O, kurczeczki. Mój ogar robi strasznie dużo hałasu. Jest chyba mocno rozgniewany. Co mu zrobiłaś? Hehe, nie no. On po prostu... och, nie zwracając jego uwagi. Mogłabym wyrzucić go na korytarz. Być może coś jest nie tak. Gdy się zbudziłam, zdawało mi się, że słyszę no ja jakieś też, krzyki. Właśnie. Ale teraz co tu się dzieje? Ktoś rozpierducha. Piesus się wkurzył. Sprawdzę, czy ktoś jest na korytarzu. Nie, laska, nie wychodź pierwsza! Oh no! Nie! Wiedziałem, że coś tak skończy! Nie! Nie! Serio! Ale wiedziałem, jak tylko powiedziała! Jak tylko to powiedziała, to ja wiedziałem od razu, że coś pierdyknie. No i odstrzelili mi Lachona. Fucking no! Nie zdążyliśmy się nacieszyć. Czy mogę założyć kosy? Ja pierdykam, naprawdę! Naprawdę, giereczko. Dobra, widzę, że gierka to dobra jest. Dobre trollowanko. No dobra, ubierzmy się przed walką, bo coś czuję, że to się może źle dla mnie skończyć. Przyznam do atrybutów jak najbardziej byku. O ja, no serio, to żeśmy się zdążyli nacieszyć. Myślałem, że będę, nie wiem, mógł z nią coś tam, ten, podróżować czy coś, nie wiem. Nie wiem, na co liczyłem, no ale never mind. Obrączka pamięci. No to niezła pamięć, uwa. Jakiś pas mam? Mam pas, dobra. Co tu? Hełm jeszcze jakieś? Miałem hełm jakiś chyba. Zaraz zobaczę, czekajcie. Buty, pawęź króla. A, to jakieś są siły, ile to wymagało. O, matko bosko, kochano. Nie, dobra. To chyba to by było na tyle. Ale wydaje mi się, że miałem jakiś tam hełm krwawy, coś takiego. Łapa lwa, dobra. Nevermind, dobra. Let's go. W takim razie mamy tu jakiś tych. Mamy jakiś leszczy. Żołnierze koła! Tak myślałem, że oni będą ten. Że oni będą, kurde, wredni. Nieczysta walka, dostaniemy stunem. Ale łatwo.
Dobra, tu jeszcze jakiś leszczu jest. Wezmę mu kopnę. Dałem poniżej pasa cios. Ty, ale że żołnierze Hoła są takimi tymi. Tak myślałem, że oni będą tymi wrednymi, kurde, lapsami. Ale nie, no laseczkę odstrzelili, kurde. Dobra, co w kuferku mamy? Ma pułapka i słabszy układ leczniczy. Dobra, biorę, co się da. Ja, no kurde, nie. Jak sobie życzysz? Laseczko, dlaczego żeś zginęła? Poszła, kurde, sprawdzę sobie na korytarzu. Spójrz na to z drugiej strony, gdyby nie ona, to ty byś dostał w twarz i game over. No w sumie tak. Co tu się dzieje? Gdzie jest Teryn? Gadaj. Nie mam pojęcia. A, ja muszę podejść do niego, żeby go walić. Dobra. Ała, bije mnie. Dawaj mu to z buta. Dobra, klepanko robimy. O, trochę nie bije mnie też. Ale to tutorial, to chyba nie zginę. Jaki tekst? Co jest halo? Zrobię ci drugą dziurę w bukie w ogóle. Co to było? Dobra, piesył gościa rozgryzł. Co za teksty w ogóle? Halo. I spodziewałam się najgorszego. Przyjął strzałę na klatę. Chyba miałeś, ale zniszczyłeś. Co Kubaj zniszczyłem? Hełm zniszczyłem? Nie, 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 nie. Ja nie klikałem nic takiego. Zresztą to z DLC to by było. Nic mi nie jest, co się dzieje. Właśnie chciałem spytać o to samo, tak potrzebuję pomocy. Ci ludzie zamordowali Jonę! Co takiego? Tę elfkę? Ale dlaczego? No właśnie, dlaczego? Budził mnie krzyk. W holu byli jacyś ludzie. Więc zabarykadowałam drzwi. Widzisz, matka, to widziałaś, co zrobiłaś. Ich tarcze? Co to ludzie jest? Hoła. No właśnie. Dlaczego nas atakują? Ludzie Hoła, kurde, zrobili rozpierduchę. Zdradził ojca, atakuje pod nieobecność naszych żołnierzy. Myślisz, że ludzie Hoła spóźnili się celowo? Co za bydlę. Bawiam się taktykami, jak masz chwilę, możesz się przydać mocno. To jego kłamliwe okay, gardło. Macio, pewnie sprawdzimy ojca? Przy najbliższej walce. Nie przyszedł do sypialni. Nie widziałem, byłam w mojej komnacie. Może został u Arla Hoł. On może być martwy? Nie, nie widziałem. Musimy go odnaleźć. Jasne. Matka, widzę, że już w bojowym ciuchu nawet, kurde. Potrafisz jeszcze się posługiwać bronią, matko. Z dołu dobiegamy odgłosy walki. Powinniśmy sprawdzić także, co dzieje się z Orianą i Orenem. Na litość Andrasty. A co, jeśli żołnierze weszli najpierw do komnaty twego brata? Sprawdźmy, co z nimi. Szybko. Później poszukamy na dole Bryce'a. Dobra. Okej, okay, matka dołączyła w ogóle do drużyny. Też fajnie. Teryna Eleanor. Poziom drugi, wojownik. Nieźle, nieźle. Dobra. Moi drodzy, jak widzicie, jest źle. Oczywiście zbieram z żołnierzy co się da. Jakieś tu pieniądze. Jeszcze chciałem... A, w ogóle... A, bo nie myślałem, że mam spauzowaną grę. W ogóle co śmieszne. No, spróbujemy oczywiście. Ojca znajduje się w tamtym... W kufrze. Aha, okej. Okay. Dobytek tego ojca tu się znajdował. Dobra, czyli jakieś jeszcze itemy fajne. Wracamy do Rudego. Możesz dowodzić psem i jego umiejętnościami. Tak przyczymy do walki strategicznej, Asakedet. Okej, okej. Okay. Pewnie. Nie, Rudego wywalamy, kurde, w pizdu. Nie giję. Okej. Okay. Tutaj ta broń jest taka sama, jak już mam. Buławy to chyba mi nic nie dają. Dobra. Czyli nic ciekawego. Zastanawiam się, co ja zrobiłem z tym hełmem, który miałem, a już go nie mam. A mogę na przykład robić tak, że schowaj, zniszcz, sprawdź. Aha, okej. Okay. Nie wiem, co się stało z tym hełmem. Wywalone w sumie. Dobra. Lecimy, 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 kurczę. Zabili licencję. Nie może tak być. Okej, okay, sprawdźmy, co tam u brata. Siemanko. Siemanko, witam w mojej kurwa, co tu się stało? Zabili brata? Ale lipa. Nie! Mój mały Oren! Jakim trzeba być potworem, żeby mordować niewinnych? I kurde, Tom też. Francę zabili. O kurczę, ale impreza. Po co mieliby to robić? Jeszcze za to zapłacą. Nie płacz, matko. Jeszcze za to zapłacą. O, nawet nie bierze zakładników. On zamierza nas wybić do nogi. Och, biedny Fergus. Chodźmy już. Nie chcę tego oglądać. O kurde, matce można eku dać. Okej, okay, okej. Okay. Matko, jak ci dać eku? Mam z tobą pogadać jakoś? Na dół i a, dobra. O kurczę, normalnie mogę z nią sterować, no spoko. Mogę jej na przykład dać buławę, bo widzę, że to jej tam daje jakiś premia za komplet przedmiotów. Okej, okay, spoko. A mogę jej na przykład jeszcze sztylet dać? O, spoko. Czyli ona też może być dwoma tymi, super. A czasami mógłbym jej wziąć łuk na przykład, albo buławę z tarczą, to by było też spoko. Jakieś amulety, koks, żylety, dobra, no w sumie też nie będę przesadzał. Będę biegał sobie też z tobą. O kurde, cwaniak, jesteśmy zdradzeni całkowicie. No nie możemy tego pozostawić tak tutaj. Trzeba robić rozróbę. Okej, okay. I teraz jakieś taktyki, tak? Możemy tu robić. Taktyka. Przeciwnik, postać otoczona przez przynajmniej przeciwniku. Postać atakowania, te zachowanie. Zachowanie, Velaya, Reksio. Okej, okay. Żywotność Reksio to warkocze wtedy. My dowolny to szybki strzał. Laseczka. Zamach dwoma broni, przeciwnik, postać otoczona przez przynajmniej trzech przeciwników. A co mogę tutaj na przykład zrobić? Postać otoczona tutaj jest, tak?
Poziom many, najbliższy cel. O kurczę, powiem wam, że sporo tutaj tego jest. No na razie taktyki może nie będę ogarniał. Oczywiście w pewnym momencie pewnie będę musiał. Ale już pierdolę. Także na pewno to ogarniemy prędzej lub później. Okej, kopniemy gościa, albo go zastąpimy. O, on też jest nową matkę. Na razie idzie dobrze. Wydaje mi się, że efekty dźwiękowe walki są trochę przegięte, bo nic już nie słyszę. Efekty dźwiękowe. Co ta muzyka taka głośna się zrobiła nagle? Ty! Halo? Może się ktoś uspokoić z tą muzyką? Nagle, kurde, wjechały jakieś te łódki. Dawaj, do tu dwiema brońmi, hyc, hyc. Dobrze. Oczywiście zbieramy, co się da. Bo może się to jeszcze nam tutaj przydać. Okej, okay, pieniążki. Tu mogę teraz wejść? Okej, tu mogę wejść. O kurcze! Zabili kogoś znowuż. Tak mi przykro. Gdyby nie przybyła do mnie w odwiedziny. A, to kumpela przecież. Ajaj, jaka lipa, ja pierdykam. Co tu się z fajki dzieje? Powiem wam, że ja jak grałem za pierwszym razem, to nie pamiętam tego w ogóle. Ja grałem chyba pod inny jakiś ten. Inną drogę wybrałem, więc no, całkiem grubo, nie kojarzę zupełnie. Komplet przedmiotów to zbroja. A, okej, okay, że ma set tej samej zbroi, dobra. To gicik, czyli matka ma jakiś bonus, jest dobrze, bonus BGC. Słyszysz odgłosy walki? Ludzie Hoła są wszędzie. Okej, okay, spoko. Więc powinniśmy stawić im czoło w walce. Jak możemy się wydostać z zamku? Nie chcę, żeby znalazł się w niebezpieczeństwie. Co powinniśmy zrobić tak naprawdę? Fałtowa brama. Tam na pewno jest twój ojciec. Okej. Nie można tak pozwolić, by Hoł odniósł zwycięstwo. Kochanie, słuchaj uważnie. Mamy mało czasu. Mhm. Jeśli nie uda nam się znaleźć twego ojca, musisz ujść stąd z życiem. Bez ciebie i Fergusa zginie cały ród Kuslandów. Jeśli ludzie Hoła są w środku, kontrolują już zamek. Musimy uciekać przez znajdujące się w spiżarni wejście dla służby. Okay. Słyszysz, co mówię? Dla ograniających. Ustawiłem to, co gra oferuje i gra sama się i na tym grę przeszedłem. No pewnie, kurczę, znaczy ten. Myślę, że będziemy mogli pokombinować, ale na razie tych skilli też nie mam zbyt wiele. Muszę najpierw, wiecie, jak może zdobędziemy jakąś taką drużynę, powiedzmy może nie, że domyślną, ale taką, która będzie, która już się przyda, to wtedy będziemy, myślę, że mogli fajnie tutaj ustawić wszystkich i wtedy będzie można klepać. Dobra, chcę ujrzeć Houla martwym, to nie wiem, czy to prawda, dwa razy nie musisz mi tego powtarzać. A więc pośpieszmy się. No, lecimy. Lecimy oczywiście, ale najpierw jeszcze sprawdźmy, czy tutaj wszystko... Czy wszystko ogarniemy? Jeszcze wiadomo, no chciałbym sprawdzić każde możliwe miejsce, bo myślę, że coś mi się wydaje, że nie wrócimy tu zbyt szybko. Szkoda tej, kurde, laseczki. Sługa. Zamek zdobyty! Uciekam stąd! Okej. Okay. Perswazja, nie bądź tchórzem, stawaj do walki! Tak, moja pani! Nadchodzą! Okej, okay. Dawaj ziomuś, pomogę ci w walce. Dobra, pauza. Z lewej strony mamy dużo przeciwników, pomóżmy temu ziomkowi z prawej może na początek. Zwykły atak. Żeby mi chłopa nie zabili tego, co mu... Perswazją go wziąłem tutaj... O, dostałem stunka! Bardzo nieładnie. Nie podoba mi się to. Proszę tutaj ginąć. W takim razie... Szybkie klepanie, ciosy... Dobra, piesów by się zajął. Ja chciałem jeszcze tego łucznika. O, patrzcie, przyszedł ten mój ziomuś. Rumowisko, tu jeszcze jakieś leczynicze przedmioty są. W ogóle nie powinienem zbierać zwłok, tylko najpierw pozabijać wszystkich. O, ale to ekipa z Warszawy wjechała. Dobra, na razie matka trochę dostaje bęcki, ale nic się złego nie dzieje. Dobra, zastunujmy typa tutaj. Nie mogę go jeszcze stunować, jeszcze... Trochę, dobra, pięknie. Tak, wszystko podjedziemy. Czy spojrzyj pasa. Okej, okay, wszyscy żyją póki co. Nawet ten Giermek się trzyma, skubany. Sługa. Okej, okay. oho. Jeszcze tu jest ekipa. Dowjeżdżamy, pomożemy. Łucznika na początek, nie lubię łuczników, także wiadomo. Okej, okay, Piesus dobrze sobie radzi. Tam się zginął. Kurde, Piesus sam zamordował kolejnego zioma. Czy moja postać... A, ja muszę tam podbiec? Co? Chyba, że już miejsca brakuje. Kurczaki, dobra. To bym mógł, no... A, piesu go rozbił. Okej. Okay. Nieźle, kurczę. I nawet jakiś zwykły żołnierz przeżył. Fajnie. Im więcej przeżyje ludzi, tym ja się czuję też lepiej. A oczywiście teraz możemy sobie sprawdzić, czy wszystko było zebrane. Giermek, żołnierz przeżyli. Oho, kolejne towarzystwo. No to biegnijmy. Okej. Okay. O, zniknął ten ty. Przed chwilą to był żołnierz do pomocy, a teraz już chłopak zniknęło. Dobra. Z buta mu wjedziemy. Chyba rzucił na odporność. Nie ma łatwo. Matka dostaje bęcki, ale nie jest źle. Okej. Okay. Trzyma się jeszcze, chociaż obrażenia są spoko. Dobra, stunek, nieczysta walka. I teraz już chłopa wyklikamy łatwo. Dobra, pieseł jest przepotężny z tego, co widzę.
Okej, oczywiście zbiorę co się da jeszcze tutaj na szybko z tych żołnierzy. Bo to wiecie, może się przydać, a tam zawsze jakieś 11 złota czy coś. Mamy też tego giermka, który też tam fajnie pomaga. Miksturka many nawet, o kurcze, nieźle. Przeciwnicy. O matko, ile ich tam jest! Czy ja mogę coś się zapisać przed tym? O kurcze, dobra, mam nadzieję, że dam radę jakoś. Wszyscy są na szczęście jacyś wyleczeni, matka troszeczkę oberwała. Sterując postaciami możesz je także uleczyć okładami leczniczymi. Okej, pewnie, skarbiec jest teraz dostępny. Jeszcze tylko dodam, że prawie do końca gry nie kupowałem plecaków. Okej, pewnie, no zobaczymy. Na razie jeszcze nie mam opcji żadnych zakupów, ani nic takiego. Dobra. Temu z buta wjedziemy i spróbujemy tu... O, ty, bo te dwie bronie to atakują wielu przeciwników naraz. To też jest fajne. Okej, ma Barry. To wiecie co, zajmę się ucikami, skoro mam ciągów tutaj moich. Łucznicy będą wkurzać na pewno. O, dostałem stuna. A, bo ci łucznicy rzucają stuna i uciekają. Okej. Dobra. Dobra, to zajmijmy się może tym Mabari, a teraz ja pójdę po innych łuczników. A czekajcie, a teraz na przykład właśnie mój pieseł... A, mój pieseł się już rzucił na tego łucznika, a matka? Dobra, matka niech pomoże, ja sobie poradzę solo z tym tutaj ziomkiem. O kurde, znowu dostałem jakiegoś... A, pułapkę chyba jakąś depnąłem. No, skubany. Nie, dobrze, dobra. O, ej, gościu, kurde, gdzie ty uciekasz? Bo zaraz mnie wpakujesz w kolejną jakąś pułapkę. Dawaj tutaj szybko. Pięknie, podziamany. No. Nie możemy tracić już czasu. Pewnie, rumowisko jeszcze do zebrania, okłady lecznicze. Dobra, mam nadzieję, że ten ziomuś to będzie biegał z nami. Tutaj gdzieś był ten skarbiec chyba, na dół jak zejdziemy. Stronek straży skarbiec, dokładnie, to sobie zejdźmy, zobaczmy. Myślę, że w skarbcu też mogą być ten ludzie. Tu otrzymamy jakieś pieniążki. No i zobaczmy. Zbliżamy się do skarbca. Spoczywa w nim ostrze rodowe kusany. Ostrze rodowe brzmi spoko. Proszę, kochanie, weź mój klucz. Nice. To ostrze nie może dostać się w łapy Hoła. Powinno za to odrąbać ten jego zdradziecki łeb. Tak jest! Ej, matka jest spoko. Matka jako jedyna z całej rodziny jest gitem, nie? Lubię matkę. Matka jest naprawdę spoko. Użyto klucza oczywiście. Jakim cudem oni nie żyją? A, moje ziomki od kart! No nie! Chyba to była śmiertelnie poważna partia. Kurde, karcioszków. Użyto klucza. Okej. O, tak! Stoję jak na zbroję. Może hełm jakiś? Zbroja łuskowa oraz tarcza gwardzisty. Świetnie, nie będę korzystał z tarczy, ale się może przydać. Topór krótki, żelazo, jakiś tutaj ten. Sprawdźmy te zbroje również. Może być lepsza od tej, którą aktualnie posiadam. Czy mogę biegać z jednym toporem i... Bo jak to tutaj jest? Jednoręczna. Czyli ogólnie broń musi być jednoręczna, tak? Topór wojenny, główna ręka. Okej, czy mógłbym na przykład biegać z toporem i z sztyletem? Okej, to brzmi całkiem przyjemnie. A ile takich zadaje? Obrażeń 6. To nawet lepiej. Nie wiem, czy nie ma ataków wolniejszych czy coś, ale okej. A dobra, Robinos, zbroję jakąś dostałem, sprawdźmy. Buty skórzane, a jakie ja aktualnie noszę? A, bo ja noszę te jakieś tam buty. 1,25 pancerza one dają. O, nieźle nawet. Przez 1 do pancerza szansa na unikanie ataków i pocisków. Okej, a ta zbroja łuskowa? Siły wymaga. No to kurde, żebym sobie ponosił tą łuskową zbroję w takim razie. Rodzinny kuferku, otwórz się przed nami. Tarcza wysokorza i miecz rodowy z żeliwa. Żeliwny mieczek, całkiem niezły. Stop, możemy założyć również ten miecz. Z tego co widziałem od razu 7 obrażeń, bardzo ładnie. W takim razie miecz oraz sztylet, żeby wbijać kosy przeciwnikom. To brzmi fajnie, a czy ja nie dostanę przypadkiem, jak założę to za set? Właśnie, premia za komplet. Tu jakaś wpada. Posłaniec do siebie sprzęt daje premię za komplet przedmiotów. Nie wiem, cóż to za premia jest. Zgaduję, że po prostu tutaj chodzi o właśnie pancerz i... ale za pancerz. A jak zmienię buty, to ile mi się zmieni? Mam 6, mam 7 w ten sposób. To chyba lepiej jednak z tymi butami biegać, wiecie? Okej, dobra. Jest dobrze, jest ładnie. Lecimy do przodu. Pirania? Tulio się. Witam, Pirania! Dzień dobry, cześć! Hej, Robin, cwajaczki! Dzień dobry, Piranio! Witam! Dzień dobry! O kurde, już jedziemy z koksem. Dobra, ja oczywiście jadę w tego ucznika, plepsa. Dobra, dwoma broni, kurde, posiekany chłop. Teraz ten miecz jest mega spoko. Wow, co tam Piranie u ciebie? Widzę, że nowy awatar jest na profilowym. Bardzo ładny. Kurczę. W sumie ja też już swoją erkę mam już tyle czasu, że mógłbym pomyśleć o jakiejś zmianie. Na Discordzie to kurde co tydzień mam nowy awatar, a na YouTubie to kurde zmieniam raz na 5 lat normalnie, także też to ten. Ja tu czekam, bo chyba tak, o ile dobrze pamiętam, to 11 ten turniej jest, ja tu będę kibicował mocno, Pirania, wszyscy będziemy trzymać się za ciebie kciuki, oczywiście, żeby się udało wygranko zrobić jak najlepsze. Tu pozbieraliśmy, witanko, tak jest. O!
dobra, ale ekipa. O, a, to jest już ta sala główna tronowa. To jedziemy. Podejdźmy bliżej, żeby zobaczyć, co tu się dzieje. Jest jakiś czarodziej nawet. Okej, okay, to ja myślę, że magiem się zajmiemy. Co robi mój pieseł? Reksio bym mógł odgryźć jakąś kostkę jakiemuś wrednemu łucznikowi, a matka by mogła pomóc tu na frontline na klepanko robić. Dobra, my biegniemy oczywiście w tego maga. Dawaj w maga. I cyk, dwiema brońmi w maga. I stuna! O kurde, ogłuszył mnie, zdążył mnie ogłuszyć. Niestety zdążył mnie ogłuszyć, ale zrozmowalny tutaj jest z buta. Kurczę, ale stuny dostaje. Co jest? Dawaj tego maga, klepiemy. Zastanawiam się, kto mnie jeszcze tu sfokusował. Na razie wszyscy żyjemy ładnie. Ja za chwilę będę mógł zamachnąć się tym broni od razu. Jest sytuacja na razie jeszcze opanowana. Porażeniem! Ale pierdyknął w ciosu jakiegoś. Dobra. Ja dostanę największe na razie wpierdy, ale to nic. Oczywiście jestem głównym bohaterem, więc nie mogę zginąć. Trollololo. Ten łucznik teraz będzie próbował mnie ustrzelić. Na szczęście już pieseł weźmie się do roboty i zaraz będą wyklepani. Jeszcze ten łucznik tam na końcu gdzieś został. Pieseł jak... Nie, no kurde, Reksio to jest agent. Reksio to jest człowiek rozpierducha. Jeszcze zdążymy uratować tu wszystkich stąd. To mi się podoba. Dobra, z butem bym tu wjechał gościowi. Skopa się przewrócił. Jajca dostał. Cały czas zasypuje sobie wiadomościami, a Robin nawet jeszcze jej nie zauważył. Nie, no zauważyłem, tylko byłem zajęty walką. Muszę sprawdzić, jakie boksy się złapały, może szalni. Udało im się przedostać. Hold, ten zdradziecki Benkart. Gdy zdałem sobie sprawę, co się dzieje, mogłem jedynie zamknąć bramę. Ale nie powstrzymają ludzi Hoła na długo. Piranie oczywiście. Jeśli znasz jakieś inne wyjście z zamku, jak najszybciej z niego skorzystaj. Miło tutaj. Łe, kurde, jakiś słaba trójka, tylko brak shiny. Co to ma znaczyć? Gdzie mój shiny Kruik w Pokemonach? Co to ma być? Teraz wezmę, od razu to zrobię miejsce, bo się zaczyna kończyć. Musimy oszukać ojca. Gdzie jest strażnik? Chodź z nami, nie? No musimy oszukać ojca, gdy wiesz? Ostatni raz widziałem Terna. Był ciężko ranny. Nalegałem, by nie ruszył się z miejsca, ale bardzo chciał cię odszukać. Udał się w kierunku kuchni. Myślał chyba, że znajdzie cię w spiżarni obok wyjścia dla służby. Wielkie dzięki, Sir Gilmore. Niechaj czuwa nad tobą Stwórca. Okej. Okay. Niechaj Stwórca czuwa nad nami wszystkimi. Co to ma znaczyć? Ojciec ciężko ranny? To będzie przypał. Okej, okay, sprawdzę szybko czacik. Mechaniczna pomarańczo, witam, wyjetam, cześć. Wszystkich witam. Cześć Obczaj to, witam wszystkich. Pierwszy raz tutaj, no to witam na streamku Robinowym. Cześć Obczaj, hej, hej. Witam i Solejuk, cześć również. Chociaż Solejuka to chyba wcześniej witałem, ale może mi się wydaje. Tylko witam na streamku oczywiście Robinowym. Mnie nadal bawi to imię dla psa bojowego. No Reksio odgryza kostki, uda i wszystko co dynda z przeciwników. Jest Reksio dobrym gangsterem. Oczywiście nick Reksia został wybrany przez czat, więc tutaj zasługa czatku, że piękny nick dla pieseła został. Oczywiście obrobimy tutaj teraz wszystkich żołnierzy, żeby mieć towary. Tutaj oczywiście moi żołnierze trzymają się jeszcze jako tako. Okej, tu zebrane, tu zebrane i jeszcze tu jakiś jeden łucznik i spadamy. Idziemy w takim razie w okolice Kryształ Ognia. O kurczaki, to brzmi poważnie. Idziemy w okolice w takim razie kuchni teraz. Zobaczymy, czy ojciec tam będzie. Mateusz, dużo się spóźniłeś? No, 2 godziny trwa streamek, także już chwilka jest, ale tak naprawdę jesteśmy w prologu. Dzisiaj to było tworzenie postaci, zaznajomienie się z grą, system dialogów, poprawianie troszeczkę no, różnych rzeczy, layoutu chociażby też na przykład. Mógłbym tutaj też zmienić troszeczkę. Desperacja to paskudna perfuma. Perfuma? Desperacja to perfuma? Od kiedy? Co ty gadasz? Okej, okay, możemy biec tam, ale ja zanim bym pobiegł dalej, to jeszcze bym chciał. I widzicie, właśnie to tak wygląda, że ja też tutaj już powinienem biec do przodu, już powinienem dawno ojca znaleźć, ale oczywiście Robinos musi wszędzie wtyknąć noseł, pobiegać. O, widzicie tutaj. A nie, to tutaj jest. O, rycerz jakiś, dobra, to jedziemy. Rycerzowi bym z buta z kopa wjechał. I to jakiś ten stunek zapodał. Ależ klepańsko. O kurde, aż mnie przewrócił, któryś muszę pilnować też HP. Żebym się przypadkiem nie zdziwił, na razie mamy go sporo. Velaya oczywiście, nasza rozpierduszka kobieta. Zaraz będę mógł użyć skilla, także rzeczy. Ten rycerz, to wiecie co, może zanim zabiję rycerza, to jeszcze pokonam żołnierza, żebyśmy wszyscy skupić się atakami na tym rycerzu. W ten sposób będziemy mogli pokonać wylotu. O, ale pięknie odrąbałem mu głowę! Takie rzeczy można w tej gierce robić? No i to mi się podoba. Dobra, dobra. W ogóle śmieszne, że jakiś sługa, zwykły ziomek się przyłączył do drużyny. Z rycerza hajsu, srebro 1,24 brąza. To jest dobry pieniądz. Okej, okay, jak tędy pobiegnę, to nie pobiegnę nigdzie za daleko, także też możemy zwiedzić. 2 godziny streama, no około półtora. Masz w planach na przyszłość ograć tego prequela do Niera? Tak, replikanta. Tak, tak, tak. Uciekajcie! Uciekajcie! Chciałbym replikanta przejść jak najbardziej.
No w sumie to też fajny wstęp do automaty, więc też by można było to zrobić jak najbardziej. Tylko że no właśnie na razie to chciałem, to powinienem się zająć właśnie Nierem. Automatom zrobić to w porządku, jak trzeba. Tak to wygląda później 5000 gierek. Wiecie co, bo pies się tu zbugował, nie może odbyć jeszcze do łapy. Cyk, kurde błęd. Ładnie, bo ekspo sporo wpada też z nich. Okej, okay, chyba wszyscy. Wyklepani, możemy zebrać sobie jeszcze mikstury. W ogóle z Lyrium. Lyrium to jest jakby mana, tak? W świecie Dragon Age. Przynajmniej tyle wiem. Grać magiem w Dragon Age Piranio, wiesz co, nie grałem. W pierwszy raz jak przechodziłem, to przechodziłem chyba wojownikiem pod tarczę. Przynajmniej tak kojarzę, że tarcza i z jakimś takim turbotoporkiem biegałem. W dwójce grałem pod dwie bronie, czyli mniej więcej tak jak teraz tutaj. Znaczy, tak mi się wydaje, bo grałem miliard lat temu, z 11 chyba lat temu. Wydaje mi się, że w 2010 grałem w wakacje razem z moim kuzynem. Ale może mi się też wydawać tylko. O nie, zabili tą kurde babkę! Wiem, że była wredna, ale szkoda, że zginęła. Ojojoj. O nie, ojciec się wykrwawia w tym. Ze szczurami, w tym. Ojojoj. Streamek będzie trwał jeszcze obie. Godzinę i 7 minut. No chyba, że się przedłuży troszeczkę. Zastanawiałem się, kiedy dotrzecie. Nie, ojciec się wykrwawił. Ale plamka się zrobiła. Na krew, Stwórcy, co się dzieje? Krwawisz. Ludzie Hała znaleźli mnie pierwsi. Prawie mnie tam zabili. O nie, ojcze! Dlaczego Hall to zrobił? Musimy stąd cię zabrać. Jak się tu dostałeś? Ledwo się ruszasz. Zabiję Hall'a za to, co zrobił. No musimy cię stąd zabrać chyba. Obawiam się, że nie przeżyję. Jeśli wstanę. Wstawaj i w drogę, a więc zostaniemy i będziemy cię bronić, a więc będziemy musieli cię wynieść, a więc zostaniemy i będziemy cię bronić, dasz radę, będziemy musieli cię wynieść w takim razie. Tylko jeśli gotowa jesteś zostawić tutaj kawałki mego ciała, dziecinko. What the hell? Bryce, nie czas na żarty! Kiedy ludzie Hoła sforsują bramę, zaraz nas znajdą. Musimy ruszać. Ktoś musi dotrzeć do Fergusa. Powiedzieć mu, co się stało. Okej. Okay. I dokonać zemsty, że została... że został nowym Tyranem. Nie no. Howl i wobec niego ma pewnie jakieś plany. Sam mu o tym powiesz, ojcze. Powiesz mu tu o tym, ojcze! Chciałbym móc to zrobić. Nie możesz umierać, typie, no. Bryce, nie! Przejście dla służby jest tutaj. Co ty robisz, stary? Możemy razem uciec i znaleźć dla ciebie jakąś uzdrawiającą magię. Dragon Age'a mogłeś zagrać dopiero po otoczony. Premierze. No pewnie. Ale to już było kiedy indziej. Dragon Age'a 2 akurat sobie już grałem sami. Nie jeszcze tego wyjścia, ale otoczyli zamek. Trudno będzie się przedostać. A więc to ty jesteś Duncan? Szary strażnik? Tak, jaśnie pani. Tern i ja próbowaliśmy dotrzeć do ciebie wcześniej. Moja córka pomogła mi się tutaj dostać. Chwała niech będzie Stwórcy. Nie jestem zaskoczony. Okej. Okay. Jak widzicie, wpadł szary strażnik do środka. Chciałem jeszcze to sprawdzić, co pisaliście. Lyrium to substancja, która może powodować szaleństwo. A, no tak. To właśnie przez to też ci spopieleni i tak dalej, czy jak to tam się nażywało. Dla mogę powodować wzmocnienie magii, ale jest bardzo uzależniająca. Witam. Cześć, Angel. Hej. No, to nieźle. Pomóż nam, Duncanie. Dziwię się, że jeszcze tu jesteś. Dziękuję za ocalenie mojego ojca. Obawiam się, że twoje podziękowania mogą być przedwczesne. Wątpię, czy go ocaliłem. Cokolwiek zrobimy, musimy działać szybko. Nadchodzą. Duncanie, błagam. Zabierz moją żonę i córkę w bezpieczne miejsce. Tak zrobię, wasza lordowska mość, ale obawiam się, że muszę poprosić cię o coś. Dziecko niespodzianka będzie. Co tylko zechcesz. To, co dzieje się tutaj, jest niczym w porównaniu ze złem, które grasuje po świecie. Mhm. Przybyłem na twój zamek w poszukiwaniu rekruta. Zagrożenie ze strony mrocznych pomiotów wymaga, bym odszedł stąd wraz z nim. Ja rozumiem. Okej. Co takiego? Nie mogę się zgodzić, co jeśli stało się... Co jeśli coś się stało z Fergusem? A co z Gilmorem? Tak naprawdę to właśnie na tobie mi zależy. Haha! Ściemy walili. Oraz twoją o, widać, jak tak patrzę, to widać ten... Opowiemy Fergusowi i królowi o tym, co się stało. Następnie twoja córka wstąpi w szeregi Szarej Straży. Będę szarym strażnikiem. Jeśli Hała dosięgnie niesprawiedliwość, zgadzam się. No raczej, Hała będzie robiona. A więc oferuję ci miejsce w szeregach Szarej Straży. Walcz razem z nami. Brzmi spoko.
Przyjmuję twoją ofertę, odmawiam, nigdzie nie pójdę. Moim obowiązkiem jest zemścić się na Aluhou. A zobaczymy, czy będzie. Poinformujemy o wszystkim króla i to on ukaże Hoa. Przykro mi, ale obowiązki członka Szarej Straży są ważniejsze nawet od zemsty. No by kup. Hao sądzi, że wykorzysta chaos na swoją korzyść. Pokaż mu, że się myli, dziecinko. Dopilnuj, by sprawiedliwości stało się zadość. Kurde, mówi tak, jakby nic mu nie było. Nasza rodzina zawsze na pierwszym miejscu stawia obowiązek. O, tak szybko. Mroczne pomioty muszą zostać pokonane. Nie umieraj. Ruszaj dla dobra swego i całego Fereldenu. Pójdę, ojcze, dla ciebie. W takim razie chyba muszę się zgodzić. Nie zrobię tego. Dobra, idę. W takim razie musimy jak najszybciej wyruszać. Jak nie chcecie, to nie. Bryce, jesteś... A co z Bryce'em? Nasza córka nie zginie w wyniku zdrady Hała. Przeżyje i zrobi coś dla świata. Hała, zrada Hała. Kochanie, ruszaj z Duncanem. Będziecie mieli większą szansę na ucieczkę. A co z ojcem i matką? Eleonoro. Co ty, Eleonora, Cicho, tutaj odwalasz? Żeby dać im czas, zabiję każdego bękarta, który wejdzie przez te drzwi, ale ciebie nie opuszczę. Co ty gadasz? Nie pozwolę, byś się dla nas poświęciła. Znajdziemy jakieś inne wyjście, możemy walczyć. Matko, na pewno chcesz to zrobić. Znajdziemy jakieś wyjście, no. A więc zginiemy wszyscy, tak? Nic z tego. Twoje miejsce jest wśród członków Szarej Straży. Moje u boku twojego ojca. Aż do śmierci i poza nią. Cute as fuck. Przykro mi, że... O, wykrwałeś się drugi raz. Grubo. Mieliśmy dobre życie i zrobiliśmy, co się dało. Teraz to sprawa naszych dzieci. No, ruszaj, dziecinko. Ostrzeż brata. I wiedz, że kochamy was oboje. Jesteśmy z was dumni. Kurde, ale imba. Musimy ruszać. Spoko, Busterku. Spoko. Żegnaj, kochanie. Templariusze dzięki Lirium mogą używać swojej zdolności do kar. O kurde. Włodar Geralt umiera. Nie, Geralt! I matkę też zabiję. O kurde, to będziemy ten. Bez matki, bez ojca. Sami sobie. Nigdy nie wyszczynaj walki bez broni. Używaj ekranu ekwipunku. Postarz się w nową broń i zbroję. Okej, dzięki giereczko za podpowiedź. Na pewno będę to... Udamy się na południe ku ruinom Ostagaru, leżącym na skraju głuszy Korkari. Ostagar? Ostagar powstał dawno temu, by uniemożliwić dzikim atak na północne niziny. To dobre miejsce na walkę, nawet jeśli w lasach czai się innego rodzaju przeciwnik. Mhm. Armia króla już kilka razy starła się z mrocznymi pomiotami. Łapy precz od złota. Ale to właśnie tutaj Horda zaatakuje z pełną siłą. Obecnie w Fereldenie żyje tylko kilku szarych strażników. Angel. Dziękuję. Wszyscy są tutaj. Jest wciągające, naprawdę. Maga musi zostać powstrzymana tu i teraz. Jeśli rozprzestrzeni się na północ, Ferelden upadł. Mm-hmm. Duncanie! Król Kaelan? Nie spodziewałem się. Ale mam śmieszne królewskiego powitania? A już się bałem, że stracisz całą zabawę. Nigdy bym do tego nie dopuścił, wasza wysokość. To jest król? Potężny Duncan sierotą będzie ze mną podczas bitwy. No tak, znakomicie. Tak. Bez matki, słyszałem też, sierotka. Że udało ci się znaleźć obiecującą rekrutkę. Zakładam, że to właśnie ona. Pozwól, że was przedstawię, wasza wysokość. Nie ma potrzeby. Wiem, kim jesteś. Najmłodszym dzieckiem Bryce'a, prawda? Nie wiesz nawet, królu, że mój ojciec nie żyje. Tak, wasza wysokość, nazywam się Velaya. Zgadza się i przynoszę ważne wieści. No, nazywam się Velaya. Twój brat przybył razem z żołnierzami z Wysokorza. Ale nadal czekamy na twojego ojca. To on jeszcze nie wie, ale lipa. Ahoj, Rubinos. Siema, Miko Król. Spóźniony troszeczkę, tak. Bo pytanie, czym różni się Dragon Age Początek od Dragon Age Origins? To samo, tylko po angielsku. Także no. Nie doczekacie się, ojciec zginął, gdy zdobyty został nasz zamek. Nie wiesz, król, co się stało. O, chyba sobie jeszcze trochę poczekacie. Wieści z północy były niepewne. Cóż się stało? Nie wiesz, co się stało. Tern Kusland nie żyje, wasza wysokość. Arlhou okazał się zdrajcą i opanował zamek w Wysokorzu. Trochę przypał. Nas też by zabił, a tobie opowiedział jakąś bajeczkę. Ano. Ja nie mogę w to uwierzyć. Sądził, że taka zdrada ujdzie mu na sucho? Jak tylko się tu uwiniemy, ruszę na północ i postawię Hoa przed obliczem sprawiedliwości. Dziękuję, królu. Dziękuję, wasza wysokość. Przecież nie można nic zrobić. Nie no, a co go czeka? Zawiśnie. Wiem, że nie przywróci to życia twoim bliskim, ale Hał nie skorzysta na ich śmierci. Spoko. Chciałabyś zapewne zobaczyć się ze swoim bratem. Niestety w tej chwili prowadzi zwiad w głuszy. Okej. Kiedy wróci, nie spieszy mi się, by o tym wszystko... Nie spieszy mi się. A kiedy wróci? Obawiam się, że dopiero po bitwie. O. Tymczasem nie możemy mu wysłać nawet wiadomości. Dobra. Przepraszam, ale nic więcej nie jestem w stanie dla ciebie zrobić.
Tymczasem możesz wyładować swój żal podczas walki z mrocznymi pomiotami. Najwyżej, żeby Alhoł zapłacił za swoje czyny, co możesz wiedzieć o żalu, który czuję, a więc wielkie dzięki, dziękuję wasza wysokość. Najwyżej, żeby Alhoł zapłacił za swoje czyny, to mi wystarczy. Wybacz, ale muszę już wracać do mojego namiotu. Spoko. Nie, Logan, ten królik wygląda całkiem legitnie. Żeby zacząć zanudzać mnie tymi swoimi strategiami. Jak chłop w takiej zbroi. Twój wuj przesyła pozdrowienia i przypomina, że wojska z Redcliffe dotrą tutaj w ciągu tygodnia. Ha! Emon chce zagarnąć choć trochę chwały dla siebie. Wygraliśmy już 3 bitwy. Jutro powinno być podobnie. Okej. Okay. Nie widziałem, że sprawy idą tak dobrze. Wygląda na to, że plaga dobiega już końca. Nie no, ale nie widziałem, że tak nie dobrze Nie wiem nawet, czy to naprawdę plaga. Wokół jest mnóstwo mrocznych pomiotów, ale nie natrafiliśmy jeszcze na ślad arcydemona. Wasza wysokość jest zawiedziony? Liczyłem na wojnę z legend i opowieści. Król wyruszający z armią na upadłego boga. Niestety, rzeczywistość wygląda inaczej. Muszę już iść, zanim Logan wyśle po mnie grupę. Będzie powtórka, jak coś do obejrzenia. Bywajcie. Na spokojnie. No to siema, królu, fajnie było cię poznać. O, jaki w ogóle ten. Ukłoniła się nasza Velaika. Nieźle, nieźle. Nie no, król wygląda na legitnego ziomka. Wygraliśmy już kilka bitew. Ale pewnie jeszcze wiele przed nami, no nie? Coś tak czuję. No ale jednak wyczuwam w twoim głosie niepewność. Nie wydawał się traktować mrocznych pomiotów nazbyt poważnie. Może jednak nie jest to plaga, ale dalej coś może być nie tak. Pomimo naszych zwycięstw, horda rośnie w siłę. Pewnie ma już nad nami przewagę liczebną. Mhm. Na pewno stoi za tym jakiś arcydemon. To jednak tylko moje przeczucie. Okej. W ogóle śmieszna sprawa, bo gra mi cały czas chodzi w 104 klatkach, a czasami wygląda jakby zbijało do 15, mimo że tak nie jest. A, to już samo w sobie. Skoro gra jest wyciągająca, to zużyć 13 godzin zaległego streama, to karnie, no spokojnie, to jeszcze wszystko w przygotowaniu. Siemka, Hrabąszczu, cześć, kurde, wiecie co, zanim będę go dudował, to skoczę sobie szybko siku, bo chyba się zaraz posikam, aż za sekundkę będę. Okej, okay. I już jestem. Sorki, że tak znienacka, ale kurde, herbatka chyba jednak ten. Co tam, już trolle tutaj jakieś pranki robią, nie no. Ale czat dzisiaj spokojnie, kurde, co się dzieje? Dobra, w takim razie powinniśmy chyba jak najszybciej podjąć jakieś działania. Co tu gdzie powinniśmy zrobić, dlaczego wydaje się mieć wielkie uznanie, szczerze. Mógłbyś, gdyby król nie był takim głupcem. Ojej! Nie no, jednak przeczucie. W takim razie powinniśmy chyba jak najszybciej podjąć jakieś działania. A co powinniśmy zrobić? Czekać na posiłki. Wysłaliśmy wieści na zachód do Szarej Straży Borley, ale no, niewiele dni szybki sik i do przodu, do nas dotrą. W Fereldenie jest nas zbyt mało. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy i liczyć na to, że siły podległe Ternowi Loganowi wyrównają nasze szanse. Okay. Tymczasem powinniśmy niezwłocznie zająć się rytuałem dołączenia. O, i to mi się podoba. Miło było zjeść najpierw coś gorącego. A co mam Możesz robić? Rozejrzeć się po obozie. Proszę cię tylko o to, byś na razie go nie opuszczała. Dobra. W obozie jest jeszcze jeden szary strażnik, Alistair. Kiedy będziesz gotowa, znajdź go i powiedz, że czas zebrać rekrutów. Okej. Twój ogar może na razie zostać ze mną. Mam kilka spraw do załatwienia. A nie, ja chcę Namiot spisać. Szarej Straży leży po drugiej stronie mostu. Tam nas znajdziesz. Okej. Szarzy strażnicy. Ostatni z rodu, nowe osiągnięcie. Dostajemy oczywiście również jakieś wpisy do dziennika. No i moi drodzy, jesteśmy oczywiście już, możemy biegać dalej. Dołączenie do szarych strażników jest to aktualne zadanie nasze. Oczywiście zanim udam się do obozowiska, to chciałem sobie jeszcze pozwiedzać. Jak widzicie, jest tu dużo różnych rzeczy. Oczywiście no, postaram się nie wychodzić z tego obozu, więc trzymajmy się tutaj w ryzach. Sprawdźmy oczywiście, co tutaj ciekawego można znaleźć. Jak sobie życzysz? Przy okazji, Beef Bone, czemu to jest po angielsku? Prezent,
Aha, okej, okay. To dla pieseła jest chyba kosteczka, spoko. Szkoda, że mi zabrali mojego pieseła, no ale nie będę narzekał. Zobaczcie, tam jakiś las, tutaj możemy sobie z jakiś rząd stoi. Niechaj czuwa nad tobą stwórca, moja pani. Niechaj czuwa, nie widzę przeciwników za bardzo, więc to... Oj, tam oszukują, żadnej plagi nie ma, tylko tak sobie przyjechaliśmy. Czas spokojny, bo wszyscy zajarani Dragon Age'em, a każdy ogląda w skupieniu. No, także ja, jak widzicie, na początek się rozejrzę. Chciałbym tutaj nic nie przegapić, móc zebrać co się da. Jakieś kuferki, widzicie, są również. Kwarc, spoko. Z kwarcu zgaduję, że pewnie będzie można coś stworzyć, także fajnie. Tu jakiś kolejny żołnierz. No, pilnują. To w ogóle ruiny jakieś ciekawe. Ty, no serio, za spokojnie dzisiaj. A, jeszcze spokojnie. No, dzisiaj pierwszy streamek dopiero z Dragon Age, także myślę, że jak się nauczę trochę grać, sytuacja się rozkręci, dojdą jacyś ciekawi towarzysze, będzie imba się działa, to będzie dużo cwaniaków. Zresztą i tak planowałem już nagrać Dragon Age i zagrać dawno temu, więc w końcu jest okazja. Wieża Ishal. Tu jakiś strażnik pilnuje. Zgaduję, że póki co nie będę się ruszał nigdzie dalej, tylko będę biegał po tej lokacji. Pozwiedzamy. Piesełowi będę mógł później dać kość, więc będzie szczęśliwy na pewno. Pod tabem fajnie, bo podświetla naprawdę wszystko, co się da w zasięgu wzroku i nie tylko, więc będzie łatwiej znaleźć, co się da. Ładne te mazury w tej gierce, no kurczę, ciekawe. A jakieś górki tutaj, nawet dośnieżone szczyty. Ta wieża, to mi się wydaje, że tam chyba jakiś test się przechodziło, że witaj. Właśnie na szarego strażyka. Musisz być rekrutką szarej straży, którą przywiódł ze sobą Duncan. No jestem. To miejsce od stuleci nie widziało takiego zamieszania. Kurczę, szukasz czegoś? Kurde, zbieram na redukcję masy po świętach, a tutaj kurde Kinder niespodzianka. No nie, Romina, co ty robisz? Ale no. Nic mi nie będzie, dziękuję. Gdzie znajduje się namiot Duncana? Szukam szarego strażnika o imieniu Alist. Idź na północ. Wydaje mi się, że wysłano go z jakąś wiadomością do magów. A Duncan? Niedaleko, na wprost stąd, zaraz za królewskim obozowiskiem. Okej. Większość twoich towarzyszy jest w dolinie razem z armią, ale rekruci zostali na razie tutaj. Z tego co wiem, dawno temu była tutaj forteca. Wiele, wiele lat temu, kiedy dzicy najeżdżali doliny. Byłaś właśnie po wschodniej stronie ruin. Znajduje się tam wieża Ishal, ale Tern Logan zakazał do niej wstępu aż do rozpoczęcia bitwy. Okay. Po tej stronie znajduje się obóz króla. Mamy tutaj szarą straż, krąg maginów, zakon. Nie można się ruszyć, żeby nie wpaść na kogoś ważnego. To nieźle. No, także tak. Niektóre pamięty wyglądają jak gobliny. No to idealnie, na to czekam. Gdzie król? Pewnie w swoim namiocie. On i Tern Logan są w południowo-zachodniej części obozu. Król lubi spędzać czas ze swoimi żołnierzami, czasami nawet 420 na redukcję? Doprowadza tym Terna Logana no, do tak furii. Musiałem ustawić coś, żeby było tak naprawdę, ale no. Myślę, że to już by mogło wspomóc tutaj moje chęci naruszenie się. Uzupełnić zapasy krąg maginów. Psy tu gdzie są? To w końcu Ferelden, nieprawdaż? Król ma swoją psiarnię w zachodniej części obozu. Strasznie tam śmierdzi od tych wszystkich ogarów. Ojej. Nie są to jednak milutkie szczeniaczki. Niektóre spośród tych psów połknęły w trakcie walki zbyt dużo krwi mrocznych pomiotów. To jak trucizna. Powolna, bolesna śmierć. Coś strasznego. Kurde, to smutna sprawa. Będziemy musieli uważać na naszego w takim razie tego ogara. No to pójdziemy chyba powodzenia. Już. Nie ma co zagadywać tutaj ziomeczka, coś tam się dowiedzieliśmy o tej całej miejscowie. Tutaj widzę, że do królewska enklawa jest, no to możemy zajrzeć, zobaczymy. Jest żołnierz Reksio, ja, siema Reksio. Reksio sobie tutaj siedzi przy ognisku. Cześć Reksio, kurde, ogrzewa się skubany, Duncan oczywiście też jest. Zasejwujemy się, zagadamy. Udało ci się znaleźć nasz namiot. Potrzebujesz no czegoś? No właśnie, nie wiem jeszcze, jestem gotowa do rozpoczęcia rytuału, mam kilka pytań. Zwróć się z nimi do Alistera. Miałem nadzieję, że już tu ale, będzie. Ale, kurde. Ależ tutaj, no. No dobra, niech będzie. Tu jesteś zwyczajni rycerze, popielny wojownik. Pytam, elfie, jakieś jak cię zwą? Leszcze są. Pik, panie. I ci powiedz Ternowi Loganowi, że grupa bojowa jest gotowa do rozpoczęcia zwiadu. Damy znać, jeśli natrafimy na coś. Tak jest, panie. Natychmiast, panie. Aha, okej. Okay. No to takie widzicie. Dzieje się tutaj w tym obozie. Są różni ludzie, są elfy również. Co prawda elfy zazwyczaj sługusi, więc tak, no niezbyt fajnie, ale w sumie ten Angel, bajo, hej, papa. No i tak to wygląda. Tu jesteś ranni żołnierze, akuszerka. Nie powinnaś tu dłużej pozostać, strażniczko.
Większość tych ludzi została zarażona krwią rodzinnego Andrasty. Niechaj stwór... Ach, domyślam się, że jesteś jedną z nowych szarych strażniczek. Przyjmiesz błogosławieństwo Stwórcy? No spoko. Zatem błogosławię cię, szara strażniczko, w imieniu Andrasty i Stwórcy w niebiosach. Niechaj pieśń światła zaniesie twoje imię do Pana. Jak mam walczyć z piekielnymi pomiotami, to jakiekolwiek błogosławieństwo może być spoko. Tu jeszcze jakiś kuferek, mogę go otworzyć nawet. Ma okrągłe metalowe tarcza, biorę oczywiście 10 ekspa, pewnie jak najbardziej. A tu dalej mi, panienko, nie wyjdę. Główny obóz jest w tej chwili dla ciebie zamknięty. O, szkoda, ale spoko, rozumiem. Miało tak być, tu jakiś więzień. No co ty tutaj robisz, typku? W końcu ktoś się zjawiłby porozmawiać z samotnym więźniem. Nie sądzę, byś przyszła wydać na mnie wyrok. Nie, bo tutaj przyszłam. Nie zostałeś jeszcze skazany? Nie, takich jak ja zamykają w klatce, aż zjawi się ktoś ważny, by zadecydować, co ze mną zrobić. Ulituj się nade mną, proszę. Chodzi tylko o wodę i coś do jedzenia. Od wieków nie miałem nic w ustach. Umieram z głodu. Ciekawe, za co siedzi, nie? Zaprawdę powiadam wam, niech będzie błogosławiona, jak da co łaska. Nie no, kurde. Pogadaj z popielnymi, mogę? Rozmawiaj z każdym, jest masa ukrytych questów pobocznych. O, okej, to zaraz zagadam jeszcze. Okej, tu jakiegoś leszcza znalazłem. Dlaczego cię jeszcze cię nie nakarmili? Pewnie zapomnieli, w końcu zbliża się ta cała bitwa i tak dalej. Mhm, a dlaczego się tu znalazłeś? Jestem dezerterem, a przynajmniej tak im się wydaje. Nie ma zresztą sensu o tym dyskutować. Tak to już jest z wojskowymi. Ty, Harry Potter to jest przecież! Co tu się dzieje? Halo? Zdezerterowałeś? Założę się, że jesteś niewinny jak słońce o poranku. Jeśli to prawda, zdezerterowałeś. Nie chciałem dezerterować, ale kiedy złapiesz kogoś, kto plącze się po obozie w samym środku nocy, to co sobie tam robi Harry Potter? Czy to no ważne? Kurde. Chcę tylko odrobinę jedzenia i wody. Ale grubo. Dla mnie to ważne, chcę wiedzieć, czy racja jest po twojej stronie. Dlaczego skradałeś się po obozie, skoro nie zamierzałeś dezerterować? W końcu i tak bym zdezerterował, tyle że nie wtedy. Nie próbowałem wymknąć się z obozu, tylko kradłem. Kupiłem jednego z tych czarowników i zabrałem mu klucz do skrzyni, którą tutaj mają. Jest pełna magicznych błyskotek. W sumie nadal mam ten klucz przy sobie. Tutaj na nic mi się nie przyda, ale mogę ci go oddać w zamian za wodę i coś do jedzenia. I to brzmi całkiem spoko. Nie znaleźli klucza, kiedy cię aresztowali. Wolę nie pytać się, gdzie schował ten klucz, żeby go nie zaaresztowali, jak w samych majtkach go zostawili. No zobaczy, co się da zrobić. Poproś mojego strażnika. Zostało mu trochę z obiadu. Widziałem, jak wkładał to do kieszeni płaszcza. Okej, głodny dezerter. Cześć, gwardzisto. Szczęścia raz ciebie. Wy, członkowie Szarej Straży, towarzyszyć będziecie królowi. Podczas gdy mnie pozostaje... Powinni go powiesić, nadziać jego łeb na pikę ku przestrodze. Okej. Kim właściwie jest ten więzień? Mówią, że został zwerbowany przed wojną gdzieś w Denerim. Myślał pewnie, że nigdy nie będzie musiał walczyć, skoro służy królowi. Mam rację? A dlaczego chciał zdezerterować? A dlaczego ludzie dezerterują? Bo myślał, że zginie, a do tego jest przeklętym tchórzem. Właśnie dlatego. Albo to, albo nasłuchał się jakiś bzdur. Jak to mroczne pomioty mają rzekomo porywać i pożerać żołnierzy. Okej. Wydaje mi się, że szkoda czasu tak go całymi dniami pilnować. Porozmawiałem sobie z nim, ale tak chyba nie ma sensu, co? Przecież nie puszczę go wolno, prawda? Już armia zdecyduje, co z nim zrobić. No ale to... Pewnie czekają tylko, aż ktoś ważny podejmie decyzję. A później go powieszą i będę mógł zająć się czymś innym. Uważaj, bo jeszcze z miotłą poleci. Zara, gościu wyskoczy. Do dziś nie wiedziałem, do kogo należy ten głos. Nie no, kurde. Potter normalnie, Pottera złapali, wsadzili do klatki. Porozmawiałam sobie z nim. To raczej nie będzie pouczająca konwersacja. No, raczej nie. Twierdzi, że nie zamierza dezertować. Poprosił o wodę i coś do jedzenia. Co ty powiesz? Ponieważ nikt mi nie przysyła jedzenia, którym mógłbym go nakarmić, jedynym rozwiązaniem byłoby, gdybym oddał mu część swojego posiłku. Wielkie rzeczy, najwyżej nie jest jeszcze jednego posiłku. Tego człowieka mogą wkrótce powiesić. Chociaż taka ostatnia wieczerza. Mam dobra, dużo perswazji. Niech sobie biedaczek podje, zanim go powieszą. No. Chociaż nie wiem, dlaczego aż tak cię to obchodzi. Mhm. Ale jakby co, to ja nie miałem z tym nic wspólnego. Jak ktoś zapyta, czemu więzień Beta, powiem, że to twoja sprawka. Okej. Jak widzicie, dzięki temu, że daliśmy w perswazję... Dostałaś już żarcie i wodę, a teraz zmiataj. Udało nam się... No przekonać strażnika. Przyniosłaś mi coś do jedzenia, prawda? Potter. Jestem taki głodny, że w każdej chwili mogę paść trupem. Dobra. Zabij go i zabierz klucz, weź to, daj jedzenie, proszę. Jezu, mógłbym go zabić i zabrać klucz. Wow. Ja zapomniałem, że w tej grze można aż takie chore wybory. Oczywiście, proszę, jedzonko. Jestem zobowiązany. Niechaj sama Andrasta ześle na ciebie błogosławieństwo. I jak wspomniałem, oto klucz. Na zdrowie. Dziękuję.
No, także moi drodzy, otrzymano przedmioty i zaktualizowane zadanie, udało nam się, słaby odkład leczniczy, to jakiś duży okład leczniczy, fajne, fajne towary wpadą, lodoskała, te odłamki kamienia życia nasycone są magią, skruszenie lodoskały daje użytkownikowi niewielką, krótkotrwałą premię do odporności na zimno, okej, spoko, no i dostaliśmy klucz oczywiście jeszcze jakiś od ziomka, także też spoczko całkiem, klucz do skrzyni magów, zdobiony klucz w marnym stanie, co dziwne jest, trochę ciepły. Magiczny klucz. Fajnie. Mój brzuch. Zrobiliśmy zadanko. Trochę ważył, kiedy przyjdą mnie powiesić. Ojej, no to nieźle. Trochę nabierze. Harry Potter niepożądany numer jeden, bo uciekł z bitwy o Hogwart. Witaj. Takie rzeczy. Jesteś pewnie rekrutką, dezercja, o której słyszeliśmy. Tak to ja. A ty kim jesteś? Jestem Sir Jory. Pochodzę z Redcliffe, gdzie służyłem jako rycerz pod dowództwem Arda Emona. Redcliffe? Kojarzę. Nie wiedziałem, że kobiety mogą wstępować w szeregi Szarej Straży. Ja przynajmniej jeszcze takiej nie spotkałem. No widzisz, umiem sobie radzić, wolałem o tym nie mówić. To, co najlepsze zachowali na sam koniec. Na pewno zrobiłaś wrażenie na Duncanie. To mi wystarczy. Mam nadzieję, że obu nam poszczęści się na tyle, by zostać szarymi strażnikami. Czyż to nie ekscytujące, że dano nam taką szansę? No oczywiście, kurde, niestety nie udało mi się Shiny Krójka złapać. Szkoda. Ciekawi mnie ten rytuał dołączenia. Czy nie generujecie prostego walki? Od mnie zależało, tak się nie mogę doczekać. A ciekawicie ten mnie rytuał? Także. Wiesz może na czym on polega? Wiem tylko tyle, że jest niebezpieczne. Wreszcie jest to wielka tajemnica. Nigdy o nim nie słyszałem. Nie miałem zielonego pojęcia, że po tym jak zostanę serbowany, czekają mnie jeszcze jakieś dodatkowe testy. Skoro już tu jesteś, chyba powinienem wracać do Duncana. Do zobaczenia. Okej. Co to za gra? Jest to Dragon Age Początek, Origins, czyli taka gra RPG typowa. No nie wiem, jak w sumie to ładnie, jak to powiedzieć. RPG. W sensie a la Gothic? No nie do końca. Znaczy, no można tak powiedzieć, że ten sam gatunek. No trochę inna mechanicznie, ale tak. No trochę taki jakby a la Gothic. No. Cóż, nie jesteś osobą, której się spodziewałem. A kto to jest? Kurz, więc się spodziewałeś, o co chodzi? Spodziewałeś się źrebca? Jakim ty jesteś? Najmniej mi Dawet. Wreszcie się pojawiłaś. Zaczynałem już myśleć, że cały ten rytuał wymyślono specjalnie dla nas. Co zależy w ogóle? Coś na temat rytuału? Widzisz, tak się złożyło, że zeszłej nocy kręciłem się trochę po obozie i podsłuchałem rozmowę paru szarych strażników. Wydaje mi się, że planują wysłać nas do głuszy. I co z tego? Ja się nie boję. Do głuszy? Jesteśmy teraz na północnym skraju głuszy Korkarii. To całe mile dzikiego terenu. Moja wioska położona jest niedaleko stąd i dorastałem słuchając opowieści na temat głuszy. Kilka razy nawet tam byłem. Przerażające miejsce. To brzmi całkiem duże. Te lodoskały i tak dalej te przedmioty służą do mikstur odporności na ten żywioł. Okej. Czyli lepiej zachować, a nie zjadać tak po prostu. A, dobrze. Gothic mnie czegoś nauczył. Po co mieliby wysłać nas do lasu? Dlaczego usza jest aż tak przerażająca? Kanibale, dzikie bestie, wiedźmy, a teraz na dokładkę jeszcze mroczne pomioty. Jak tu się nie bać? Wszystko to jest dla mnie nazbyt tajemnicze, aż mi się kręci w nosie. Wygląda na to, że dowiemy się w swoim czasie. Nie mamy zresztą wyboru. Okej. Zmuszają cię, żebyś tu był? Nie mam dokąd pójść po tym, co się stało, gdy Duncan mnie uratował. Tak czy siak, pora już chyba wracać do Duncana. Tam właśnie mnie znajdziesz, jeśli będę ci do czegoś potrzebny. Okej. No dobra. Czyli jakiś kolejny leszczu, który sobie poszedł do Duncana, spoko. A tutaj pani jak żołnierz? Jak się miewasz? Bardzo spoko. W ogóle wyglądasz na całkiem konkretną kobitkę. To jakiś kufer. Jasne. Oczywiście biorę sobie duży kryształ ognia ze kazą, ale wypas. Dobra, oczywiście, że to biorę. Dzięki. To jakiś kwatermaster. Co mu się stało ze zbroją? Halo? Młoda, rude włosy. Coś się mocno nie wczytało. O mój Boże, ale zbugowane. Elfkę. A co się widziałam? W takim razie chciałbym wiedzieć, dokąd się udała. Ach, wybacz mi te maniery. To nie twoje zmartwienie. Jestem kwatermistrzem. Przychodzisz może po zaopatrzenie? Jak bardzo się zbagowało. Potrzebujesz pomocy w odnalezieniu tej dziewczyny? Z pewnością masz lepsze rzeczy do roboty niż bieganie dla mnie na posyłki. Sam ją no, znajdę. W końcu pierwszy gościu, który ogarnia. Jakiego towaru? Głównie broń i pancerze dla żołnierzy króla. Ale wy, członkowie Szarej Straży, możecie kupić czego wam potrzeba. I to za rozsądną cenę. Mam też trochę towarów, które sprzedaję na boku. Pełna dyskrecja oczywiście. Chodzi o podtrzymanie morale. Aha, okej. Okay. A jakie są inne jeśli towary? Jeśli zachowasz dyskrecję. Jasne. Co on tam chowa, ty?
Mała pułapka, nie wiem, ekwipunek, a to drużyny, to są moje rzeczy. On tutaj jakieś, balsam ciepła, no okej, rozumiem. Podwójnie zapiekany przysmak Mabari, zestaw do leczenia ran, recepturki, jakieś broniki, zbroje. O kurczę, ale tematu tu ma. Chłop, ogniste lodowe strzały, wow, o, to jest spoko, całkiem fajne. A zbroje? To wszystko wymaga albo być magiem, albo posiadania miliona siły. To bez sensu. Zastanawiam się, co ja zrobię z tym hełmem, który, kurczę, dostałem z DLC. Okej, no ma dużo syfu, gościu. Mogę z tym zagadać. Witaj jeszcze? Witaj ponownie. Czego wiesz, ci co, nie wiem, czy coś może od ciebie coś chce. Z zaopatrzenia? Pokaż, co masz do zaoferowania, inne towary. Powiedz, a do zaoferowania, jak zagadam, to będzie miał to samo? Tak, to chyba ma to samo. Tylko, że po prostu... A, troszeczkę inne, rzeczywiście, bo doszły mu jakieś nowe zbroje, z tego co widzę chyba. Ale to wszystko wymaga siły i tak dalej. Dobra. Mógłbym mu też sprzedać w sumie coś trochę, wiecie, bo mam 0,75, 0,75, zmęczenie 50. Czym się różni ćwiekowany but od buta skórzanego? Lekkie buty, lekkie buty. Jeden pies, to mógłbym sprzedać. Czy mogę to sprzedać? Sprzedaj. To jakieś rękawice. Ćwiekowane. To może ćwiekowane sobie zostawię rzeczy. A sprzedam ten takie skórzane. O! Zbroja łuskowa sobie zostawię, bo całkiem fajnie to wygląda. Tutaj jakieś te tarcze. Nie wiem, ta mała jakaś żeliwna. Ta mała żeliwna jest całkiem szpoko w sumie. Możemy sobie zostawić małą żeliwną. Zbroja płytowa smoczej krwi. 38 sił wymaga. Nie ma szans, żebym to założył. A tu jeszcze jakaś pawęź króla prawdziwego. O kurde, 16 złota to jest warte. Nieźle. Całkiem nieźle. Oczywiście, no nie wiem, czy będę korzystał z tarczy. To kondycja twojej postaci nie można wyposażyć w ten przedmiot. Aha, bo przecież ja będę mógł dawać jeszcze pite. Będę mógł dawać przecież różne przedmioty moim towarzyszom, więc też nie ma sensu sprzedawać wszystkiego, co się da. Ale trochę udźwigu zawsze lepiej mieć. Robi, nie kupuj plecaków, nie graj jak lamus, co nie umie zarządzać eku. Spoko, na razie jeszcze nie kupiłem. Wyciszony tu jakiś gangster jest, który kuferka pilnuje. Cześć, co tu robisz? Witaj, młoda damo. Siema. Do widzenia. Powinienem już iść, ale to... Witaj, młoda damo. Co jest? A kim jesteś? Jestem jednym z wyciszonych niewiast. O, doczytał się tekst. Należę do kręgu maginów. Jednak zamiast rzucać zaklęcia i czytać mądre księgi, zajmuję się zaklinaniem. Zaklinanie to ogromnie czasochłonny proces, lecz przynoszący nieocenione korzyści. Pleca kup zwiększa. To dzięki zaklinaniu. Nie słuchaj szefa, nie wie co mówi. Plecaka nie kupuj. Nie! Licząc co mam zrobić? Nie na miłosierdzie innych. Z pewnością byśmy sobie nie poradzili. Okej, okay, a na czym polega zaklinanie? To proces nasycania przedmiotów magicznym lyrium, praktykowany początkowo przez krasnoludy. Wyciszeni korzystają z run, siema, za pomocą sołusz, których nadają przedmiotom sołusz, magiczną moc. Tak, okay. Tworzymy lśniącą poświatę, a także magiczne kostury czy płonące ostrza. Zabawne, że to właśnie fakt pozbawienia nas dostępu do naszych dawnych talentów pozwala wyciszonym tak sprawnie posługiwać się lyrium. Prawdziwy mag tego nie potrafi. Mówisz w bardzo dziwny sposób, dlaczego? Powiem tak. Domyślasz zapisz gierkę, bo się lubi wywalać przy takim niedoczytywaniu. Okej. Okay. Awantura tak o plecak. Wojna na czacie. Wojna na czatku. Czy kupować plecaczku, czy nie kupować plecaczku? Dziwnie, bo ta zbroja mu się zmienia chyba co chwilkę też, tak dziwnie coś ten. Powiem tak, domyślasz się, dlaczego osoby posiadające talenty magiczne budzą tak powszechny strach, zakontwierdzić, że magia jest grzeszna, ponieważ magia jest potężna i niebezpieczna, pewnie o to chodzi. Dużo bardziej niebezpieczna niż potężna. No, dokładnie. Osoby dysponujące talentami magicznymi przyciągają demony i duchy. Łatwo nas opętać, przez co zmieniamy się w potwory zwane plugawcami. Nawet ci, którzy obdarzeni są niewielkim tylko talentem, plecaki przyciągają po sobie wygłodniałe duchy. Slot eku, każdy, kto moda, para się magią, może nauczyć się od demonów magii krwi. Tak. Dlatego uznawani jesteśmy za istoty niebezpieczne. To nasze przekleństwo. Czyli magia jest dlatego taka średnia. Właśnie mnie wyciszono. Pozbawiony emocji i talentu, nie wzbudzam obaw. O kurde, ale lipka. A na czym to polega? Nasze czoła obłożone zostają magią, która uspokaja nasz talent i umysł. O ile wykastrowali wiem, gościa. Jest to proces nieodwracalny. Ale imba, kurde.
To nubskie cheaty nieskończone eko. Być może wszystkich magów powinno się wyciszyć. Żal mi ciebie. Wydaje się to być okropną praktyką troszkę. Dla ciebie może, ale ja nie widzę w tym nic okropnego. Cieszę się, mogąc pełnić rolę, którą mi powierzono. Być może wszystkim mogą powinno się wyciszyć. Żal mi ciebie troszeczkę. Naprawdę? Ja nie odczuwam żalu. Moja egzystencja jest dość spokojna. Aha, okay. Żyję, jestem produktywny. W sumie się mu się podoba, to spokojnie. Nikomu też nie zagrażam. To takie złe? Skoro wszystko ci się podoba, to nie ma może problemu. Może porozmawiamy o czymś innym. Jasne. Potrzebujesz pomocy? I już pójdę. Do widzenia. Siema. Nie, no to spoko, ziomuś. Wyciszeni. Dowiedzieliśmy się, że są tacy. To niewskazane zachowanie. Twoje zachowanie jest niewskazane. Aha, okej. Czyli to jest jakiś kufer, którego nie mogę otworzyć? Znaczy, jak to działa? Aha, dobra, czyli musimy to zrobić raczej jakoś po cichu. Przedsiębiorczy, chyba naiwny. Jak wydajesz gold, to go tracisz. Dokładnie. Witaj ponownie. Czego ci potrzeba? Zrobiłem gierkę zapis i chcę zobaczyć z tym plecakiem, jak to wygląda, o co tu chodzi. Dobra, tu ma jakieś pierdoły, tu ma jakieś pierdoły. Różne. Balsam skalny, bomby, duperelle, leczenie. Rzemiosło, talizman zauroczenia. O, to brzmi spoko. Ten magiczny amulet przyciąga uwagę obserwatora i o, ładniutki. Fajne. Okej. A tutaj? Nie ma żadnego plecaka. Co ty tutaj wy... Kłamczuszki, nie ma żadnych plecaczków, nie będę kupował. Balsam skalny wygląda jak plecak, ale nie jest plecakiem. Zwiększa wartość pancerza, odporność na fizyczne, ale zmniejsza ten ruch. Okej. Chyba, że ten plecak miał... W zwykłych towarach, nie wiem. Witaj ponownie. Czego ci potrzeba? Jajce psiego. Pokaż co masz. Czego szukasz? O, tutaj na czacie też powinni być niektórzy wyciszeni. No kurde, a jak? Banuncja. Robiona. Skórzana. Aha, to tutaj będzie miał ten plecak. Tak, plecak. Można sprzedać. Ten plecak zaprojektowany w taki sposób, aby ciężar rozłożony był równomiernie, pozwalając użytkownikowi walczyć swobodnie nawet z dużym ładunkiem. Każdy zakupiony plecak automatycznie zwiększa pojemność ekwipunku o 10. Aha, czyli to po prostu zwiększa ekwipunek. Ej, to nie jest jakieś złe w takim razie. Szczerze bym powiedział, że nawet bym się skusił. Tylko problem w tym, że plecak kosztuje 57, a ja mam tylko 22 srebra, więc troszkę, że tak powiem, jesteśmy w, no, kropce. Mógłbym sprzedać oczywiście jakiś tam na przykład łuk Bregana, ale myślę, że to może mi się jeszcze przydać. Także póki co i tak plecaka nie kupię, więc może zdobędę jakieś przedmioty czy coś, co mi pozwoli to zrobić. I mu lepsze są sakwy od plecaków. No, jakby właśnie jakieś takie sakiewki, wiecie, że jak kupimy je, to żeby też by było je na przykład widać, to by było fajne. Rada wojenna, sługa. O, tam jakiś kuferek jest, oczywiście podbieramy. No, myślę, że kupimy, tylko potrzebuję pieniążków. Tu jakiś sztylet żelazny, też wezmę. Tu jacyś sługusi. Cześć, czy mogę z kimś tu zagadać? Mam pilne obowiązki. Okej. A ty? Mam wiele rzeczy do zrobienia. Dobra. I tak się zastanawiam właśnie, że mówicie, żebym pogadał ze wszystkimi. Tam jest Alister, to już na koniec do niego pójdziemy. Jeszcze chciałbym się przebiec tutaj. Zastanawiam się, czy mogę coś zrobić z tym wyciszonym ziomkiem, żebym mógł sobie otworzyć ten kuferek, do którego zdobyłem co nieco. O, to jakaś esencja, siema. Witaj, młoda damo. Też coś niedoczytane. Jesteś najnowszą rekrutką Duncana, prawda? Niełatwo zrobić na nim wrażenie. Powinnaś być z siebie dumna. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Win. Jedna z czarodziejek wezwanych przez króla. No właśnie, po co mi plecak, nie będę miał czego w nim nosić? Halo, o co chodzi? Okej, miło cię poznać, jestem Velaya. Miło cię poznać. Witaj. Życzę szczęścia na polu bitwy. Przyda się nam wszystkim. Okej. Król Kain uważa, że bitwa pójdzie po naszej myśli. Król musi być pewny siebie. Jego zachowanie wpływa na morale żołnierzy. Nie brakuje mu entuzjazmu. Przypomina mi szczeniaczka. Czekaj, co idzie z tym? A mówię to zarówno z szacunkiem, jak i uczuciem wobec niego. To wspaniały człowiek. Nieźle. Aby Sławek! Pokonać witam. Hej. Musimy współpracować. Ten PC będą się śmiać, że naiwniak chodzi z pustym plecakiem. Skrzynię otworzysz później, więc na razie możesz go zignorować. Okej. Miałeś do czynienia z mrocznymi pamiętami? Tak, z maruderami. Ale nie z hordą, o jakiej mówią zwiadowcy. Zastanawiam się, ile wiesz na temat związku mrocznych pomiotów z pustką? Wiem, że pustka to miejsce, gdzie udajemy się, gdy śnimy. Co ma pustka wspólnego z czymkolwiek? No chyba... Za każdym razem, gdy twój duch opuszcza ziemskie ciało, czy to we śnie, czy po śmierci,
przechodzi do krainy, którą zwiemy Pustką. To dziedzina duchów, z których jedne są życzliwe, a inne wręcz przeciwnie. W samym sercu Pustki znajduje się Czarne Miasto. Czarne Miasto. Czym jest? Niektórzy mówią, że Czarne Miasto było siedzibą samego Stwórcy. Ale gdy magowie z Imperium Tewinter zdołali się do niego dostać, zostało skalane przez ich grzechy. Grzechy zmieniły tych ludzi, przekształcając ich w wynaturzone odbicia ich własnych serc. O kurde, memento z jakieś. Potem Stwórca zesłał ich na ziemię, gdzie stali się pierwszymi mrocznymi pomiotami. Tak przynajmniej wynika z Pieśni Światła. Okej. Zakon mówi wiele rzeczy, a to prawda? Możliwe, że to alegoria, która ma nam uświadomić, że to zło czynione przez nas samych sprowadza na ludzi cierpienie. A może szczera prawda? Ciekawe. Na razie. Cześć, Nari! No w końcu się doczekałem, tylko ten polski dublaż, trochę, ale trudno. No jest polski dublaż, żeby cwaniaki, którzy słuchają sobie w tle mnie, a nie oglądają, żeby wiedzieli mniej więcej, co się dzieje w gierce, żeby mogli się wsłuchać, także no po polsku jest, po polsku. Rzeczywiście takie momentami Harry Potter siedzący w klatce czy coś takiego, to było dobre. Dobra, nie masz jakiejś prawdziwej rodyn, po prostu zabije każdy... O! W końcu się tekstury zaczynają wczytywać, no może kiedyś się doczyta, przynajmniej jest coś, nad czym można się zastanawiać. Po prostu sobie każdy mroczny pojęt taki stanie na drodze, ale jest coś, na czym można się zastanawiać. Czasami mądrze jest zastanowić się nad swymi czynami. Tak, zdecydowanie. Jestem jednak pewna, że Duncan ma dla was ważniejsze zadania niż rozmowa ze mną. O, no wejdź, daj spokój. Wyjmij kika, jo. Dobra, fajnie, pogadaliśmy sobie z laseczką. Pustka w kodeksie, haha, nie no, pustka jest tutaj. Przykro mi, ale magom nie można przeszkadzać. Oh no, nie mogę sobie z nim pogadać? No dobra, Templariusza, mogę sobie z wami magom pogadać? Magom nie można przeszkadzać, ich dusze przebywają w pustce. Okej. Okay. Pustce? Pustka to królestwo snów i kraina umarłych. No przed chwilą to już słyszeliśmy. A przynajmniej tak ją opisują magowie. Uh-huh. Tak czy inaczej, nikt nie może im przeszkadzać. Nawet Szara Straż. Okej, okay. No to jak sobie życzysz. Nie będę przeszkadzał w takim razie, no trudno, nie chcą mnie to nie chcą. Biegniemy dalej, szukamy ludzi, szukamy questów. Ktoś pisał chyba na czatku, żebym pogadał z trenerem tych piesełów. Naczelny psiarz tutaj jest taki człowiek, oczywiście. O, tu ktoś coś przemawia. Cześć. Jej lud przed spoko. A mogę sobie to pogadać? Okej, okej. To jest jakiś psiarz naczelny. Zobaczmy, czy ma coś do powiedzenia. Wybacz mi, muszę przygotować ogary do bitwy. Połowa psów jest chora od krwi mrocznych pomiotów. Po prostu koszmar. Szkoda. No właśnie, to jest ten problem, że te pieseły się trują w trakcie walki. Okej, tu są jeszcze Dendabet, Jory. Jest oczywiście Reksio. Reksio cały czas. Reksio wpatrzony w ogień. Reksio, wszystko spoko u ciebie? Jakiegoś bad tripa chyba zaliczył. Gwardzista Lughaina. Zbliżasz się do namiotu Terna Logena. Mów o Logena. Co ci Lughain, Logen, elo. Jestem. A kto panom takie tekstury spierdolił? Nie wiem, co się dzieje. Gierka popsuta, cholera. Może jakaś modyfikacja się coś tutaj odwaliła. Strasznie coś ten. Ogólnie warto odetchnąć od bitwy i sobie gawędzić z towarzyszami, kiedy te rozmowy zawierają bardzo życiowe cytaty. Dobrze, Krystianie, no właśnie tak ten. Opowiedz mi o jak tym. Jak możesz nie wiedzieć, kim jest Logen? To on pomógł wyzwolić Ferelden. Ten głos też skądś znam. To on kierował armiami króla Marika i przegnał tych przeklętych Orlezjan. Słynie go znam. Król Marik wynagrodził go, mianując go Ternem. Wyobrażasz sobie? Człowiek z ludu stał się szlachcicem. Idę o zakład, że bez Logena król nie miałby żadnych szans w walce z mrocznymi pomiotami. Jak z Lokhaina zrobili Logena? Co? Jak? No w ogóle przecież to inaczej się pisze, a inaczej czyta? Od kiedy takie rzeczy się dzieją? Jest w środku, ale nie powinienem o nim rozmawiać. Perswazja. Chciałabym prosić o audiencję. Na pewno możesz powiedzieć mi co nieco na jego temat. Chyba tak. Ale dyskretnie. Ale dyskretnie. Ten i król od wielu dni kłócą się ze sobą. Rupert Ten Skrrt. Zna króla od urodzenia. Potrzebuje pomocy technicznej, więc nie muszą zachowywać ceremoniału. Nej. Tern mówi to co wina myśli, tego pewnie. A król tylko Vortexa. Na niego krzyczy. Moim zdaniem król powinien robić to, co Tern mu podpowiada. Siema, Szogun. Tak wiele mu zawdzięczamy. Tam. Dobre te mody na grafikę nadają wygląd lat 80. Takie sexy miał. To Gorn niby? Nie, to chyba nie jest Gorn. Chociaż wiem, a mogę persuazyjnie? Zakładam, że masz dla niego wiadomość. Zaczekaj. Dublasz taki potężny. No kurde. Ojoj, nie wiem, czy chciałem z nim gadać, tak, ale spoko.
Jesteś nową szarą strażniczką Duncana, prawda? Chciałem tylko cię zobaczyć w sumie. Nie jestem jeszcze szarą strażniczką, tak to ja. Nie jestem jeszcze szarą strażniczką. Mimo to zrobiłaś na jego królewskiej mości duże wrażenie. Nie mógł opanować swych emocji. Ale gościu podkrążone oczy, co jest? Kejlana niezwykle fascynują strażnicy. Wiesz, że to jego ojciec sprowadził wasz zakon z powrotem do Ferelden'u? Okej. Okay. To fascynacja, której nie podzielasz, nie... No, ale coś tak słyszałem. Marik szanował szarych strażników. Ściemywale. Zajmują zaszczytne miejsce w sercach naszego ludu. Ale Marik potrafiłby zrozumieć, że aby wygrać bitwę, potrzeba czegoś więcej niż tylko legend. Nie jest to jednak argument, który zamierzam tutaj powtarzać. Wyglądasz znajomo. Nie spotkaliśmy się przypadkiem na zjeździe możnych? Mój ojciec był ternem Wysokorza, nigdy nie wjeżdżałem z Wysokorza. Mój ojciec był ternem. Król powiedział mi o złożonej przez siebie obietnicy. Jestem pewien, że zamierza jej dotrzymać. Przypuszczam, że nie ruszysz w sam środek bitwy razem z resztą towarzyszy, prawda? Wygląda jak Artorias, tak samo wkurza. Nie kojarzę chyba Artoriasa żadnego. Nie ruszysz w sam środek bitwy razem z resztą towarzyszy. Taką mam nadzieję. Mam nadzieję, że nie. Taką mam nadzieję. Pragniesz chwały, Rozumiem. No pewnie, każdy Muszę wracać do swoich zajęć. Jeśli należysz do tych, co się modlą, módl się, by król okazał się rozsądnym człowiekiem. Okej. Wydaje się być głupcem, nie wydaje się specjalnie go lubić, a co jeśli nie da się przekonać? Pozostaje ci się modlić. Okej, czyli modlitwa lekiem na wszystko. No dobrze, dobrze. Wykorzystałem tutaj moją perswazję, aby sobie pogadać. Zbliżasz się do namiotu Terna Logena. Mów o co ci chodzi. Tu mamy? Czy Tern jest w środku? Co robi? Nie no, już kurde, żeśmy z tobą gadali. Nie ma sensu w sumie chyba więcej gościa tutaj brać. Ten, czy ten na przykład gwardzista ma coś do powiedzenia? Króla Kejlana nie ma w tej chwili w jego namiocie. Okej. A powiesz mi o królu? Chyba tak, choć większość czasu spędza z szarymi strażnikami. Gdziekolwiek się udają, i jedzie z nimi. Tern Logen spotyka się z królem, kiedy tylko może i wykłóca się z nim odnośnie nadchodzących bitew, ale król ignoruje jego uwagi. Król pragnie położyć kres pladze, staczając jedną ogromną bitwę, o której bardowie przez całe stulecia śpiewać będą pieśni. Myślisz, że to możliwe? No właśnie, jak ten gościu w bibliotece zaczął opowiadać jakieś historie z dupska, że ja w ogóle takie, co jest, o co chodzi, w ogóle, o czym oni mówią? Ja w ogóle, nie wiem, nie kojarzę żadnej nazwy z tej giereczki, naprawdę. Święta minęły przy stole, obżarłem się okropnie, normalnie plus 10 kilo, jak nic przybyło, ale się trzymam. Nie, no ogólnie święta super. Żałuję tylko, że tak krótko trwają te święta wielkanocne. Mogłoby jeszcze ze dwa dni wolnego być. No ale cóż, nie ma tutaj... Nie ma o czym gadać. No cóż, mam pewne wątpliwości. Przekonamy się podczas nadchodzącej bitwy. Podobnie jak Tern, ale i on postąpi zgodnie z wolą króla. No pewnie, że król tak. Król uznał to za zabawne, gdy Tern nazwał go nierozważnym. Kłócili się też o królową. O królową? Córkę Terna. Nie spodobało mu się coś, co ona zrobiła, a może co zrobił król. Nie jestem pewien. Nie powinienem chyba o tym mówić. Jak sobie życzysz? Szkoda, bo mogłoby być całkiem ciekawie. Dobra, idziemy jeszcze tam do sierżant jakiś tu jest i żołnierze. Zobaczymy co... O, tu jest jakaś lipa. Żołnierze. Ta ohydna istota to mroczny pomiot. A, mroczny Są pomiot. Są silne okay. i przebiegłe. Ale nie wierzcie w przesądy. Mroczne taki pomioty można zabić. Wystarczy... Jasne. Tylko potraktować je mieczem. Ich krew jest czarna jak grzech. Jeden mroczny nie da się poznać. Ale Harbiner zrobił. Twórca będzie z nas zadowolony. Wiele psów. Okej, spoko. Ma być bitwa, po której mroczne pomioty uciekną i skryją się pod ziemię. Wierzysz w to? Nie wiem już w co wierzyć. Jak dotąd wygraliśmy wszystkie bitwy. Ten już bardziej gornowy. Ale pomiotów wciąż przybywało. O jasna cholera, co to za monstrum? Nie ma przypadkiem racji. Siema wujowy wuju. Ej. To idealna chwila, żeby podczas pandemii się zalać trupa, oraz chcesz znać moje zdanie. No, coś na stylu. Kuba, pierwszy raz grasz w DAO, najlepsza część tej serii z Fartem Mordką. Wiesz co, nie pierwszy raz, ale przeszedłem raz całego, ale to było właśnie z 10-11 lat temu, także musicie mi wybaczyć, że totalnie nie ogarniam, w ogóle nie pamiętam zupełnie nic prawie z tej giereczki. Worki, świetnie, biorę wszystko, dawać mi tutaj ćwiekowane jakieś itemki, będzie na plecak, także wybaczcie mi, że tak... To jaka stłumiona, to ci mnie to... Cześć Elfi posłańcu, co tu tak stoisz? Przepraszam, trzeba ci czegoś? Tak stoisz nie od siebie, nie chciałem tylko porozmawiać. Ty chcesz ze mną porozmawiać? Nie wpadłem chyba w jakieś kłopoty, co? Skłam, obawiam się, że tak. A wpadłeś? Nie sądzę.
Jestem jednym ze służących króla, co znaczy, że przez cały dzień biegam z różnego rodzaju wiadomościami i przesiłkami. Przecież z tymi teksturami w ogóle. Kiedy nie nadążam, dostaję baty od kwatermistrza. Och, jakże chciałbym znów służyć w pałacu. Więcej tam miejsc, gdzie można się schować. O, od kwatermistrza. Jeśli kwatermistrz zobaczy, że z kimś rozmawiam, pomyśli sobie, że jestem leniwy i dostanę w skórę. Ale miło było porozmawiać. Okej, okay, czyli znalazłem tego czegoś? Elfa, co zwiał od kwatermasterka, tak? Chciałem się przywitać. O. A czy jak... Oj, co jest? Chwila. Witaj, kurde. Ponownie, potrzebujesz Wiknę, czegoś? Chyba, że wyszedłem, zobaczmy. O, w porządku. Miło znów cię widzieć. Okej. Okay. A, i tyle? Co? Witaj, ponownie. Cześć, siema, Mateuszu. Cześć, co to za A co masz na myśli? Zajmuję się dostarczaniem wiadomości w obrębie obozu. Masz dla mnie jakąś? Nie, przepraszam za kłopoty, nie chciałem tylko porozmawiać. Mam wiadomość. Co więcej... O, chwileczkę. Czy to przypadkiem nie tobie miałem oddać miecz Sir Garlena? Bo wydaje mi się, że Kowal już skończył nad nim pracować. Perswazja? Tak, jest to właśnie mnie. Miałeś oddać ten miecz. Zobaczę. O, co za ulga. Dzięki tobie uniknę batów, to pewne. Powinienem wracać do swoich obowiązków. Get trolled, bro! Ty jakiś miecz złapałem, co jest? Kurde, otrzymałem przedmiot jakiś. Co ja dostałem? Jakąś kosę, turbo wypas? Czy to zwykły sztylet? Nie, długi miecz przed chwilą znalazłem, coś mi się wydaje. Chyba, że to questowy jest jakiś item. Nie, ty dostałem... Wziąłem gościa ze sztyletu, obrobiłem? Co ja zrobiłem właśnie? A nie, to jest miecz Sir Garlena. Długi miecz, coś tam. Ty, jak znajdę gościa, to mu oddam, a jak nie, to sobie sam będę nosił. Elficki posłańcy, zrobiłem cię, chodziłam, bo i do przodu. To jak grasz kobitką, to kogo będziesz bajerować? Alistera, Leanę czy Zevrana może? No, po wystąpieniu rudego gościa na zamku Nari, co chłop zrobił, to całkowicie po prostu, no po prostu nie, porażka to była. Ale jeszcze nie wiem właśnie. Bo nie kojarzę opcji, kto z kim tam co i w ogóle. Nie dotykaj tego truchła. Spalimy je, żeby nikt się nie zaraził. Dobrze, nie będę. To właśnie jeszcze nie wiem. No ale po tym, co zobaczyłem w wykonaniu tego ziomka, to całkowicie... Nie, no wybrałem koniec końców panią Elfkę niż tego rudego typiarza, bo po prostu chłop co zrobił. Ale no nie wiem jeszcze, będę musiał pomyśleć. Muszę poczytać, jakie są opcje romansowe. Kurde, Alistair to taki chyba obvious wybór jest strasznie. Wydaje mi się, że tam właśnie bo Leilana to laseczka, a Zevran to gościu jest, no nie? Wtedy to by mogło być spoczko całkiem. A ten przysiarz naczelny, nie masz nic do powiedzenia? Wybacz mi, muszę... A ten miecz, który ja zdobyłem, to taką miał być? Garlena. Okej, Garlena, spoczko. Jakiś przywódca. Czego ci trzeba? Mam nadzieję, że nie przynosisz kolejnej instrukcji. Nie, no jak można laską z laską romansę robić, to spoko sprawa całkiem. To mi się nawet podoba. Przeboleję wszystko, tylko nie Lelianę. A Kumiś? Dlaczego? Coś z nią jest nie tak? I w ogóle? Nie, no spoko. No, ten. Nowa seria już zaczyna z 3-godzinnym opóźnieniem. Będzie powtórka na spokojnie, każdy będzie mógł obejrzeć. Z każdym rozmawiasz w ten sposób. Kolejny instruktor. Czegoś ci potrzeba. Mam nadzieję, że przyjesz kolejnych instrukcji. Kolejne instrukcje. Tern Logan już tuzin razy zmieniał marszrutę naszych oddziałów zwiadowczych. Mhm. Skoro nie przychodzisz od Terna, to czego tu szukasz? Jesteśmy zajęci. Pozwolę ci zająć się swoimi sprawami. Nie wyglądacie jak inni żołnierze wychodzący z skład armii. Bo znacznie się od nich różnimy. Jesteśmy popielnymi wojownikami. A to znaczy? Metody naszego treningu pochodzą z czasów, gdy Luthias, krasnoludzki syn, opanował sztukę wywoływania szału bitewnego. No, właśnie szkoda, że Morrigan nie... Z której to umiejętności słynęły ówczesne krasnoludy. Na pewno to będziemy... bardzo stara opowieść. Będziemy z nią tam też, myślę, że się bawić w ogóle. Słusznie, Rudy z zamku jest trochę brach, na szczęście zdech. A no, nie, no szkoda tej elfki, no. Wziąłem tam elfkę i w ogóle ona wyjrzy za drzwi, zobaczy co tam i dostała taką kosę, czy tam, kurde, strzał, że uff, to było naprawdę słabe przedstawienie. Mogę się zapytać, czy mogłabym ją usłyszeć? Nie jestem bardem, ale zrobię co w mojej mocy. No to dawaj. Luthias należał do plemienia Kleinów. Był podobno zbyt niski, aby zostać wojownikiem. Nie brakowało mu jednak siły Leilana i zawziętości. Leilana jest bardzo irytująca. Wódz plemienia wysłał go do Orzammaru, aby wynegocjował przymierze z krasnoludami. Tam Luthias zakochał tak, się w córce Skeja z początku i zabrał ją ze sobą. Skeja nauczyła Luthiasa wywoływania szału bitewnego, umiejętności pozwalającej wojownikowi wykrzesać z siebie maksimum sił, ignorując przy tym ból. Luthias przekazał tę wiedzę innym Kleinom, a ci uczynili go swym wodzem. Okej, więc jesteście potomkami Kleinów. Kleinowie byli po prostu pierwszymi, którym Luthias przekazał swe nauki. Innych zainspirowała jego śmierć.
Okej, a jak umarł? Męstwo Lutiasa pozwoliło mu zdobyć miłość Moridana, pięknej przywódczyni innego plemienia. Kiedy Skaja dowiedziała się o jego zdradzie, wróciła do swojego ludu. Spoko? Lutias był rozpaczony. Myślę, że będzie spoko. Morriganan doprowadzał Rudego na pewno je przebije. Wojny w sensie plemionami. Cringe'u i w ogóle w końcu Lutias zabił Morriganan w pojedynku. Odniósł jednak przy tym ciężkie rany i zmarł, kiedy ustał jego gniew bitewny. Okay. Tamtego dnia przybyły z Orzammaru krasnoludy Orzammar. I to już Lutiasowi honorowy coś. Pogrzeb w górach. Nauki Lutiasa nie zostały zapomniane. Kierujemy się nimi po dziś dzień. A więc zdradził swą żonę i zabił kochankę. Well played. A co się stało z żoną? Z Mówi się, że przed rozstrzygającą bitwą wróciła do Lutiasa i dała mu krasnoludzką kolczugę oraz ostatnią noc namiętności. Następnie znikła na zawsze. Jak zawsze. Jeśli mieszkała w Orzammarze, tylko krasnoludy mogłyby odpowiedzieć na to pytanie. Okej. Okay. Interesująca legenda, dziękuję. Mogłeś po prostu powiedzieć, że był pierwszym popielnym wojownikiem, a więc zdradził żonę i zabił kochankę, ale no może nie będę wjeżdżał tutaj na nich, także to no interesujące. Wolno nawijają? No czasami tak mają trochę tak ten. Dlaczego psy zostały pomalowane? Do odróżniania nas od wrogów psy używają węchu, ale w czasie bitwy zapach lejącej się krwi może je zdezorientować. Okay. Dlatego malujemy się za pomocą kadisu, którego woń jest silniejsza od zapachu krwi. Malujemy także nasze ogary, aby wiedziały, że jesteśmy po tej samej stronie, co one. Nieźle. A co jeśli wrogowie też pokryją się niby kadisem? Jak? Planujesz ukraść nasz kadis i podać go mrocznym pomiotom? Nie, ale no, mogłem skończyć go ten. Nic z rzeczy chyba żartuję, dlaczego nie? Jeśli zapadłoby odpowiednio wysoka. Uff! Nie, no co ty, no ziomo? Dobrze. Słyszałem, że śmierć jest niezbyt przyjemna. A do czego się przygotowujecie? Mamy przeprowadzić rekonesans w głuszy i sprawdzić, jakie postępy poczyniła horda mrocznych pomiotów. Domu dwie rzeczy, kolczugę i dupę. Osaczymy i zabijemy tak, pokaźną liczbę dokładnie tak. Polowanie uznać będzie można za udane, jeśli mój ogar przeżyje. W każdej legendzie musi być jakieś ciupcianie. Nie ma dobrej zginie, legendy bez tego motywu. Będę po prostu, go nie? Dziś wieczór opłakiwać. Okej, okay. Ogar nie, no chyba przeżyje. Jeśli przeżyje zginięcie z krwią, co można myśli? No to, że ten, opowiedz mi o Lutiasie, a krew mrocznych pomiotów jest trująca, ale nie musi być śmiertelna. Te, którym uda się przeżyć, stają się odporne na jej szkodliwe działanie. Takie hartowanie w boju. Mówią, że zarażona krew doprowadzi w końcu do szaleństwa nawet tych, którzy przeżyją. Ale dzisiaj to się nie zdarzy. Dzisiaj będziemy polować i zabijać. Okej. Okay. A może nie bierzcie psów? Psy walczą u naszego boku. Nie zamartwiamy się o nie, jak gdyby były dziećmi. Okej, okay, no więc czym zajmuje się taki popielony wojownik? Ujarzmiamy szalejącą w nas furię, pielęgnujemy ją, a następnie uwalniamy, by pozostać na polu bitwy, aż ostatni z przeciwników padnie. Dlatego taki podkurwiony gość tutaj. To metoda krasnoludzka, ale zaadaptowaliśmy ją tak, abyśmy mogli walczyć z naszymi ogarami u boku. Tak właśnie walczymy. Ja całkowicie polegam na moim ogarze, a on na mnie. Nie no, to spoko w ogóle. Też mam ogara Mabari. Masz więc ogromne szczęście. No raczej. Wyszkolony ogar Mabari jest równie niebezpieczny jak dobrze naostrzony miecz. Nie mam oczywiście na myśli miejskiego pieska domowego czy jednego z tych, co to lubią siadywać u starych babci na kolanach. Jasne, a o tym Lutiasie? Nie jestem bardem, ale zrobię co A, no to o tym Lutiasie już żeśmy słyszeli historię. Iż niedługo szczęśliwie detektuje. Dobra, no to dobra, już tą historię znamy, niepotrzebnie zagadywałem. Co się stało z żoną Skeją, mógłbyś powiedzieć ten, dobra. To dla mnie zaż... Idę. Dziękuję. Elo. Zbliża się polowanie, w którym zamierzam wziąć jak udział. Jak psa nazwałem, Nari? No zaraz ci pokażę tutaj. Razem z czatem żeśmy nazywali. Tam, taram, tam, tam. Jest Reksio Siema. Szczeka radośnie. Nie, no tutaj akurat się wziąłem, stwierdziłem, że niech czat zadecyduje. No i tutaj dużo głosów było na Reksia. Także Reksio, taki niepozorny cwaniaczek do walki będzie sam raz. Już wkrótce. Okej, wydaje mi się, że żeśmy... Pogadali już ze wszystkimi tutaj. Naczelny psiarz chyba już nie chce ze mną gadać. To chyba jedziemy teraz już ten. No żeśmy tu zrobili, co trzeba było zrobić. Tutaj później do wyciszonego walniemy w łeb i zbierzemy coś tam. Na wojnie najlepsze jest podklasa łupieżca. Każdy wróg to apteczka. O kurczę. No to w sumie brzmi spoko. Jeszcze nie wiem, bo tam chyba na 7 poziomie dopiero będę wybierał tą subklasę. O co chodzi tym razem? Czy Szara Straż nie uzyskała już ze strony kręgu wystarczającej pomocy? Przyszedłem tylko po to, by przekazać ci wiadomość od wielebnej matki, szanowny magu.
Bezi z Gothica 4. Nie obchodzi mnie, czego pragnie jej świątobliwość. Jestem zajęty, pomagam Szarej Straży. Z rozkazu króla pozwolę sobie tabliczka? Dodać. Jaka tabliczka? To co, miała napisać do ciebie list? Tabliczka czekolady, ha, kinderka, proszę bardzo, to dla was, kinderka. W taki sposób nękano. Nie dla cwaniaka, dla Rubina. To ja nękałem ciebie, dostarczając ci wiadomość. Co za nękanie? Danina nie przynosi ci zaszczytu. Halo. A myślałem, że tak dobrze się ze sobą dogadujemy. Trigger jakiś? Chciałem nawet nadać twoje imię swojemu dziecku. Temu zrzędliwemu. Dosyć. Porozmawiam z tą kobietą, skoro nie ma innego wyjścia. Z drogi, głupcze. Ale milutki, nie? Jedyną dobrą stroną plagi jest gra to, idzie super, że jednoczy naprawdę. Ze sobą sprzedaj tych, zbędny sprzęt, co okay. muszą się z nią zmagać. Jak łowca nie będziesz go miał do wyboru. XD, ono nieźle. Przepraszam, co takiego? Wiesz, co jest jedną dobrą stroną plagi? Jest to, że jednoczy ze sobą tych, co muszą się z nią zmagać. Doskonale wiem, co masz na myśli, bardzo dziwny z siebie człowiek. To krewne, co myślisz, przepraszam, no, masz rację. Jak na zabawie. Moglibyśmy wszyscy stanąć w kółeczku i złapać się za ręce. To dałoby mrocznym pomiotom do myślenia. A, no i oczywiście to jest głos tego. My się chyba nie znamy, co? Jaskra. Nie jesteś przypadkiem kolejną czarodziejką? Jaskier, co tu robisz? Dobry Jaskier. Gothic 4 nie istnieje, przecież wiem, ale... To takie nawiązanie do dzisiejszego odcinka z Gothica, co powiedziałem. Nie znamy się, jesteś pewnie Alister... Nie jestem czarodziejką, nie no, zepsułoby to się. A ty jesteś nową rekrutką Duncana, jak przypuszczam. Miło mi cię poznać. Oto ja. Jako młodszy członek zakonu będę ci towarzyszył podczas przygotowań do twego dołączenia. Dołączyć będę mógł? Miło cię poznać, Sam Velaya. Tak. Imię się zgadza. Yes. Wiesz co? Właśnie sobie uświadomiłem, że niewiele kobiet wstępuje w szeregi Szarej Straży. Kinderka byście chcieli, kurde. Zastanawiam się dlaczego. Grubaski. Ciekawe jestem, ile taki jeden kinderek ma tego. Zastanawiam się, dlaczego mało kobiet? Chciałbym, żeby w straży było więcej kobiet. Pewnie dlatego, że jesteśmy dla was zbyt inteligentne. Mówię sobie radzi lepiej niż większość kobiet. Może przestaniesz traktować mnie jak kobietę. Może dlatego, że jesteśmy zbyt inteligentne. Ale o czym w takim razie świadczy twoja obecność? O tym, że bardzo chcę wyruszyć już w drogę, o tym, że mam niewiarygodnego pecha, jesteś po prostu jednym z chłopaków, o tym, że nie jestem tobą zainteresowana. Tak od razu rejection. Ile tu jest na batona? Batonik, jeden batonik ma 71 kilokalorii. Okej, to tak mało coś chyba, ale rzeczywiście, no. W 100 gramach jest 566. O, człowieku, przecież taki całkiem już obiadek normalnie. Ale w jednym batoniku 71 gramów. Całkiem spoko. A czego najwięcej ma? No, wiadomo, cukru węglowodany najwięcej, ale tłuszcz też, białko też jest. W sumie te batoniki całkiem spoko sprawa, ale no... dużo cukru i wszystkiego, także ja zjadłem tego jednego przed chwilą i kurde mam już dosyć. Tak, na cukier wiem. Znaczy chciałem po prostu sprawdzić kaloryczność takiego batonika jednego. Mniejsza z tym, co tutaj robimy? O tym, że niewiarygodnego pecha mamy. Tak czy siak. Kiedy będziesz gotowa, wróć do Duncana. Bo nam ojca i matkę zabili. Domyślam się, że chciałby już zacząć. Już sierotką nasza jest Velaya. Ta kłótnia, której bądź świadkiem... o co poszło? Z magiem? Krąg znalazł się tutaj na prośbę króla i zakonowi bardzo się to nie podoba. Nie, Arkania to nawet nie Gothic. Już straciła prawa magom, w ogóle do nazywania się Gothiciem. Także to no, stawia jest mnie poza kanonem całkowicie. W niezręcznej sytuacji. Sam byłem niegdyś templariuszem. Templariuszem byłeś? Nie wiesz? W takim razie wersja skrócona. Zakon stara się kontrolować magów, bo ci są niebezpieczni. W tym celu utrzymuje templariuszy, którzy szkoleni są w sztuce tropienia i zabijania apostatów. Taki właśnie trening odbywałem, gdy 6 miesięcy temu zwerbował mnie Duncan. Okej. Jestem pewien, że wysyłając mnie jako posłańca, Wielebna Matka chciała temu magowi ubliżyć. Nie. A on od razu Arkania się zorientował, jest niekanoniczna, jest poza kanonem w ogóle Nigdy Gothica. Bym się nie zgodził, tylko, że ja lubię sobie pośmieszkować tego czasami. Ale Duncan mówi, że mamy ze sobą współpracować. Mhm. Do nich najwyraźniej jego słowa nie dotarły. No, chyba nie. A co z innymi? Dawid i Ser Jory są tutaj w obozie. Widziałaś się z nimi? A, no tak, już z jednym i z drugim żeśmy gadali. To ułatwia sprawę. Obaj wrócili już pewnie do Duncana. Tak, tak było. Chyba nie musisz mi towarzyszyć, prawda? Nie mogę się doczekać, żeby z tobą podróżować. A, zasłodźmy mu trochę tutaj. Naprawdę? To ci dopiero odmiana. Niech będzie. Jeśli masz jakieś pytania, daj mi znać. W przeciwnym razie, prowadź.
Niech się trochę poczuje. Samouczek, członkowie drużyny i taktyka. Gdy nie wydasz rozkazów członkom drużyny, będą oni zachowywać się zgodnie z ustaloną przez ciebie taktyką. Wybierz teraz Alistara chyba po prostu. Aby zrobić, kliknij lewym przyciskiem myszki na nim lub na portrecie. Przejdź teraz do ekranu taktyki. Okej, to o tym, co mówi Macio. Możesz wykorzystywać różne taktyki. To co, jako wojownik byśmy mogli w sumie? Czy obrońca na przykład? Okej, widzę, że obrońca do niego bardziej pasuje. Postać atakowana z dystansu, zasłonę tarczą, cios tarczą, uderzenie tarczą, tutaj bliższe widoczne, żywotność. Okej, to myślę, że taktyka zwykła, podstawowa będzie super. Dobra, Alistar, dawaj kuferek, otwieramy. Co tu ciekawego? Nowicjusza, runa, buty i jakieś duperele. Za chwilę to oczywiście wszystko sprzedam w pizdu. Ja mu też, on też jakieś tam itemki już, ale on chyba już ma całkiem fajne w sumie. Widziałem, że tam całkiem spoko kosę. Alistar bardzo pasuje do Morrigan. Mówisz? Ja nie wiem, Morrigan to mi się wydawała taka... Troszeczkę taka fajna, wredna, ale taka spoko wredna. Ten turbo miecz to ten rodowy, plus jeden do ataku. Zastanawiam się, co z tym Garlenem w ogóle też, bo w sumie ten Garlena miecz jest lepszy od mojego tego, od tego mojego rodowego miecza. Kurczaczki. Dobra, sprzedam oczywiście trochę syfu. Zastanawiam się cały czas nad zbroją. Czy lepiej by było założyć właśnie ćwiekowany zestaw? Czekajcie, mam 7 pancerza, tak? 7 pancerza, obrony 62. 7 pancerza, 62 obrony. A zobaczmy, jak teraz sobie założę. Tyk, cyk i cyk. 6 pancerza i 63 obrony. Okej. Czyli ten pancerz zmniejsza obrażenia zadawane na takim fizycznym. Wartość współczynnika penetracji broni służy do neutralizacji klasy pancerza. Kurczę, to straciliśmy jedną klasę pancerza jakby przez zdjęcie łapy lwa. Cholercia, to jest jednak sporo, 62, no chyba jednak wolę mieć wyższą klasę pancerza i stracić tylko jedną obronę. Prawdopodobieństwo tylko spada. Także no, to będzie fajniejsze. Zastanawiam się, co ja zrobiłem z hełmem. Miałem ten hełm z DLC-ka i kurczę, nie mam, no. Dobra, panie Quatermaster, nie mogę, co za tekstury. Ale panie, bieda, o, w końcu, no przez chwilę wyglądał normalnie, a teraz już nie. Pokamie towara bydlaka. Powiedz, czego szukasz? Szukam tutaj u ciebie sprzedajki, trochę muszę zrobić. Okej, to co, sztylety możemy sprzedać, elo, wielki miecz może zostawimy, ostrze ze srebrnorytu, to zostawimy. Długi miecz, sprzedam chyba w piździu, sprzedaj hyc, buławy sprzedamy, nie potrzebuję. Krótki łuk może jeden sprzedam, ale jeden zostawię w razie gdyby coś tutaj trzeba. Chociaż mogę korzystać z długiego, więc krótki mi się nie przyda chyba. Chociaż nie wiem, czy krótki czy długi lepszy, ale już poszło do tego, to już ten. Dobra, te buty sprzedamy. Zbroja skórzana. Mam taką samą, w sumie tylko że ćwiekowaną. No dobra, także elo. Ta łuskowanie zostanie chwilowo. A ta tarcza mała, co ona daje? Pukle, żeliwo, siła, odnowienie. Kurczę, nie potrzebuję chyba tego, nie? Jak coś to ma tutaj. Łapy precz od złota. Toker 20 złotych. Bardzo dziękuję. 20 złotych. Za dwie dyszki. Chyba trzeba trochę streamka przedłużyć. No kurczę. Jeszcze troszeczkę. Spoko. Dziękuję bardzo. Oczywiście. No i tak, dokładnie. Zawsze troszeczkę do przodu. No i co? U tego ziomka było to. Był ten, tak? Ten plecak za 57. No dobra, no skoro mówicie, że plecaczek warto zainwestować, no to kupmy go. Wydam całe nasze oszczędności, ale za to będziemy mieli 80 do dźwigu. Także całkiem sympatycznie. Okej, pan wyciszony cały czas pilnuje skrzynik, do której chciałbym się dobrać, ale nie mogę. Ach no, sprawdziłeś się, nie miałeś hełmu na sobie na początku gry. A wiesz co, no właśnie nie wiem. Wydawało mi się, że ten hełm gdzieś tam był wcześniej. O, wiecie co, bo znowu się coś dzieje z tymi teksturami. Mówiliście, że to może być oznaka tego, że gra może się wywalić czy coś. Także lepiej się zapisać. Okej, to co, chodźmy do Duncana. Póki co chyba, żeśmy tu już ogarnęli temat. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Udało ci się znaleźć Alistaira, prawda? Tak, to Alistair, dobrze. A nie Alistair. Rozumiem, że możemy już Alistair. Rozpocząć przygotowania. Zakładam, że skończyłeś już drażnienie magów, Alistairze. Co mogę powiedzieć? Czcigodna matka zastawiła na mnie pułapkę. Poczuciem winy włada tak, że powinni znaleźć dla niej miejsce w armii. Zmusiła cię, byś obraził maga, tak? Nie możemy nikogo do siebie zrażać, Alistairze. Nie możemy też dostarczać argumentów tym, którzy wykorzystają je przeciw nam. Masz rację, Duncanie. Przepraszam. Dobrze więc, skoro wszyscy już tu jesteśmy, możemy zaczynać. Wasza czwórka uda się do głuszy Korkarii, gdzie wykona dwa zadania. Po pierwsze, macie zdobyć 3 fiolki krwi mrocznych pomiotów. Po jednej dla każdego rekruta. Okej. Po co mam krew mrocznych pomiotów? Mam zapuścić w głuszę? Chyba niebezpieczne. Z pewnością mogę sam zdobyć krew, na razie trochę akcji. A po co nam ta krew? Do rytuału dołączenia.
Wszystko wyjaśnię, gdy wrócicie. Jasne, okej. Okay. A drugie zadanie? Gdzieś w głuszy znajdowało się niegdyś porzucone archiwum Szarej Straży. No dobra. Być może została tam pewna liczba zwojów zabezpieczonych za pomocą magicznej pieczęci. Chcę, byś je odzyskał, Alisterze. Okej. Okay. Znalezienie archiwum i trzy fiolki. A cóż to za zwoje? Stare traktaty, jeśli tak bardzo cię to interesuje. Obietnice wsparcia złożone dawno temu na ręce Szarych Strażników. Po co wam to? Dawniej traktowano je wyłącznie jako formalność. Ponieważ jednak tak wielu zapomniało o złożonych przez siebie obietnicach, podejrzewam, że dobrze byłoby dysponować czymś, chcecie to co wykorzystać. Odświeży im pamięć. Okej. Co jeśli ich tam nie ma, no to wiadomo, a jak znajdziemy archiwum? Teraz będą to pewnie porośnięte roślinnością ruiny, ale zapieczętowana skrzynia powinna pozostać nietknięta. Alister zaprowadzi was na miejsce. Jasne, dobra. Znaleźć archiwum i trzy fiolki. Uważaj na swoich podwładnych, Alisterze. Wracajcie szybko i bezpiecznie. Tak jest. Niechaj Stwórca czuwa nad wami. Zobaczymy się po powrocie. Bardzo mi się podoba, że to nie my będziemy tutaj jakby głównymi jakby koksami, tylko Alister jest jakby głównym tutaj ten. Czyli tak naprawdę byśmy mogli zrobić coś takiego i wiecie, to my mamy zaprowadzić właśnie tych leszczy, czyli na przykład właśnie Jorego, Daweta i Velaję naszą na przygodę. Także teraz powinienem się wczuć w rolę Alistera jako przywódcy tego wszystkiego. W końcu pamiętam, że był taki wśród DLC. No właśnie ten Helms DLC coś mi kurde uciekł, no. Czołem. Siema. Słyszałem, że masz coś do zrobienia w głuszy. Brama jest dla ciebie otwarta, tylko uważaj na siebie. Dziś wieczór nawet szara strażniczka nie będzie w lesie bezpieczna. Wybory zdał mają wpływ na Dragon Age 2. A, to wiem, tak, kojarzę. Można sobie wziąć, wgrać sejwika. Level up, czyżby wskoczył? O, to spoko. Co się dzieje z teksturami? No właśnie nie wiem. Po prostu pewnie różne modyfikacje. Zobaczcie, na przykład teraz nasza Velajka ma jak coś zbroję. O, gdzieś coś możliwe, że któraś modyfikacja coś psuje. Level up rzeczywiście? Rzeczywiście jest plusie gdzieś tutaj. Łotrzyk poziomu trzeciego. Pięknie. Co tam mogę sobie teraz dać? Mogę rozwinąć jeszcze nasze umiejętności, więc to chyba dobry pomysł, abyśmy podwójne uderzenie może? Chociaż to tam trafienia krytyczne i ciosy w plecy nie wchodzą. Może to te zręczne ręce? Chociaż bym stawiał, że będę miał kogoś zręcznego jakiegoś cwaniaka w tym, więc bym wolał tutaj wyszkolenie bojowe ulepszone. Kurczę, no. Chociaż może to otwieranie nie będzie takie złe. Nie mogę nic dać poza tym podwójnym uderzeniem więcej, no, więc chyba tak zrobię. A wstecz nie mam tutaj nic do rozdania, nie, niestety. Także możemy dać w te ataki, niech będzie. Naked mode activated. O, jak to? O nie, nie, no chyba nie była goła, po prostu tak ten, coś się tu buguje troszeczkę. A ruszymy się, to zaraz się naprawi. No, szybki plusik, co jest, jeszcze plus? Jak to? Awans? Jak to awans? Przecież już... O kurczę, rzeczywiście. Gdzieś tu dwa awansy chyba gdzieś mi uciekły. Dobra. To co? Możemy lecieć jeszcze w zręczność bardziej. Może w ten spryt też dajmy plus jeden jeszcze. Super. Okej. Okay. Czyli takie dwa jakieś jakby ala poziomy. Spoko. Ale śmiesznie. I mamy... Co to jest? Wilk. O, dobra. Cześć wilczku. Co ty tu robisz? Zamach dwiema broni. Nie no. Nawet nie muszę się starać specjalnie na te wilki. Mamy dobrą ekipę. Co tu podejdę? Czasami. Ładnie, wilczki. Wilczki nie mają szans z nami. Tylko jedno z nas przeżyje. Nie do końca śmieszne. Dobra, chwileczka, zobaczmy. Nieźle. Okej. Okay. I jeszcze tutaj wilczek. Co tu się stało? Ale rzeź. Dobra, ładnie. Czy da się jakoś szybciej zbierać itemki? Te skóry wilka fajnie. O kurde, jakie gusteczki zostały z wilków. Ojojoj. No, zaczynajmy. Dawaj, laska, zbieraj wszystko, co się da. Słaby okład leczniczy z wilka. O kurczę, to znaczy, że zżarło jakiegoś wojownika, który zdążył się wyleczyć. O, są tu rzeczywiście martwi ludzie. Okej, okay. Misjonarz Jogby. Co tu, misjonarzu? Czemu leżysz plackiem w tym, kurde? List. List osobisty. List od Jobiego. Jak to, co to za list jest? Gdzie ten list leży? Gdzieś pewnie w journalu mi go schowano. Ostrogar, historii rozmowy, zadania... Dodatkowa zawartość, ojej, to chyba tu bieżące zadania. Przęsa Chlera jakaś, kurde. Głodny deserter. A, to już zrobione zadanka chyba były. Dobra. Co tu się znajdzie, czytaj uważnie i ze zrozumieniem znajdziesz. Aha, co znajdę, to czytać ze zrozumieniem. Okej, okay. A jak mogę przeczytać tutaj ten, to coś, co dostałem?
ten list jakiś. No tu klucz do skrzyni, tu są jakieś pierdółki. Skoro wilka wielki... Kurde, nie ogarniam trochę, wiecie, swojaki. Znaczy, powinno być tu w jakimś dzienniku, tak? Bieżące zadania, misjonarz. Nieopodal wejścia do Góry Kozary znalazł zwłoki i przy nich list z opisem drogi prowadzącej do miejsca, w którym zmarły miał się spotkać z ojcem. Więcej informacji na temat znajdziesz w liście od Jogbiego. Okej, okay. Tu jest kodeks, historia rozmowy, zawartość do pobrania, ukończone zadania bieżące. Okej, okay. Czyli to musi być gdzieś indziej. Mapa, taktyka, główne menu, umiejętności, zaklęcia i talenty, karta postaci. Gdzie to jest? Musisz znaleźć w kodeksie. Okej, okay. Czyli jednak kodeks, mówicie. Oki, kodeks. To sterowanie fabularne. Okej. O, jest list. Najdroższy synu, cieszy mnie, że chcesz iść w myśl ślady, nieść słowo stwórcy nieoświeconym. Szkoda, że nie wybrałeś sobie do tego jakiegoś bezpieczniejszego miejsca. Gdy dotrzesz do głuszy, trudno będzie ci znaleźć drogę, ponieważ wymieniam kilka charakterystycznych miejsc, idź z ich tropem. Dotrzesz do skrytki, w której zostawiłem dla ciebie nieco zapasów. Poczynając od wejścia od głuszy od strony Ostagaru, szukaj drzewa opartego o zniszczony budynek. Przejdź pod mostem z powalonego drzewa. Po prawej stronie miniesz zanurzoną wieżę. Spójrz między wysoki i zrujnowany łuk. Idź ścieżką pełną korzeni i kamieni. Szukaj dwóch dużych posągów z kufrem pomiędzy nimi. Tam się spotkamy. O mój Boże, co? Nie ma szans, gdzie ja to znajdę? W życiu, człowieku. Konający żołnierzu, co się dzieje? Dlaczego konasz? Co cię żarło? To... Szara straż. Cóż, całkiem nieźle wygląda, prawda? Mój oddział został zaatakowany przez mroczne pomioty. Wyszły spod ziemi. Proszę, pomóżcie mi. Muszę wracać do obozu. Spróbujmy go chociaż obandażować, może. Mam tutaj bandaże. Dziękuję. A, ja muszę się stąd wydostać. O kurde. Sadis, siema, witam. Cały patrol zaprawionych w boju żołnierzy zabity przez mroczne pomioty. Coś tu się podziało niedobrego. Jeśli zachowamy ostrożność, nic nam się nie stanie. Ci żołnierze byli ostrożni, a mimo to zginęli. Ile mrocznych pomiotów może zabić nasza czwórka? Tuzin? Setkę? W tych lasach czai się cała armia. W okolicy są mroczne pomioty, siema, ale Łukaszu. Na główną część gram Hordy laseczką raczej się nie człowiekiem. Skąd możesz wiedzieć? Wiebrański? Nie jestem tchórzem, ale to jakieś... lekkomyślne. Co się stało na nosie? Powinniśmy zawrócić. Na moim nosie? Nie, no wszystko spoko. Znaczy, jeśli chodzi o okulary, to dzisiaj po robocie zapomniałem zdjąć i tak siedzę w nich cały czas. Stawianie czoła tym niebezpieczeństwom to część naszego testu. Daleko nam do bezradności, damy sobie radę. To też część testu. To prawda. Wiedz jedno. Każdy szary strażnik potrafi wyczuć mroczne pomioty. Niezależnie od tego, jak są przebiegłe, mogę ci zagwarantować, że nie wezmą nas z zaskoczenia. Dlatego tutaj jestem. Tak jest. Widzisz, panie rycerzu, możemy zginąć, ale zostaniemy ostrzeżeni, nim to się stanie. I to miało być... Jaki śmieszek. Nigdy nie mówiłem, że będzie łatwo. Ruszajmy. Chcesz zostać szarym strażnikiem, to weź się kurde do roboty, gnoju. Lecimy. Tam była właśnie mowa o jakimś zawalonym coś tam moście z tego i w ogóle kwiat z głuszy. O, i to mi się podoba, już jakiś itemek, jak widzicie. Kwiat biały z czerwonym pośrodku. Nadzorca psiarni w Ostagarze wspominał o takich właśnie kwiatach. Wiesz po co może mu one by... Nadzorca psiarni mówił, że taki kwiat może pomóc psom, które rozchorowały się po zetknięciu z mrocznymi pomiotami. Tak czy siak oferował nagrodę temu, kto zapuści się w głuszę i przyniesie taki kwiat. Może warto się nad tym zastanowić. To wszystko. Okej, pewnie, jak najbardziej. Będziemy zbierać w takim razie kwiatki? Haha, dobry pomysł. Okej, coś mi chce bić. Czyżby to byli pierwsi jacyś ten? Pierwsze, może zaczekamy na nich. Co jest? Oni albo kurde, góra do Mahometa, albo Mahomet do góry. Nie ma takiej opcji. Tutaj widzę, że gra... A, ten nie przejdę. To jest koniec mapki. No dobra. Bo tam było coś z zawalonym drzewem, dlatego tak się tam... Tam elf jakiś korzeń. Tam jakiś macha już kosy. Szybki strzał jakiś tutaj leszcz. Dobra. Zaczynamy. Hurlok na wejściu. Walnę mu cios poniżej pasa. Teraz dwie bronie. Siek, szybciutko. Porobimy chłopów. Dobra, to wy się zajmijcie, a ja skoczę na łuczników. Bo to chyba się może źle skończyć dla nas, jeśli będą tak ostrzeliwać. Co to za jakieś gobliniarskie najgorsze? O, ale mi pierdykną w plecy! Co za gul? Halo, proszę przestać bić Robina. To jest moje pasa, podwójne uderzenie. Make, pudełko. A, bo podwójne uderzenie to jest jakiś ten... buf jak taki. Okej, spoko. Też sprawa. Całkiem nie najgorzej.
No i super. Łatwo poszło. Czyli mamy pierwszy jakiś tutaj ten. Fiolka z krwią. O właśnie. I tego potrzebujemy. Także idealnie się składa. Już wpadają pierwsze questowe rzeczy. Robi na mało czasu. O kurczę, już 0-0 na zegarze. No to w takim razie chyba dalsze tutaj nasze przygody. Ale zawalczyliśmy już sobie dzisiaj z tymi wrednymi stworami. Mamy już tutaj pierwszą potyczkę za nami, także wydaje mi się, że będziemy kontynuować naszą przygodę na kolejnym streamku. Kolejny streamek będzie na pewno jeszcze w tym tygodniu. Wiewióra! O, Zbychu, gdzie biegniesz? Halo! O nie, uciekł, to nie mógł być Zbychu, niestety. Nie te uniwersum. No także cwajajki, będziemy kontynuować oczywiście sobie na kolejnym live'ie. Zrobię sobie tu zapis Gusza, Kocari i zrobimy sobie, nie wiem, jedyneczkę taką taktyczną. No i tak, już koniec, 3,5 godziny live'a, więc całkiem przyjemne wejście w świat Dragon Age'a. Będziemy kontynuować oczywiście, no tak jak mówię, no jutro i pojutrze, nie wiem czy będę miał czas, ale jakoś tam w okolicach weekendu na pewno stream jak się pojawi. A tymczasem, no co, dzięki wam za dzisiaj, trochę zleciało szybciutko, fajnie, że taki początek, myślę, że kolejne streamy to będzie się jeszcze więcej działo, także fajnie, to co z fajki? Dzięki za dzisiaj, timerek off, udało się ogarnąć, całkiem fajnie tutaj już start i też myślę, że już bez większych problemów technicznych będzie można kontynuować zabawę. To co, fajki, trzymajcie się cieplutko, korzystajcie jeszcze z wolnego wieczoru, bawcie się dobrze, no i do kolejnego streamka. Dzięki, cześć. Pa, pa! I pstrykam i uciekam. Lecę pędzę. Dajcie znać, jak pstryknięcie cię usłyszycie. Hmm.